Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Otwieram w dniu dzisiejszym, czyli 22 lutego 2023 roku, 63. sesję 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Chciałem przywitać wszystkich zgromadzonych, przede wszystkim gości Państwa, burmistrzów, pracowników, radnych, wszystkie osoby, które nas oglądają. Także witam serdecznie. Chcę również przypomnieć o tym, że obrady sesji są transmitowane. Wobec tego proszę o zachowanie zasad RODO i przestrzeganie ich. Przeczytam porządek obrad 63. sesji w dniu 22 lutego 2023 roku po zmianach. Punkt pierwszy. Otwarcie 63. sesji 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Punkt drugi. Sprawozdanie burmistrza Rabki-Zdroju z działalności międzysesyjnej. Punkt trzeci. Informacja na temat działania jednostki ratowniczo-gaśniczej w Rabce-Zdroju. Wystąpienia komendanta jednostki ratowniczo-gaśniczej. Punkt czwarty. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju. Wystąpienie komendanta policji. Punkt piąty. Informacja Straży Miejskiej w Rabce-Zdroju z wykonywanych czynności w 2020 roku. Wystąpienie komendanta Straży Miejskiej. Punkt szósty. Podjęcie uchwały na wniosek burmistrza Rabki-Zdroju. I podpunkt pierwszy. W sprawie zmian w budżecie gminy Rabka-Zdrój na rok 2023. Podpunkt drugi. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Podpunkt pierwszy. W sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13 grudnia 2022 roku. Data wpływu na burmistrza Rabki-Zdroju w związku z niewykonaniem przez niego czynności nakazanych prawem polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za pośrednictwem usług danych przestrzennych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa opatrzonej numerem Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju ORG.1510.3.2022. Podpunkt drugi w sprawie rozpatrzenia skargi z 14 grudnia 2022 roku na działalność burmistrza Rabki-Zdroju dotycząca niewłaściwego odśnieżenia ulic w Rabce-Zdroju opatrzonej numerem Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju ORG.1510.4.2022. Punkt ósmy. Podjęcie uchwał na wniosek radnych. Bo to już czyli na razie punkt ósmy to będzie poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Punkt dziewiąty, interpelacje i zapytania radnych. I punkt jedenasty, zamknięcie sesji. Przed sesją wpłynął apel o pozostawienie Muzeum Orderu Uśmiechu w Rabce-Zdroju. I tutaj też stanowisko kawalerów Orderu Uśmiechu w Rabce-Zdroju. I jest prośba do radnych o wprowadzenie do porządku obrad rezolucji dotyczącej poparcia apelu o pozostawienie Muzeum Orderu Uśmiechu w Rabce-Zdroju. Wiem, że pan Michał chciał też do tego punktu, w tej sprawie zabrać głos. Tak, także tak, dziękuję panie przewodniczący. Z wielką radością, satysfakcją stwierdzam, że podjęliście państwo jako przewodniczący wprowadzenie tego punktu pod obrady dzisiejszej sesji. Nie mógł być ten punkt wprowadzony wcześniej ze względu na to, że otrzymaliśmy dosyć późno pewne informacje. Chciałbym, aby społeczeństwo rabczańskie dowiedziało się za naszym pośrednictwem, że to wydarzenie, jakie nastąpiło bez naszej jak gdyby przyczyny, że chcą nam zabrać ten wspaniały
to wspaniałe Muzeum Orderu Uśmiechu, Kawaler Orderu Uśmiechu i przenieść do innej miejscowości, a więc do Głuchołaz. Na wieść o tej informacji, która po prostu została przekazana, z tego co wiem, przez środki masowego przekazu, nastąpiło wśród Rabczan i wśród kawalerów Orderu Uśmiechu Rabczańskich duże wzburzenie. Że mimo wszystko, że jeden z rabczańskich kawalerów uśmiechu jest członkiem kapituły, międzynarodowej kapituły Orderu Uśmiechu, o czym on też nic na ten temat nie wiedział. W związku z tym nastąpiło pierwsze pismo pana Józefa, o którym do kapituły, międzynarodowej kapituły Orderu Uśmiechu, do szefa pana Michalaka, kanclerza. Ja prosiłbym również szanownych radnych o to, abyście państwo zaakceptowali wprowadzenie tego punktu i pozwolili w tym punkcie odczytać bardzo interesujące protesty i rezolucje, a więc Młodzieżowej Rady. Młodzieżowa Rada również wypowiedziała się na ten temat. Wypowiedział się również pan Józef Mateja, który jest szefem, nie szefem, tylko członkiem Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Wypowiedziała się też Rada Muzeum Orderu Uśmiechu, która jest od 26 lat praktycznie przy muzeum i odpowiada za to muzeum. Po prostu, proszę państwa, no jest to uzasadnione oburzenie wszystkich ludzi dobrej woli, którym zależy na tym, aby Rabka, miasto dzieci świata, które ten tytuł uzyskało tylko na bazie międzynarodowego zjazdu kawalerów uśmiechu. I właśnie nie możemy sobie pozwolić, aby ten afisz Muzeum Orderu Uśmiechu przywiązany, ale ściśle związany z Rabką Dzieci Świata, został nam odebrany. Dlatego proszę wszystkich możliwych źródeł, wszystkich możliwych czynności, żebyśmy mogli to obronić i kto może, żeby po prostu jeszcze apelował do tego. Nie mówię tutaj i proszę, chodzi mi o to, żebyśmy mogli zapoznać się z tymi pismami. Dziękuję. Dziękuję panie Michale. Ja może odczytam tutaj projekt uchwały Rady Miejskiej w Rabce Zdroju w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej poparcia apelu o pozostanie Muzeum Orderu Uśmiechu w Rabce Zdroju. I pominę tutaj cały aspekt prawny. Paragraf pierwszy. Rada Miejska w Rabce Zdroju przyjmuje rezolucję w sprawie poparcia apelu społecznego Rady Muzeum Orderu Uśmiechu wystosowanego do kanclerza Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu o pozostawienie Muzeum Orderu Uśmiechu w Rabce Zdroju, którego treść Rada Miejska podziela w całości i który stanowi załącznik niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rabce Zdroju, zobowiązując go do przesłania niniejszej uchwały do kanclerza Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę państwa, poprosiłbym o przegłosowanie zmiany porządku obrad sesji, 63. sesji Rady Miejskiej. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się?
Dziękuję Państwu za głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, 13 głosów za przyjęcie zmiany porządku obrad na wniosek radnych Rady Miejskiej w Rabce Zdroju, wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 8 projektu uchwały BRM 0006.11.2023 w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej poparcia apelu o pozostawienie Muzeum Orderu Uśmiechu w Rabce Zdroju. I to będzie wprowadzone w zmiana w punkcie 8. Dobrze, dziękuję Państwu. Punkt 2 porządku obrad 63 sesji. Sprawozdanie burmistrza Rabki Zdroju z działalności międzysesyjnej. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Goście. Sprawozdanie z działalności za okres od 25 stycznia 2023 do 22 lutego 2023. W okresie międzysesyjnym wydałem 18 zarządzeń jako organ wykonawczy gminy w następujących sprawach. 13 zarządzeń w sprawach finansowych dotyczących zmiany w budżecie gminy Rabka Zdrój na 2023 rok, dwa zarządzenia, wykonania uchwały budżetowej gminy Rabka Zdrój na 2023, trzy zarządzenia, w sprawie zmiany planu finansowego na 2023, rachunków dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy, dwa zarządzenia, zmiany planu finansowego, rachunków dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dwa zarządzenia, zmiany planu finansowego na rok 2023 realizowanego przez Urząd Miejski w Rabce Zdroju, 4 zarządzenia. 5 zarządzeń ogólnoadministracyjnych. Określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkół podstawowych i przedszkoli w roku szkolnym 2023-2024. Przeznaczenia nieruchomości do użyczenia działki zabudowanej domem Solanki oraz zabudowanej wiatą stanowiącą dotychczasowe zaplecze dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pońcach. Zasad przygotowania materiałów do raportu o stanie gminy na rok 2022. Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku. Wprowadzenia regulaminu korzystania z parkingów przy Urzędzie Miejskim w Rabce Zdroju oraz uchylenia zarządzenia z dnia 18 stycznia 2022. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy gminy wydałem upoważnienia z rejestru ORG. 4 zarządzenia zmieniające upoważnienia uprzednio wydane dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach wspierania kobiet w ciąży i rodzin za życiem, zasiłków dla opiekunów z zakresu świadczeń rodzinnych, z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju. Upoważnienie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju. Upoważnienie kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy gminy wydałem upoważnienie dla pani Wiolety Wróbel, inspektora Urzędu Miejskiego w Rabce Zdroju do zgłaszania szkód na mieniu gminy Rabka Zdrój. W wyżej wymienionym okresie wydałem 3 zarządzenia wewnętrzne jako kierownika urzędu w następujących sprawach dotyczących powołania komisji przetargowej na zadanie pod nazwą budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej i deszczowej wraz z odbudową nawierzchni dróg na terenie w Rabce Zdroju, powołanie komisji przetargowej na zadanie pod nazwą przebudowa drogi gminnej ulica Bystra w ramach inwestycji przebudowa dróg gminnych na terenie Rabki Zdroju wraz z infrastrukturą towarzyszącą, powołanie komisji przetargowej na zadanie pod nazwą rewitalizacja rynku w Rabce Zdroju.
informacja na temat realizacji ważniejszych spraw prowadzonych przez Wydział Geodezji, dokończenie 3 uzgodnień lokalizacji sieci i przyłączy, wydanie 6 decyzji o podziale nieruchomości, nadanie 8 numerów porządkowych, no i sprawy wpływające na bieżąco do Wydziału. Natomiast w wyżej wymienionym okresie zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Wydział IRG. Zostały zawarte umowy na usługę zimowego utrzymania na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój. Została zawarta umowa na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych konsorcjum firm Zakłady Komunalne i partnerem jest konsorcjum FCC Podhale Nowy Targ. Cena wynosi 4 914 820 zł 80 groszy. Została zawarta umowa na usługę opróżniania koszy ulicznych na terenie Sołec. Wykonawcą zostały Zakłady Komunalne Spółka z o.o. Rabka Zdrój. Cena oferty 19 090 zł 8 groszy. Zostały zakończone postępowania na zadanie pod nazwą dostawa systemów informatycznych w ramach programu Cyfrowa Gmina. Została zawarta umowa z wykonawcą Network Security Service Piotr Wojtasik Kraków. Cena wywoławcza 170, cena, przepraszam, cena nie wywoławcza, tylko cena wynosi 179 940 zł 86 groszy. Zostało zakończone postępowanie na zadanie pod nazwą opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pod nazwą stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej ulica Zakopiańska w kilometrażu 1560 metrów do 1650 metrów w miejscowości Rabka-Zdrój. Została zawarta umowa z wykonawcą Geocor Kraków. Cena wynosi 151 290 zł. Zostało wszczęte postępowanie na zadanie pod nazwą modernizacja zaplecza szatniowo-magazynowego i sanitarnego na stadionie miejskim w Rabce-Zdroju. W postępowaniu złożono 8 ofert. Pierwsza oferta Monomer Myszków 404 261 złotych 73 grosze. Druga firma remontowo-budowlana Ryszard Smoleń z Pytkowice 211 025 złotych 57 groszy. Trzecia firma handlowo-usługowa Kruczek Nowy Sącz, cena 283 118 zł 72 grosze. Czwarta usługi stolarskie Marcin Szczęśniak z Pytkowice 217 500 zł. Piąta firma handlowo-usługowa Potoczak, Stanisław Potoczak z Kawa, cena ofertowa 277 777 zł. Kolejna firma Profes, firma remontowo-budowlana Rafał Konieczny z Kawa, cena 227 000 277 zł 51 groszy. Glob projekt spółka ZOO Chabówka cena 345 tysięcy. I ósma oferta firma remontowo-budowlana Sikora Marian Nowy Targ 245 tysięcy 43 zł 55 groszy. W chwili obecnej trwają procedury przetargowe. Zostało wszczęte kolejne czwarte postępowanie na zadanie pod nazwą wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Chabówce w ramach zadania pod nazwą poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rabka-Zdrój. Złożono 5 ofert. Pierwsza firma handlowo-usługowa Potoczak z Kawa 2 400 000. Druga firma budowlana Andrzej Zając Rabka-Zdrój cena 2 152 699 złotych 90 groszy. Trzecia firma Profes remontowo-budowlana Rafał Konieczny z Kawa cena 2 216 342 złoty 71 groszy. Czwarta Inare spółka ZOO Kraków cena 2 066 479 złotych 5 groszy. I piąta firma Elektromax Piotr Moroński Raciborowice 2 343 574 zł 42 grosze. W chwili obecnej trwają procedury przetargowe. Zostało zakończone postępowanie na zadanie pod nazwą opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Rabka-Zdrój w 2023 roku. Została zawarta umowa z wykonawcą Inferro spółka ZOO Podgórze za kwotę 193 470 zł 97 groszy. Zostało wszczęte postępowanie na zadanie
Pierwsza część: przebudowa drogi gminnej ulica Poniatowskiego w kilometrażu 2060 m do 3250 m w miejscowości Rabka Zdrój. I drugie: przebudowa drogi ulica Zakopiańska w Rabce Zdroju, boczna do osiedla Sierantówka. W postępowaniu zostały złożone oferty dla części pierwszej, czyli dla ulicy Poniatowskiego. Pierwsza firma Omega, zakład sieci wodno-kanalizacyjnych spółka z o.o. Kraków. Cena ofertowa wynosi 5 298 090 zł 60 groszy. Druga oferta, firma Zybut z Kamienicy. Cena ofertowa 6 758 000 8 zł 57 groszy. Trzecia firma handlowo-usługowa Kośmider Rabka Zdrój. Cena ofertowa 5 997 zł 99 320 zł 62 groszy. Dla części drugiej przebudowy ulicy Zakopiańskiej złożono dwie oferty. Firma Zybut Kamienica, cena ofertowa 1 721 104 zł 19 groszy i druga firma handlowo-usługowa Stanisław Kośmider Rabka Zdrój, cena ofertowa 1 296 013 zł 79 groszy. W chwili obecnej trwają procedury przetargowe. Zostało wszczęte czwarte postępowanie na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Rdzawce w ramach zadania pod nazwą poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rabka Zdrój. Wpłynęło 5 ofert. Firma handlowo-usługowa Potoczak Skawa, cena ofertowa 1 300 000. Firma budowlana Andrzej Zając Rabka Zdrój 1 279 200 zł. Trzecia oferta Komlido Michał Dziubek Domaszowice 1 780 000. Czwarta firma Profes remontowo-budowlana Rafał Konieczny Skawa, firma 1 391 975 zł 61 groszy. I piąta oferta, zakład ogólnobudowlany Plaszczak Andrzej Kojszówka 1 462 409 zł 58 groszy. W chwili obecnej trwają procedury przetargowe. Zostało wszczęte czwarte postępowanie na zadanie pod nazwą wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku przedszkola w Chabówce w ramach zadania pod nazwą poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Rabka Zdrój. W postępowaniu złożono 4 oferty. Pierwsza firma handlowo-usługowa Stanisław Potoczek Skawa, cena ofertowa 1 144 444 zł 44 grosze. Druga Adam Gałek, technika grzewcza i wentylacyjna Kraków, cena 1 537 500 zł. Trzecia oferta Komplido Michał Dziubek Domaszowice 1 500 000 i czwarta zakład ogólnobudowlany Plaszczak Andrzej Kojszówka, cena ofertowa 1 117 448 zł 14 groszy. W chwili obecnej trwają procedury przetargowe. Zostało wszczęte czwarte postępowanie wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku szkoły podstawowej nr 1 w Rabce Zdroju w ramach zadania poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Rabka Zdrój. Termin składania ofert jest do dzisiaj, do 22 lutego 2023 roku. Zostało wszczęte czwarte postępowanie na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku przy ulicy Kilińskiego w Rabce Zdroju w ramach zadania poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rabka Zdrój. Termin składania ofert jest do 24 lutego. Zostało wszczęte czwarte postępowanie na zadanie pod nazwą wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków przy ulicy Podhalańskiej w Rabce Zdroju w ramach zadania pod nazwą poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rabka Zdrój. Termin składania ofert 27 luty 2023. Zostało wszczęte postępowanie na zadanie przebudowa drogi gminnej przy ulicy Bystra. Termin składania ofert jest do 3 marca 2023. Zostało wszczęte postępowanie na rewitalizację rynku w Rabce Zdroju. Termin składania ofert jest do 6 marca 2023. Ponadto w wyżej wymienionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami. Uczestniczyłem w koncercie noworocznym uczniów Szkoły Muzycznej w Teatrze Lalek. Uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym w OSP Rdzawka, OSP Ponice oraz OSP Chabówka. Uczestniczyłem w triorkowym korędowaniu w Teatrze Rabcio.
Uczestniczyłem w premierze spektaklu Kto się boi pani Emś. Uczestniczyłem w sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej. W posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Komunalnej uczestniczyłem w 12. Rabczańskim kolędowaniu. Brałem udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w Chabówce. Uczestniczyłem w otwarciu i zakończeniu turnieju szachowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Bibliotece Miejskiej, w Bibliotece Publicznej, przepraszam. Wziąłem udział w podsumowaniu projektu Serduszkowy Wiersz w formie wideokonferencji. Uczestniczyłem w nadzwyczajnym walnym zebraniu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych. W Starostwie Powiatowym w Nowym Targu uczestniczyłem w konferencji prasowej przy ogłoszeniu wyników naboru z programu Sportowa Polska 2022 Modernizacja Orlików. Uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Szpital Miejski w Rawce Zdroju. Uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Społecznej Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania w sprawie sprawozdania pana burmistrza? Pan Darek, proszę bardzo. Bo pan tam czytał na podhalański budynek termomodernizacja, nie wiem, który to jest. A pana sąsiedni, pan nie wierzył, że to zrobimy, pamięta pan? Ale nie, pytam się teraz o budynek na... Tak, no zakładów komunalnych, tam przy drodze, tak. Tak, tak. Dziękuję. Czy... Że tam się nic nie zmieni, pan powiedział. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytania? Dziękuję, nie widzę. W takim razie punkt trzeci porządku obrad. Informacja na temat działania jednostki ratowniczo-gaśniczej w Rabce Zdroju. Wystąpienie komendanta jednostki ratowniczo-gaśniczej. Zapraszamy. Dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, panie burmistrz, szanowni państwo radni. Dzisiaj prezentacji nie będzie, postaram się szybko, żeby nie zabierać wam czasu. I tak skrótowo bardziej o gminie Rabka, ale oczywiście kilka ogółów również wam przedstawię. W 2022 roku w jednostce ratowniczo-gaśniczej, no tak jak w poprzednich latach, służbę pełniło 40 strażaków, 40 ludzi was pilnuje z tego, znaczy pilnuje, oczywiście nie w tym złym sensie, bardzo, bardzo dobrze zabezpiecza. Z tego 8 przez całą dobę dowodzi jednostką stojący przed wami Jacek Fitz. Zastępcą był Grzegorz Drobny, który odszedł na początku tego roku na zaopatrzenie emerytalne. Wyposażenie, no to 8 samochodów ratowniczo-gaśniczych, w tym 3 gaśnicze i reszta specjalnych typu podnośnik, ratownictwo techniczne i samochody terenowe, plus 2 kłady. Teraz może trochę takiej statystyki. Ogólnie jednostka wyjeżdżała do zdarzeń na terenie chronionym, którym są te 3 gminy, czyli gmina miasto Rabka Zdrój, Raba Wyżna i Spytkowice, 415 razy. Jest to spadek o 18,5% w stosunku do roku ubiegłego. I z tego było 107 pożarów, 280 miejscowych zagrożeń, czyli wszystkie te wypadki komunikacyjne, podtopienia, rzeczy związane z huraganami, no jakieś tam plamy oleju i tego typu rzeczy. I 28 zgłoszeń okazało się alarmami fałszywymi. Oczywiście były jeszcze działania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy, czyli transport darów, zbiórki sprzętu pożarniczego dla strażaków na Ukrainie, jak również transport osób z granicy RP w głąb Polski. Na terenie samej gminy Rabka Zdrój, miasta i gminy Rabka Zdrój było 256 zdarzeń. Z tego 54 pożary, 183 miejscowe zagrożenia i 19 alarmów fałszywych. To jest mniej o 23 zdarzenia w porównaniu do roku ubiegłego, czyli mniej o 8,2%. Jeszcze tak w porównaniu, żebyście państwo mieli obraz, jak w innych gminach na terenie Raby Wyżnej 119 zdarzeń, w Rabce 256.
i z tego w Rabie Wyżnej, na terenie Raby Wyżnej gminy 27 pożarów, 84 miejscowe zagrożenia i 8 alarmów fałszywych. Tam również znaczny spadek o 63 zdarzenia, czyli o 32,7%. No i najmniej zdarzeń w gminie Spytkowice, wiadomo, najmniejsza gmina. Ogólnie 40 zdarzeń, 21 pożarów i 18 miejscowych zagrożeń. Spadek o 24,5%. W samej Rabce Zdroju w mieście było 181 zdarzeń, 39 pożarów, 128 miejscowych zagrożeń i 40 alarmów fałszywych. We wsi Rdzawka 38 zdarzeń, 9 pożarów, 26 miejscowych zagrożeń i 3 alarmy fałszywe. W Chabówce 31 zdarzeń, 5 pożarów, 24 miejscowe zagrożenia, 2 alarmy fałszywe. W Ponicach 6 zdarzeń, 1 pożar i 5 miejscowych zagrożeń. Ogólnie w stosunku do roku poprzedniego w zasadzie w każdej miejscowości jest spadek. Może nie co do rodzaju zdarzeń, ale ogólnej liczby wszystkich zdarzeń. Najczęściej, jeżeli chodzi o pożary w gminie Rabka Zdrój, według rodzaju, gdzie one powstawały, no to 2 w obiektach użyteczności publicznej, 14 pożarów w obiektach mieszkalnych, 1 w obiekcie produkcyjno-magazynowym, 3 pożary środków transportu, 2 pożary lasów i 7 pożarów upraw rolnictwa i 24 inne obiekty, czyli śmietniki, obiekty przyrody, trawy, bo to również się zdarza. JRG Rabka zabezpiecza jeszcze tereny sąsiednie, czyli część terenu Myślenickiego, terenu Limanowskiego i terenu Suskiego. I na te tereny wyjeżdżaliśmy 46 razy w ramach tak zwanej pomocy wzajemnej i 10 razy celem wsparcia w działaniach jednostki ratowniczo-gaśniczą w Nowym Targu. Ogólnie 471 wyjazdów w całym roku. No oprócz oczywiście działalności ratowniczo-gaśniczej, szkolenia, często wyjeżdżamy na różne szkolenia, nawet poza naszym województwem. W tym roku były 3 takie większe ćwiczenia i szkolenia. Jedno z nich to były ćwiczenia w Boże na Czerwonym w Nowym Targu, gdzie ćwiczono tam realizację dostarczania wody na duże odległości i pożary lasów i torfowisk. Drugie większe ćwiczenia to przed otwarciem tunelu na drodze S7. Tam ćwiczyło łącznie 160 strażaków, jak na pewno wiecie z doniesień medialnych, w tym również zastępy z JRG Rabka Zdrój. No i takie największe ćwiczenia, jakie się odbyły, no to było w 30. rocznicę tragicznego pożaru w Kuźni Raciborskiej. Tam ćwiczyło 400 strażaków, 100 pojazdów i oczywiście zastępy z JRG Rabka Zdrój. Tak podsumowując, to krótkie moje wystąpienie. Jak widzicie Państwo, każda z miejscowości w Rabce Zdroju ma swoją ochotniczą straż pożarną. Nie ma jej oczywiście Rabka Zdrój, no mam na myśli tą część ratowniczo-gaśniczą. No i jak wcześniej wspomniałem, to całe zabezpieczenie stanowi ta jednostka ratowniczo-gaśnicza. No i w związku z tym chciałbym Was prosić, żebyście również czasem pamiętali o tej jednostce ratowniczo-gaśniczej i wsparli nas finansowo. Oczywiście jeżeli wystąpimy o taką pomoc, o takie wsparcie, bo czasy są ciężkie, w gminie rozumiem również, ale myślę, że coś tam da się w jakiś sposób nas wesprzeć. No i życzę oczywiście Państwu w nowym roku, żebyśmy jak najrzadziej do Was jeździli z tą pomocą. Tak, żeby te procenty jeszcze spadały, aczkolwiek może wtedy dojść do tego, że zamkną jednostkę w Rabce Zdroju i tego też bym sobie nie życzył, ale żeby ta kategoria wyjazdów była więcej pożarów traw, jakichś sadzy w kominie, a mniej pożarów budynków i wypadków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Punkt czwarty. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju. Wystąpienie komendanta policji. Zapraszam. Serdecznie dziękuję Państwu za zaproszenie. Panie Burmistrzu, Pani Burmistrz, Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Goście. Sprawozdanie, wiadomo, jest obszerne. Tak jak mój przedmówca powiedział, nie chcę Państwu zajmować czasu. To sprawozdanie zostanie Państwu w najbliższym okresie czasu dostarczone. Będzie można się z nim zapoznać. Ewentualnie, jeżeli ktoś będzie miał pytania odnośnie sprawozdania, zawsze można do mnie zadzwonić i zapytać się o rzeczy ze sprawozdania. Tak jak i na ostatnim moim wystąpieniu, które nie pamiętam, czy to było w tamtym roku, chyba w tamtym roku, chciałbym się skupić ponownie na tym, żebyśmy no, nie omawiali tego sprawozdania, bo są tam sprawy oczywiste, są cyferki. Każdy może, tak jak wspomniałem, się z tym zapoznać, tylko chciałem się Państwa zapytać, jakie są problemy. Bo my o pewnych problemach nie wiemy. Mieszkańcy na pewno wam zgłaszają, że tak powiem, jest to też dobre czasy, chwila, żeby ewentualnie zapytać się, czy no, mamy jeszcze gdzieś w jakichś rejonach popracować lub nad jakimiś rzeczami, działaniami. No, nie wiem, jakie Państwo macie informacje od mieszkańców. Są chętni, to widziałem, pan Marek był pierwszy. Dobrze. Pani Dorota. Chodzi tutaj przede wszystkim o ten ciąg drogi wojewódzkiej w Chabówce, to znaczy od szkoły no, w stronę Rokicin. Z uwagi na to, że tam naprawdę nie ma chodnika jeszcze, mam nadzieję, że kiedyś w końcu powstanie, ta droga naprawdę stwarza dużo niebezpieczeństw. Jeżdżą tam z naprawdę niedozwoloną prędkością i bardzo wielu mieszkańców zgłasza ten problem. Ten problem omawialiśmy już wielokrotnie, żeby tam, nie wiem, albo zwiększyć patrole, tak samo przy szkole właśnie w Chabówce, kiedy dzieci rano do tej szkoły idą. Bardzo bym prosiła, żeby właśnie zwrócić szczególną uwagę właśnie na tej drodze. Bo tam są przekroczone bardzo często właśnie prędkość, jest niebezpiecznie. Póki nie ma zabezpieczenia, to liczymy na Państwa pomoc. Generalnie była ta sprawa poruszana chyba też na ostatniej sesji. Pan burmistrz przekazał jakieś tam dane statystyczne z tego rejonu oraz szkoły koło Zarytego. My to przekazaliśmy do Nowego Targu, no w zasadzie prędkością zajmuje się Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej. W Nowym Targu my jako tako nie mamy. No my jedynie możemy, że tak powiem, doraźnie jakieś działania podjąć, czyli no stać i prewencyjnie działać i tyle. Niemniej jednak, nie zapominajcie o tym miejscu. Niemniej jednak no, będę miał to na uwadze, przekażę kierownikom, żeby dyslokowali tam patrole. No wiadomo, my też mamy działania w rejonie szkół, no jest ta bezpieczna droga do szkoły. Tak więc też staramy się działać, tylko powiem szczerze, no mamy park maszynowy trochę okrojony. Naprawy dość długo obecnie trwają, tak więc no, nie mamy też... Może za Państwa pośrednictwem udałoby się na przykład jakiś tymczasowy tam radar postawić czy cokolwiek. No taki apel jest mieszkańców, bo rozwijają tam prędkość naprawdę niedozwoloną. Myślę, że na radar nie ma szans. Kiedy się pojawiacie, to jest inna sytuacja, ale kiedy nie ma nikogo, no to rzeczywiście jest bardzo niebezpieczne. Ja przekażę też informacje do naczelnika ruchu drogowego w Nowym Targu. Dziękuję bardzo. Pan Marek? Ja bym chciał poruszyć kwestię bulwarów, ponieważ miałem parę zgłoszeń od mieszkańców, głównie też kobiet. Zdarzały się w ostatnim czasie, nie mówię nawet wyzwiska, ale chęć w zasadzie rozboju. Więc bardzo bym prosił i apeluję tutaj do pana komendanta, żeby jednak te patrole tam zwiększyć w tym rejonie. Z tego względu, że naprawdę może dojść tam też do niebezpiecznych ekscesów. Bardzo bym też prosił, a to może nie tak publicznie, to podejdę do pana za chwilkę, o pewną rzecz chciałbym poruszyć. W każdym bądź razie bulwary
najważniejsze. Także tutaj w okolicach Mikołaja, tu z radnym na ostatniej sesji panem Rafałem, żeśmy poruszali tą kwestię, no, tak zwanych stałych bywalców. Dokładnie. Chodzi głównie o trójkę tych delikwentów, gdzie też dokładnie 3 tygodnie temu miało miejsce zaczepianie przez nich dzieci. Dlatego też bym bardzo prosił, żeby jakoś tam z nimi. Kwestia bulwarów, no, mamy ją cały czas na uwadze, no wiecie Państwo, no też nie będziemy wszędzie, nie będziemy tam stać. Tym bardziej, że no, my jedziemy, oni odchodzą. W każdym razie jest przekazana informacja od pana burmistrza o złożone patrole. Dostali to kierownicy do realizacji. Tak więc no, będziemy się pojawiać. Mieliśmy tam też naniesione na krajowej mapie zagrożeń punkt, który weryfikowaliśmy w tamtym roku. No, do czasu ktoś naniósł i no, była weryfikacja do tego, żeby wyeliminować to zagrożenie. No, na pewno będą się tam spotykać różni ludzie, różne elementy i tego nie unikniemy. W każdym razie mamy na uwadze. Co do drugiego punktu, są to ludzie problematyczni, rozmawialiśmy na ostatniej sesji Rady odnośnie dworca kolejowego i są to ludzie, gdzie w zasadzie nie możemy nic z nimi zrobić, bo jest sytuacja patowa. Nie nakładamy już na nich mandaty, tylko idą wnioski do sądu, tylko że z kolei później tak, oni nie płacą tych grzywn i my ich zatrzymujemy i zawozimy do zakładu karnego na przykład na 1 dzień, na 2, na 5. I to jest nagminne. Nawet ci ludzie nie chcą już mandatów przyjmować, tak więc to jest problem wszędzie i no ciężko jest. Naprawdę tam patrole są dyslokowane dość często, bo wiemy, że tam przesiadują. W skali tygodnia ja dekretuję pocztę, ja wiem, cały czas się powtarzają te same nazwiska. Co do tego, że zaczepiali ludzi, no ktoś powinien zadzwonić. Ktoś powinien zadzwonić do nas, żebyśmy pojechali, sprawdzili to i tyle. I no tylko to mogę doradzić. No nie wygonimy ich, nie przegonimy, no bo no nie mamy takiego prawa i tyle. W każdym razie pracujemy nad nimi cały czas, ale jest to syzyfowa praca, i no, która raczej nie przyniesie efektów, dopóki oni nie zmienią miejsca zamieszkania. Dziękuję. Pani Ola. Tu już pan powiedział, komendant, że nie zajmujecie się ruchem drogowym, prawda? Mhm. Ale ja mam prośbę od kierowców. Od czasu mamy w tej chwili utrudniony w ogóle dojazd i wyjazd z Rabki. W sumie jedynym takim bardzo bolącym nas wszystkich ulicą to jest Kilińskiego, gdzie wszyscy tamtędy wyjeżdżamy i wjeżdżamy. Czy w godzinach na przykład takich rannych, gdzie dzieci do szkoły są odwożone, ludzie jeżdżą do pracy i w godzinach popołudniowych, kiedy na przykład wszyscy wychodzą z pracy i wszyscy się kierują na tamten odcinek drogi. I naprawdę powiem tak, no sama jestem kierowcą, jeżeli chodzi o kulturę kierowców, to mamy dużo do powiedzenia. Tam jest problem, naprawdę jest duży problem z ruchem. Po prostu, żeby rozładować to, żeby pomóc tym kierowcom na przykład w udrożnieniu tej drogi. Żeby ktoś tam na przykład stanął w tych godzinach, tak jak mówię, rannych, popołudniowych i spróbował na przykład pokierować trochę tym ruchem. Bo licząc, wie pan co, chcąc na przykład licząc na jakiś po prostu pomoc kierowca, żeby kierowcę puścił, to naprawdę jest dramat. Zwłaszcza dla tych, którzy jadą od strony podhalańskiej, bo tam muszą niestety puszczać tych wszystkich, którzy jadą od rynku i z góry i robią się niesamowite korki, naprawdę niesamowite korki. Ja wiem, że to może to nie jest w waszych gestii jako naszego tutaj komisariatu, ale od czasu do czasu można by było tam podjechać, zobaczyć. Ja już nie wspomnę, co się działo w zimie, jak zaczęły się opady śniegu, co się tam w ogóle działo, ale żeby pomóc tym kierowcom, rozładować ten ruch na przykład, żeby nie było takich korków i takich kolejek właśnie na wjazd na tą ulicę Kilińskiego. Bardzo proszę, jeżeli jest taka możliwość. Dziękuję. To znaczy, no znany jest mi ten problem, szczególnie jak została zamknięta ulica Zakopiańska, wyłączone światła. Dość dużo ludzi do mnie dzwoniło i kierowaliśmy tam patrole nawet w święta. Poprosiłem o pomoc ruchu drogowego, który był tam skierowany. No my też tamtędy jeździmy, no i no niestety no to będzie problem, bo
tam musiałby patrol stać 8 godzin, bo to jak rozładujemy za chwilę, to za chwilę znowu będzie i odjedziemy. Tak więc... to najgorszy ruch jest właśnie w godzinach rannych, kiedy tam się to wszystko kumuluje, zjeżdża, bo szkoła jest w pobliżu, jest tak, 7-8 godzina, to jest największy tam problem i później godzina 14-15, wtedy jest największy. Ja nie mówię 8 godzin, ale tam na pewno gdybyście panowie częściej przyjeżdżali i widzieli, że jest problem na przykład, no to można stanąć chyba tyle i pomóc tym kierowcom jakoś ten ruch rozładować, żeby to było przejezdne i szybciej, żeby to było, po prostu szybciej, żeby nie tworzyły się tego typu korki, naprawdę. Ja tylko proszę, bo ja nie wiem, czy to znaczy, w gestii no my próbujemy, że tak powiem, próbujemy czasami pomóc i mówię, ja sam wysyłam chyba ze 3 razy patrol, który na chwilę stanął, no ale tak jak mówię, też jeżeli jest jeden patrol, no to ten patrol stał przez chwilę, coś próbował, no ale później musiał jechać na interwencję, wobec tego też no, nie mam takiej możliwości, żeby ktoś tam nie wiem, na to stał non stop. Niemniej jednak... Nie non stop, naprawdę nie non stop, ale od jednak... czasu do czasu, panie komendancie. Ja mam taką prośbę jako kierowca, tu wszyscy praktycznie kierowcy. Czyli 7-8 i 14? Myślę, że 15, tak, no 16, nie musi 15-16 też, no tak samo, przed 8. Najgorzej przed 8. Wiem. No spróbujemy coś wygospodarować i ewentualnie, żeby policjanci tam bardzo proszę, przez w miarę możliwości proszę, próbowali odradzać. Ja nie mówię codziennie, nie mówię 8 godzin, ale chociaż po prostu tam 3 razy w tygodniu zajrzeć w tych godzinach, co się tam dzieje faktycznie i pomóc. Bo tak jak mówię, no nie mamy jeszcze takiej kultury w narodzie, jeżeli chodzi o kierowców, żeby jeden drugiego puszczał. Tam w ogóle jest, tam takie jest naprawdę dramatyczne to skrzyżowanie. Znaczy no generalnie no problem mamy jeden, ulica Zakopiańska, bo gdyby nie ulica Zakopiańska, to by tam nie było korków, a no, i to jest taki problem na długi to, okres musimy czasu. Musimy się też przygotować do tego, że jak ruszy kolej, która ma ruszyć i nawet zamknie tamtą stronę, to już w ogóle będzie dramat. Znaczy no ja zdaję sobie sprawę, no bo tam przejazd jest dość długo zamknięty. Ja też czasami stoję. No właśnie, no i o to chodzi, wie pan. W każdym razie postaramy się. Bardzo proszę, dziękuję uprzejmie. No, dziękuję. Pan Paweł? Ja mam takie pytanie krótkie. Odnośnie od chwili wyłączenia oświetlenia w Rabce, czy zwiększyła się jakaś liczba tych incydentów, jakichś zagrożeń? Nie. Czy nie zmieniło się nic w tym temacie? Nawet są opinie, że... To, że tych świateł nie ma, to jest nawet lepiej. Nie, bo mieszkańcy też... Tak więc, dobrze. My nie odnotowaliśmy zwiększenia zdarzeń, ale nie, bo powiem szczerze, nawet kierowcy teraz bardziej ostrożnie podjeżdżają pod to skrzyżowanie i jakoś tam w miarę ten ruch płynnie jest. No bo słyszy się też opinii mieszkańców, że się stworzy zagrożenie, że będzie niebezpiecznie ciemno. Na początku tak było, że też dzwonili, żeby światła włączyć, bo jest problem, bo nie można się włączyć do ruchu, ale z tego co obserwujemy jest w miarę bezpiecznie i nie ma problemu. No to dziękuję bardzo. Tyle. Poza tym to, co powiedziałem, ludzie przez ten okres czasu już się nauczyli tego. Bo na początku to był problem, bo była nowość. Teraz już ludzie mniej więcej wiedzą, co i jak, czego się spodziewać, czego oczekiwać i jak jechać. No to też chodzi o to wyłączenie w nocnych godzinach oświetlenia. Aha, mówimy o... Nie, nie, znaczy... Problematyczne dla nas jest w momencie, kiedy na przykład jest jakieś zdarzenie i przeglądamy monitoringi, a nic nie widać, bo jest ciemno. A mieliśmy takie zdarzenia, gdzie no próbowaliśmy coś wyciągnąć, no ale z powodu tego, że nie było oświetlenia, no to nic nie wyciągnęliśmy, ale generalnie nie ma zwiększenia zdarzeń jakichś przestępczych i w ogóle z tego powodu. No, czyli te kamery nie wiem, na zasadzie podczerwienione nie pokażą dokładnie? Nie, kamera, no właśnie w zależności jakie są kamery, bo na przykład no jest kamera, jest ciemno, to nic nie widać, widać tylko jakieś tam postacie, które idą, a dla nas są ważniejsze no, inne rzeczy, żeby rozpoznać te osoby. Dobrze, dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Dobrze, pani Ola. Jeżeli chodzi o te ciemności, to ja się zgodzę, no może się ludzie przyzwyczaili, ale jaśniej by było, panie burmistrzu, gdyby na przykład było znakowane widoczne przejścia dla pieszych, na przykład pomalowane,
bo wtedy nawet w tych ciemnościach można było zauważyć i w tym momencie różne inne najezdnie, jak po prostu znaki, które by były też na przykład dla kierowców lepsze. Bo jednak ludzie nie noszą w nocy niestety odblaskowych świateł. Znaczy, no problem jest to, że noszą, obowiązek jest poza terenem nikogo zabudowanym, a według mnie w terenie zabudowanym też powinno się nosić, bo ludzi nie widać. To, powinno się nosić, tak jak mówię, jest problem, bo te przejścia dla pieszych w tej chwili są niewidoczne, wchodzą ludzie w nocy jednak, nie ma światła. No a przepisy weszły takie, żeby pieszy ma pieszczeństwo. No wobec i jest tego problem, i jest problem. No, dobrze, dziękuję. Pan Jan? Mam nadzieję, że tutaj się koleżanka nie pogniewa na mnie, że akurat wkroczę troszeczkę w jej rejon. Chodzi o tą habówkę sławetną i poprawę bezpieczeństwa na tej drodze. No, teraz zwłaszcza było widać, kiedy tam ten wyciąg Żura funkcjonował, było tam naprawdę mnóstwo ludzi. I praktycznie ta prosta, to jest coś niesamowitego przy tym ruchu i na tej prostej, na tym w ogóle odcinku od przejazdu kolejowego do stacji chyba nie ma ani jednego przejścia dla pieszych. No to trochę się, że tak powiem. Dokładnie. I może tutaj takie wyjście troszeczkę naprzeciw tutaj panom, że i daje to możliwość nawet postawienia tam samochodu i przyglądania się, kto respektuje ten przepis o pierwszeństwie na przejściu dla pieszych, kto nie. I tutaj nie potrzeba żadnych specjalnych chyba. A tam naprawdę może dojść naprawdę do tragedii. Dziękuję. Dziękuję. Pan Michał? Ja tylko króciutko. Sam pan wspomniał, panie komendancie, że jest zgłoszenie na bulwarach, jedziemy, przyjeżdżamy, nie ma nikogo. Właśnie o to chodzi, żeby po prostu prośba, tak jak koleżanka mówi, ja tylko proszę, żeby nie jechać raz na jakiś czas zrobić patrol pieszy. W momencie zgłoszenia, bo oni uciekają, widzą samochód z daleka, uciekają na szkarpę tam w te krzaki i sobie odczekają, kiedy odjedziecie i se schodzą z powrotem pod to zadaszenie, bo wszystko się tam pod tym zadaszeniem się wyczynia. I później mamy efekty ogromnej ilości butelek po alkoholu i tak dalej. Nie, ja tylko proszę, żeby się, panu wiem, że macie mało ludzi, kadra i tak dalej, ale od czasu do czasu przejść nawet piechotą ten kawałek i wrócić, to dobrze by to zrobiło dla nich, bo oni by wtedy wiedzieli, aha, coś tu nie tak, bo oni mogą nas zaskoczyć, a tak to... To znaczy, no nie jeździmy cały czas, bo są patrole piesze, gdzie, znaczy, policjanci mają zadanie, że mają przejść bulwary pieszo. Generalnie nie jest też tak, że nic nie robimy, no bo naprawdę, jeżeli są osoby legitymowane i w ogóle, no to są ujawniane wykroczenia na tych bulwarach, no bo też wiemy, że no, spożywają tam alkohol, tak więc... Wykroczenia z bulwarów też są ujawniane. Dziękuję. Tutaj jeszcze tak od siebie też dodam w kwestii patroli pieszych, to nawet już do pana komendanta Straży Miejskiej, już tak na awansem, nawet wspólne takie patrole piesze prewencyjnie, to jednak spełnia swoją funkcję, jeżeli co jakiś czas widzi się taki patrol no, przechodzący, prawda? To jest całkiem inna reakcja ludzka niż przyjedzie samochód. To taka prośba od mieszkańców również, bo i takie poczucie bezpieczeństwa wtedy wzrasta. Czy ktoś z państwa jeszcze ma jakieś pytania? Pan raport. Ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę, żeby tam patrole jeździły częściej w okolice skrzyżowania Gorczańskiej i Polnej, bo tam to skrzyżowanie jest takie wąskie, a często na tym skrzyżowaniu auta stoją. A to wiadomo, że do iluś metrów nie można stać od skrzyżowania, prawda? A stoją tam na gminie i przy samym skrzyżowaniu stoją po prostu. Tam jest, mimo tego, że zakaz zatrzymywania, nawet kiedyś tłumaczyłem, innej pani zobaczyła na mnie i zamkła auto i poszła. To tam właśnie to skrzyżowanie, żeby szczególnie... W niedzielę jest pewne. A jest niżej, 100 metrów niżej jest parking, 150 metrów niżej jest parking, i to jadą przy samym skrzyżowaniu. No teraz każdy chce, że tak powiem, wjechać do sklepu, no właśnie, prawie i tyle.
To samo na ulicy Kościuszki, jest zakaz zatrzymywania się, stają i to jeszcze na chwilę jak ktoś stanie, ale niektórzy zostawią auto na godzinę, na pół dnia, nawet na cały dzień. I... Porządku. No i jeszcze nie wiem, czy to wasza sprawa, ale żeby popatrzeć na te auta, co stoją takie porabce, no w paru miejscach stoją, rejestracje na nich jeszcze są takie jakby porzucone, żeby może sprawdzić, co to są za auta. To tutaj do pana burmistrza. Bo w kilku miejscach są, w dalszym ciągu są takie samochody. My ewentualnie możemy pomóc w identyfikacji właściciela, ale generalnie kwestia holowania takiego samochodu porzuconego odbywa się w trybie administracyjnym przez Urząd Miasta. W Pawówce na stacji stoi, w Rabce stoi, na Targowicy, jeszcze w kilku miejscach. No mówię, my jedynie możemy scholować taki samochód, jeżeli stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jeżeli nie stwarza zagrożenia, wobec tego nic do tego, no niestety nie mamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze ma jakieś pytania? Nie widzę. Ja jeszcze, dziękuję. Jeszcze ja jakbym mógł na zakończenie, bo tak... Odnośnie tych problemów, które się pojawiają, zaznaczyłem, że jest coś takiego jak Krajowa Mapa Zagrożeń. Jest to anonimowa aplikacja, można wejść na stronę komendy, ona tam się znajduje. Na tej Krajowej Mapie Zagrożeń każdy obywatel, państwo możecie zaznaczyć jakiś problem. Są tam różne problemy, nieprawidłowe parkowanie, bezdomne psy, śmietniska, grupowanie się młodzieży, narkotyki. Różnej maści zgłoszenia i takie zgłoszenie anonimowo można kliknąć. Polega to na tym, że jeżeli państwo klikniecie, my przyjmujemy to do realizacji i mamy jakiś tam okres czasu na potwierdzenie bądź niepotwierdzenie tego zdarzenia, czyli faktu, czy faktycznie ma on miejsce, czy nie. Jeżeli potwierdzimy, wobec tego cały czas na dany punkt jest kontrolowany do czasu, aż zniknie to zagrożenie. Tak więc zachęcam do używania, do klikania. Jeżeli ktoś coś ma, jakiś problem, można kliknąć. Tak jak mówię, to skrzyżowanie też spokojnie można nanieść punkt. Będziemy weryfikować, będziemy się pojawiać. Prędkość tak samo może pani zaznaczyć, tylko że prędkością już będzie zajmował się ruch drogowy. Te patrole będą się tam pojawiać. Zachęcam, naprawdę. Dziękujemy. To mówię, jest to całkowicie anonimowe zgłoszenie. My otrzymujemy tylko adres IP, to wszystko nie sprawdzamy. Można tam dołączyć zdjęcia, opisy, no i wszystko. Tak więc. Dziękujemy bardzo. Dziękuję więcej bardzo. Pytań do pana. Punkt 5 porządku obrad. Informacja Straży Miejskiej w Rabce-Zdroju z wykonywanych czynności w 2022 roku. Wystąpienie komendanta Straży Miejskiej. Dzień dobry państwu, panie przewodniczący, panie burmistrzu, panie, panowie radni, szanowni goście. Ja w kilku zdaniach może przedstawię, dlatego że państwo otrzymaliście, przewodniczący rady, jak co roku otrzymuje nasze sprawozdanie, opisówkę i dokładną cyfrę, liczby. W tym roku akurat trochę później przekazaliśmy, dlatego że z MSWiA przyszło, ten druk przyszedł później, co rok przysyłają nam druk, na podstawie którego robimy. Burmistrz też oczywiście dostał tam, do burmistrza sprawozdanie poprawiłem, bo na koniec grudnia stan osobowy był, więc zostało poprawione, bo było liczba etatów, liczba osób, liczba etatów było piątka, liczba osób zostało nas na koniec grudnia. Zaczynaliśmy w piątkę, kończyliśmy we czwórkę. I w takim stanie osobowym pracujemy. Tutaj z burmistrzem też ustaliliśmy, że pewnie zmieni się nam w związku z tym, że jest nas czwórka, do południa i po południu pracę, czyli zgodnie z kodeksem pracy będziemy przerzucać tak, żebyśmy byli obecni do południa i po południu, ale ten tydzień troszkę będzie przerzucony, to już z panem burmistrzem uzgodniliśmy w tym roku, dlatego że w styczniu też mieliśmy trochę tydzień przesunięty, dlatego że musieliśmy wziąć z kolei odpracowane dni wolne za Sylwestra, poprzednie święta, etc., bo jest koniec roku i trzeba odpracować. W tym roku głównie skupiliśmy się na utrzymaniu czystości i porządku i tych kontroli było dosyć sporo. Z gospodarką śmieciową to 535 kontroli posesji i obiektów użyteczności publicznej, bo jeśli wynika to może potem dodam. 74 kontrole przeprowadziliśmy w budynku odnośnie spalania. Z tego
33 kontrole to były ekointerwencje, to jest mniej więcej tak jak bezpieczna rabka, że się klika i my mamy powiedzmy te 8 godzin na to, żeby zrobić kontrolę, opisać i wysłać z powrotem do Urzędu Marszałkowskiego, tak? No nie wiem, bo w tym roku pan ekodoradca nam mówił, że Najwyższa Izba Kontroli będzie to kontrolować, więc zobaczymy, czy mieścimy się w tym przedziale czasowym i robimy to zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego. Z tego pobraliśmy 4 próby, 2 były negatywne, zostali ukarane grzywną, natomiast 2 nie wykazały spalań odpadów. W tym oczywiście przy okazji, jak jesteśmy, kontrolujemy, jak już jesteśmy na jednym obiekcie, kontrolujemy od razu umowę o śmieci, kompostownik, że tak powiem, wywóz szamba. Kiedyś pan stwierdził, że już jest, no bo jeszcze do tego samego obiektu wracamy, jeśli ktoś złożył dodatek o węgiel energetyczny, to też przychodzimy z OPS-em, sprawdzamy, czyli w ciągu jednego roku mogliśmy u kogoś być 5 razy, tak? No więc jeden z panów nam powiedział, że jeszcze nie zaglądaliśmy mu, nie powiem gdzie, bo w zasadzie już zaglądaliśmy mu wcześniej wszędzie, tak? No więc uznałem, że jak tam my nie zaglądamy, natomiast jeśli ma problemy, to trzeba udać się do lekarza, tak? To już tak mówię niezłośliwie, ale już nam wyliczył, gdzie mu zaglądaliśmy, więc jeszcze mu tam tylko zostało. Ale widocznie tak jest. Przypomnę, że od 1 kwietnia w tym roku będziemy również częściej zaglądać, bo zmieniły się przepisy ochrony środowiska. I oprócz tego, że każdy mieszkaniec powinien zgłosić, czy ma oczyszczalnię, czy ma szambo, jak często wywozi, to są obowiązki, tak podobnie jak ze zgłoszeniem do ewidencji tego pieca. I będziemy to robić. Przy okazji w terenie pracując zrobiliśmy 83 kontrole z zakładem wodociągów i kanalizacji, to znaczy chodziło nam o zrzut ścieków, czyli o możliwości przyłączenia. Jest taka możliwość, nie każdy, że tak powiem, ma ochotę się przyłączyć, przy okazji sprawdzamy szambo, wywózkę i przyłączenia. W tym roku z panem prezesem mamy zaplanowane, jak wiosna ruszy, to pewnie ruszymy w teren. Podobnie jak policja, czasem bawimy się z naszymi celebrytami, jak ja ich nazywam, więc w tym roku zaczęliśmy 33 osoby nietrzeźwe i oczywiście odwozimy ich do domu, bo nie ma izby wytrzeźwień, pomimo że kiedyś z policją proponowaliśmy, żeby z tego korkowego, które gminy opłacają z terenu powiatu, zrobić taką izbę, żeby można było tych celebrytów odwieźć i mielibyśmy mniejszy problem, ale jakoś nie możemy się z tym pomysłem przebić. No i ci celebryci, wspomnę przy okazji o tej trójce. Bezdomny gdzie odwoziliście? Bezdomny, jedyny, który jest bezdomny, to mieszka w Sanoku, tam został odwieziony. Ten, który spał pod Mikołajem. I wrócił, czy nie? Jeszcze nie. Ale mamy sygnały, że jest mu tam niedobrze i że chętnie by wrócił pod Mikołaja z powrotem. Nie, nie. Na razie mieszka w Sanoku i narzeka, że jest dyscyplina, tak? Natomiast no, pozostała trójka, o której tutaj pan mówił, oni, że tak powiem, w związku z tym, że jak jest zarządzanie kryzysowe, pilnujemy tych bezdomnych, bo nie dosyć, że oni utrudniają życie, to my ich musimy pilnować, żeby jeszcze nie przemarzł, tak? Bo gdyby przemarzł, to wtedy mamy problem. No więc doglądamy ich tu w niedalekim, na Nowym Świecie, mają taką, że tak powiem, metę oni swoją. W takim ponadczasowym ośrodku wypoczynkowym i to oni tam we trójkę przebywali z tym, że oni wcześniej rano, godzina 5, wychodzą, sprawdzają śmietniki. Mieliśmy też z nimi problem, bo niszczyli śmietniki spółdzielni mieszkaniowej, czyli próbowali wyważać drzwi po to, żeby pozbierać złom, że jak punkt skupu złomu już jest czynny, to sprzedają, tak? No w tej chwili jeden z nich chyba, że tak powiem, po szyciu głowy, bo wzywaliśmy karetkę, wiem, że 3 miesiące chodził z tymi szwami, bo nie miał czasu wyciągnąć. Gdzieś nam na razie zniknął z pola widzenia. Jeden ten pan chyba przestał spożywać, bo go nie ma, a jeden pan tworzy parę z naszą panią Kaliną, więc na razie mieszkają u niej, ponieważ jej matka przebywa poza miejscem zamieszkania. Więc dzięki temu nadzorowi żaden bezdomny na mnie przemarzł i nie jest tak źle. A ci panowie, no powiem tak, no to są takie biedaki, że jak pewnie ten wiatr, który był mocny, nie wychodzili, bo pewnie by ich, że tak powiem, wiatr zabrał. Ale no wiemy, gdzie są, wiemy, co robią. Niestety jedną wadę, jaką mają, no, według nich my mamy, no to to, że nie mogą przyjść do głodnej kuchni na ten posiłek, tak, bo oni są wiecznie, że tak powiem, w stanie, a jak my dmuchamy, no to siła wyższa.
Czworo nowin. No mieliśmy 83 przypadków psów porzucenia. Zawsze po Sylwestrze wszystkie psy są nasze. Mamy ich całą armię. No więc staramy się jakoś albo na Facebooku, tu dzięki Piotrowi, Markowi Kalinowskiemu, redaktorom, jakby stara się ulokować. No i przy okazji w tych 83 mamy też sarny na drodze krajowej, wojewódzkiej, etc., etc. No to dosyć tego sporo było w tym roku, nie wiem dlaczego. Łącznie z ulicy Krakowskiej nawet duże łanie, że tak powiem, pakowaliśmy z weterynarzami. Jakoś tak się składa, że te zwierzęta idą w tym kierunku. Celowości dodatku węglowego 45 wyjazdów z OPS-em mieliśmy, czyli nagle ktoś sobie przypomniał, że oprócz jakiegoś tam pieca ma jeszcze inny piec przy wypełnianiu wniosku i w związku z tym trzeba pojechać, sprawdzić, czy ten piec jest, czy palą węglem, żeby dostać węgiel, tak? No przy okazji oczywiście jak ma węgiel, to wiemy, czym pali, chociaż według mnie obecna władza, jeśli zdecydowała się, że się wypełniam, że mam piec gazowy albo jakiś, no tak się dowiedziałem, że jak tam mogę dostać 3000, to nagle się okazało, że ktoś sobie przypomniał, że jeszcze miał jakiś inny piec gdzieś tam w domu, który może palić, tak? No tylko, że to według mnie trochę niepoważne, bo no ale tak to wygląda z punktu widzenia tych, którzy określają te przepisy, tak? Jak mówi klasyk na spotkaniu na Podhalu, mówił, że możemy palić wszystkim oprócz opon, tak? Potem przyjeżdżamy na kontrolę i słyszymy dokładnie taką samą odzywkę od tych, którzy palą w piecu, tak? No według mnie trochę niepoważne postępowanie, ale no, przerabiamy to w terenie i tak niestety to wygląda. Co do monitoringu, rzeczywiście jak jest światło wyłączone, to jest problem, ale muszę powiedzieć, że osoby tu akurat przy okazji bulwaru, wejdę na bulwary, osoby na bulwarach, te, które zniszczyły kosze, zostały wyłowione. Gromadzenie się, ci, którzy akurat, nie wiem, czy w tym momencie rozrabiali tam pod wiatą, ci młodzi ludzie też. Strzelanie do kaczek, to gdzie media tam informowały, że ktoś tam do kaczek strzelał, owszem, strzelały, ale to dzieci z tych karabinów takich plastikowych. Potem się okazało, że jak kaczki się zorientowały, że te karabiny nic nie robią, to zaczęły do tych dzieci iść całe stado kaczek, że karmić. Tak? I potem był problem z kolei z tymi dziećmi. Ale to mówię, media przekraczają, że ktoś z karabinów strzela do kaczek. Owszem, strzelały do kaczek, mieliśmy to zgrane, żeby było wiadomo. Wiem też o przypadku kradzieży na plecaków, no to z policją akurat dochodzeniówką też złowiliśmy akurat te osoby, które to robiły. Co do przeklinania, tutaj jeden z radnych mówił, na bulwarach pod wiatą, było to związane z tym, że młodzież słucha rapu, takiego jakiego słucha. No i akurat wtedy, kiedy myśmy byli, no to tamten rap wiąże się z różnymi dziwnymi słowami, no ale to oni sobie siedzieli, muzyka szła. Jeśli komuś się nie podoba, to mówię, proszę wyłączyć, bo akurat ja nie muszę słychać ty, etc., etc., bo to cała wiązanka. Akurat, o ile dobrze pamiętam, to był chyba raper Mata. On jest specyficzny, że tak powiem, w swoich wypowiedziach. A propos jeszcze tego, to muszę przypomnieć, że przystanek, który został zdewastowany przez jednego z mieszkańców Rabki Młodego, to też rzeczywiście czas i godzinę wychwyciliśmy na naszym monitoringu miejskim, natomiast już twarz i ktoś, to pomogła nam Żabka i, bo tu mieliśmy wyłączone, ale Żabka jednak ma oświetlony monitoring, jak się wchodzi czy przed sklepem i na ulicy Orkana jeden z właścicieli też nam pomógł, żeby można było zidentyfikować, tak? Ale to robimy wspólnie z policją, z dochodzeniówką, to tylko naczelnik dochodzeniówki, pan Tomek, wie, ile czasu czasem spędzamy przed monitoringiem, bo wszystko trzeba oglądać w realnym czasie, nie da się przeskoczyć, bo no bo się po prostu nie da. No trzeba to oglądać w realnym czasie, znaleźć, żeby komuś materiały, powiedzmy, do sądu czy do postępowania przekazać. Co do osób skazanych, tu komendant tu powiedział, że czasem robią wniosek, wolą iść do zakładu karnego. Mamy parę osób, które sprzątają rzeczywiście i te, które sprzątają, sprzątają nam plac targowy, sprzątają nam gęsią szykę, sprzątają nam przejście z placu targowego. Ostatnio nas sprzątali na ulicę Podhalańską. To są te miejsca takie, gdzie no one są takie trochę martwe, tak, więc tam sprzątali jedna, no i część osób oczywiście też jest skierowanych do promocji, czyli pomagają sprzątać koło kina, pomagają sprzątać koło muszli i tych osób jest dosyć parę. Mamy też osoby, które sprzątają, że tak powiem, sprzątały, bo tak jak przy tym śniegu to ośnieżały w sołectwie Rdzawka, bo akurat mieszka tam, tam ma wyrok, to tam odpracowuje. Tych osób jest kilka, z tym, że z tego co wiem, sąd skierował jakieś 3 czy 4 osoby, natomiast
Nie wiem do końca, czy przyjdą, bo to jest dość luźne, że tak powiem. To są osoby, których dyscyplina raczej, że tak powiem, nie zawsze można wyegzekwować od nich to, co się chce. Również, drodzy Państwo, obiektowałem sobie tutaj kuchnię z zakonnicami, już robimy całe lata. Myślę, że mieszkańcy też są tam zadowoleni, przestali, że tak powiem, te osoby przestały, że tak, chodzić w kolejce. Znaczy nie ma tych osób tyle pod wpływem alkoholu, tak? Zupełnie inaczej to wygląda. Celebryci, tych, o których mówię, oni są stale w tym samym stanie, więc oni tam nie jedzą. Również robimy codziennie to, co komendant powiedział, jesteśmy, burmistrz tutaj od początku swojej kadencji, jesteśmy codziennie przy innej szkole, tak? Tylko, że jak jesteśmy razem w Afterponice, przejeżdżamy. Nie mamy cyklu takiego, że po kolei gdzieś jesteśmy, ale zawsze gdzieś przy każdej szkole tam jesteśmy z samego rana. Przy okazji mogę powiedzieć, że a propos ruchu na Kilińskiego, więc próbujecie Państwo wyjechać kiedyś w piątek, to się dowiecie, że Kilińska jest nieprzejezdna. Tak? Jak jadą wszyscy na Zakopane, jeszcze jadą przez Krakowską, to wiemy o tym. Z tym, że kiedyś tutaj też z prewencji mieliśmy akcję z panem naczelnikiem prewencji Świdrem. Okazuje się, że ciężarówki nam blokowały drogi, ale po zatrzymywaniu tych ciężarówek dostaliśmy informację od kierowców, że oni mają zgodę ze starostwa powiatowego, mogą ciężarówkami jeździć, ziemię wywozić, no więc zjechaliśmy z powrotem, oprócz tego, że no, że szkoda było naszego czasu, tak? I policji też. Ale widocznie tak ma być. No myślę, że jeśli Państwo macie pytania, nie będę czytał, bo to myślę łatwiej będzie. Proszę bardzo. Czy na barach pod tymi jatami są umieszczone tabliczki, które informują o zakazie spożywania alkoholu? Nie ma tabliczek, nie widzę, żeby były tabliczki do spożywania znaczy, alkoholu. Wiadomo, wiem, o którą wiatę chodzi, bo jest tylko jedna. Bardzo nie? Często właśnie młodzież, która tam przebywa, mówi, że ona o takich rzeczach nie wie. A być może też by to spowodowało, żeby po prostu byli poinformowani. Ale ja pani powiem, co oni piją, bo to nie koniec, oni piją. Bo mówię, to nie jest jakiś wielki koszt, a jednak informuje o tym, co jest zakazane. Bo podobny problem był w Chabówce, tam przy remizie, na tym placu zabaw. Takie informacje zostały umieszczone. I rzeczywiście tam się to zmniejszyło. Już pani radnej odpowiem. Nie wiem, czy to jest właśnie skutek tych napisów, ale jest to czarno na białym poinformowanie, bo ja nie mówię o dorosłych osobach, ale młodzież po prostu raz, że zawsze ma jakieś tam wymówki, a tutaj może by to coś pomogło. Pewnie skutek jest też taki, że dwóch panów tam akurat w fabułce z tego placu myśmy zabrali. Mieli postępowanie prowadzone za rozrabianie tam, powiem tak to w skrócie, bo trudno komuś udowodnić, że spożywa. Natomiast powiem pani, co młodzież robi, bo to też wiemy od młodzieży, jak tam jesteśmy u nich pod tą wiatą. Otóż młodzież nie pije alkoholu z butelki, czy leją do kieliszków, tylko robią sobie odpowiednie mikstury, czyli no nie będę tu mówił, bo akurat transmitujemy. Natomiast no, są to środki, które popularnie kupuje się w sklepie jako powiedzmy witaminowe, wspomagające, etc., etc. I to jest mieszane z alkoholem i one sobie w tych puszkach stoją i tak dalej, i tak dalej. I młodzież to pije. No, nie wiem, nie robiłem tego, młodzież twierdzi, że to jest bardzo dobre. Mógłbym podać więcej przepisów, jakie robią sobie różne tutaj nalewki, tylko że no, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że nawet jak będzie tabliczka zakaz spożywania alkoholu, no to trzeba by, że tak powiem, no z automatem tak idziemy do głodnej kuchni i pewno, żeby ktoś dmuchnął, czy jest pod wpływem, czy nie, tak? No bo trudno komuś zakwestionować, jeśli ja mam w puszce metalowej napój, stwierdzić, czy mu wolno pić, czy nie. Natomiast ta młodzież nie stawia butelki pod wiatą i nie pije z kieliszka, czy ze szklanki, tak? Oni mają, no młodzież też, powiem, jest myśląca, no. Natomiast z młodzieżą powiem tak, no przyjeżdżamy tam, siedzimy z nimi, rozmawiamy, no młodzież jest całkiem sympatyczna, natomiast ja zawsze słyszę, no to gdzie mamy iść? Tu nas gonicie, tam nas gonicie, tam nas gonicie, to gdzie mamy iść? Proszę bardzo. Pan Robert i pani Olek.
Ja takie pytanie mam, panie komendancie, czy no jeździcie po tym terenie rabczańskim, czy przemieszczacie się, na pewno widzicie więcej problemów na drodze, czy z różnymi takimi aspektami porządkowymi i tak dalej. Czy wy zdajecie jakieś sprawozdanie, powiedzmy codziennie, czy raz na tydzień panu burmistrzowi, że zauważyliście ten problem i ten problem? Czy to jest jakaś taka współpraca między waszą jednostką i zgłaszaniem to burmistrzowi i tak dalej? Już panu powiem. Każdy problem, jak zjeżdżamy z terenu, a jest taka potrzeba, to już nie zgłaszamy burmistrzowi, tylko samochodu z telefonu służbowego wysyłamy fotkę, maila i piszemy do wiadomości burmistrza i to idzie. Na przykład nie ma znaku, jest dziura, jest nieodśnieżone. Jest na przykład, teraz będzie pewnie problem, to wróci, bo słyszę, że dzisiaj nowa firma wygrała wywóz koszy, ale dużo koszy jest powywracanych przez firmy, które odśnieżały ulice. Te wszystkie kosze są poprzewracane. My teraz widzimy i to trzeba by... No nie wiem, czy to ma naprawiać firma, która odśnieża, czy firma, która dopiero obejmie wywóz koszy. Dlatego mnie pytam, bo gdzie ma no. Kosz kosza, bo tak jak mówię, no staną problem i wy widzicie to i... Tak. Jeśli pan jest zainteresowany, zapraszam, zobaczy pan pocztę wysłaną u nas, bo my tak to robimy, wysyłamy tu od razu, żeby nie czekać, bo tak to tak, przyjadę, my i tak do dziennika czynności wpisać muszę, tak? Co tydzień piszemy szefowi raport na przykład z wywozu koszy, gdzie kosze zostały wywiezione, ile osób i gdzie pracowało, tak? Jeśli na przykład są jakieś większe problemy, to też one są tam napisane. Natomiast jeśli jedziemy w teren i widzimy, że gdzieś jest znak wywrócony, przewrócony kosz albo coś, robimy zdjęcie, wysyłamy do odpowiedniego wydziału, bo to jest najprostsze, tak? A nie przychodzić, pisać, tłumaczyć. Mówić. Podobnie jest na przykład z zanieczyszczeniem drogi. Jeśli ktoś nas informuje w rdzawce, że cała droga była w błocie, tak, no to pojechaliśmy do rdzawki, czekaliśmy aż zakopianki, tą, że tak powiem, wszystkie kierowcy zjadą, po czym poprosiliśmy kierownika, no i okazuje się, że potem te dwie szczotki zjechały. Jak myśmy wrócili za godzinę, bo tyle było czasu, już była droga elegancko wyszczotkowana, etc. Był taki przypadek. To był i centrum, i na górze, w połowie tam, gdzie jest kapliczka. Tak. Ale przejedzie 100 aut ze strachu, jest brudny. Co mi z tego, że ktoś mi za 5 godzin będzie sprzątał i ja mam brudne. No nie, bo auto. Tak, dopóki nie dojechaliśmy, to się zgadzam, bo to było po kostki, oczywiście. Bo myśmy też stamtąd pojechali samochód do mycia. To tu się całkowicie zgadzam, tak. Tak. I na tej zasadzie to, że tak powiem, polega, to my nie zastanawiamy się zrobić czy coś. Podobnie jak mówię z tym Kilińskiego, no ściągnęliśmy, ponieważ my nie możemy bardzo zatrzymywać samochód, ściągnęliśmy patrol akurat prewencji, tylko się okazało, że no mają zgodę przez starostwo, że mogą tam jeździć. No tośmy z powrotem jechali, no nie będziemy się, że tak powiem, droczyć z nimi, tak. Co prawda ja skomentuję tylko tak, no mnie się to nie podoba, że jest na przykład znak 10 ton, a ktoś z kierowców czy ze starostwa powiatowego przyjeżdża sobie taką nalepkę metalową, magnetyczną i zrobi powiedzmy z iluś ton, klei sobie te tony, tonaż niższy, bo dla mnie to jest proste. Jeśli ktoś chce zmienić organizację ruchu, to powinien poinformować gminę, służby i wtedy dopiero to jest normalne. Nie takie, że dzisiaj wozimy, my sobie przykleimy, jutro was nie ma, ale widać nowy świecki zwyczaj, jak to w Misiu było. Tak? Dobrze, dziękuję pani Ola. Bo pan tu powiedział, że zmieniła się pan obsada, także jeden pracownik odszedł, została was tylko czwórka. Czy w tym momencie to nie będzie kolidowało z pracą, którą wykonujecie, czy na przykład nie brakuje tego jednego etatu do spełniania swoich obowiązków, jako te, co macie po prostu do spełnienia jako Straż Miejska? Mówił pan też o zmianach w tym momencie, jeżeli chodzi o pracę, godzin, tak? Coś bliżej by pan mógł powiedzieć na ten temat? Przedtem brakowało nas piątkę, więc był do południa i po południu. Jeśli kogoś nie było, to ja zastępowałem. Teraz będziemy, ponieważ nie może pracownik pracować non-stop ciągle na jedną zmianę, więc będziemy tydzień po południu, a jeśli kogoś nie będzie, to ja go będę zastępował tak, żeby spróbować to złapać. Oczywiście pięciu nas pracowało dlatego, że ci wszyscy ludzie umieli to zrobić. Natomiast no, ja powiem tak, Piotr odszedł od nas, no dlatego, że no, na przejściu tam zyskał bardzo dużo, tak? Natomiast no, akurat dzisiaj nas odwiedził, jest na szkole, życzę mu jak najlepiej, może będzie mieć nowego funkcjonariusza drogówki w Nowym Targu, póki co jest na szkole w Legionowie. My sobie jakoś we czwórkę
że tak powiem, do tej pory radzimy i to, co musimy zrobić, to pewnie zrobimy. Czy będzie piąta osoba, to zależy od burmistrza miasta akurat, nie ode mnie, bo to jest związane z finansami. Natomiast no, już tutaj z burmistrzem rozmawialiśmy co do początkowych imprez, że bieg wyklęty tego typu, to my robimy zawsze normalnie to co wchodzimy w normalny tryb pracy, czyli i tak pracowaliśmy. Godziny pracy się panów nie zmieniły, tak? Godziny pracy się nie zmieniły. Zmienią się tylko tyle, że tak jak mówię, że jak pracowaliśmy przedtem cały miesiąc do południa i po południu, to teraz będziemy co drugi tydzień pracować, bo nie może jeden pracownik cały czas ciągnąć po południu. Ja to rozumiem, cały czas a jak południa, z urlopami tak? Wtedy, jak to sobie wszystko? Jak będzie ktoś na urlopie, to będziemy pracować do południa. A jak trzeba będzie, powiedzmy, inaczej, panie komendancie, bo ludzie wiedzą, że na przykład pracujecie do 22, tak? Tak. Czyli to zostaje, godzina 22 w tym zostaje. Jeśli jesteśmy w pracy i dwie zmiany są, pracujemy do 22. Czyli tu się nic nie zmienia, można dzwonić, odbieracie telefony, interwencje mogą być, tak rozumiem? Pomimo, że was ubyło troszkę. No dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Marek? Ja mam pytanie odnośnie do tych transportów, tych ciężarówek, czyli ta osoba, która wydała zezwolenie, mam rozumieć tutaj, że poniesie wtedy koszty naprawy drogi, jeżeli będzie uszkodzona, tak? Zgodnie z procedurą, jeśli... Tak, dowiadujemy, że to bez w ogóle uzgodnienia tutaj z naszym urzędem i tak dalej właśnie. Znaczy ja powiem tak, jeśli ktoś puszcza do miasta ciężarówki, jest zarządca drogi, to jest droga powiatowa, to powinien poinformować gminę, że takie ciężarówki będą jeździć, tak? Do mnie na przykład coś takiego nie trafiło, na policję też, bo przyjechaliśmy razem z policją, żeby ten problem rozwiązać, dlatego że mieliśmy informację od mieszkańców, że no wszystko się zakorkowało, bo tam jeżdżą cztery ciężarówki, tak? No jest to droga powiatowa. Jeśli dostali od powiatowego zarządu dróg zgodę, no to my akurat zjechaliśmy, nie mieliśmy nic do powiedzenia, tylko w moim przekonaniu starostwo powinno poinformować gminę i służby w tej gminie, że coś takiego będzie, tak? Bo wtedy zupełnie inaczej to wygląda, my nie musimy zastanawiać się, gromadzić, spotykać się z policją, robić cokolwiek. Powinno wpłynąć normalne pismo dnia i tego takiego. Starostwo powiatowe wyraziło zgodę na przejazd samochodów ciężarowych, choć nie wiem, czy to jest moje zdanie, że najpierw zbiera się komisja i zastanawiają się, czy ten most jest obciążony, czy nie, a potem na ten sam most puszczają powiedzmy 40 ton ciężarówkę, tą dużą, 6-osiówkę, 4-osiówkę, tak? Za chwilę się okaże, że ten most na Kielińskiego po takich ciężarach też nawali i wtedy będziemy jeździć przez Girówkę, tak? No ale... Że ten, kto udzielił zgody, powinien jak gdyby skontrolować później, czy nie nastąpiły szkody. To nie jest sprawa gminy. Ten, co udzielił zgodę, czyli starostwo powiatowe przed wydaniem zezwolenia, powinien sprawdzić stan drogi i po zakończeniu przejazdu powinien sprawdzić stan drogi i jeśli ktoś uszkodził drogę, to ten ktoś powinien to naprawić. No taka jest procedura. A ile takich przypadków było w Rawce w ciągu ostatnich lat, że ci, co uszkodzili drogę, naprawili? Były w ogóle takie przypadki, bo mi chyba nie jest żaden. Wie pan, no to trzeba by zapytać ktoś, kto robi te drogi i wydawał zezwolenia, bo jak ktoś wydaje zezwolenie, to jedzie i powinien udokumentować stan drogi, potem ktoś kończy budowę, wracam i sprawdzam, jeśli jest uszkodzone pęknięcia, to powinien na koszt tej osoby zlecić. Ale myślę, że pan Adam, naczelnik, taką ewidencję prowadzi, więc... Na Gorczeńskiej próbowali coś naprawiać, ale to z Polaszka. Dobrze, dziękuję. No bo to naprawianie, a że tak powiem, zalewanie ciepłym asfaltem szczelin, to są dwie różne rzeczy. Tak? Ktoś z państwa jeszcze ma pytania? Pan Michał? Panie komendancie, ja bym prosił, żeby pan się wybrał na spacer na tą ścieżeczkę od Chopina do osiedla i zabrał ze sobą od razu aparat fotograficzny, bo od kilku tygodni no Armagedon. Nie wiem, śnieg nie, szedł. Nie, są kosze i trzy razy tyle wokół koszy, bo są przepełnione. Z tego wynika, że nikt tych koszy tam nie zbiera. Obiecuję, że ja a jutro... odkąd pan współpracował, można powiedzieć, ze mną, to tam było tak wysprzątane. Myślę, że jak jutro teraz... pojawi się pani i będzie w miarę, że ją worek nie przewróci, to będzie pan miał pozbierane. Super, dziękuję. Tu tam od razu jeszcze, jak zejście na lodowisko, to też... To jest ten sam teren. Właśnie tamten pan miał przypisane, tylko że on na przykład, jeśli ma wyrok, powiedzmy, i opracuje 6 tygodni pod ileś tam, to mu przypisujemy, tak? A teraz jest zima i nawet jak go tam wysiemy, było tyle śniegu, że nie jest w stanie pozbierać, ale jeśli mamy sygnał, że coś takiego jest, więc przypiszemy tam jednemu ze skazanych i on tam będzie chodził co tydzień, czy jak ma te 30 godzin, to po 6 godzin raz tygodniu by zbierał, tak? I te worki oczywiście będzie wynosił, tu już będzie, myślę, nie ma pani Uli, muszę jej przekazać, że
Worki tam pozbierane, one zawsze wynoszone są na ulicę albo roztopki, albo pocztową do ostatniego kosza, tak? Bo tam samochód nie wjedzie na tą wąską ścieżkę. Pan Paweł? Ja też odnośnie śmieci, a dotyczy to ulicy do Pociesznej Wody. Mam po stronie, od strony rzeki, no tych śmieci jest bardzo dużo i to są obierki z kuchni, no reklamówki powyrzucane. Ja podejrzewam, że to są mieszkańcy no, z Ukrainy, nie? Którzy po prostu wynoszą, zamiast zostawić to tam, gdzie mieszkają, tylko wynoszą i wyrzucają to do krzaków. Tam. Faktycznie tam dużo. Ale jest masa tego, bo no, tam często biegam, więc ja widzę, jak ten teren wygląda. Myślę, że jak się porozumiemy z zakładem wodociągów i kanalizacji, chcemy, żeby tą kamerę, którą mają na biuro, żeby nam odwrócili na kosz. Tak? Bo akurat z drugiej strony przeglądaliśmy monitoring bulwar i akurat tam nie widać, bo jest po drugiej stronie, jest za daleko. Natomiast byliśmy tam już parę razy i wyczaliśmy, że jest kamera w zakładach wodociągów i kanalizacji tam na tych wodociągach. Wiemy nawet z którego budynku te panie wynoszą. No ja też podejrzewam. Problem z Ukraińcami jest taki, że to dla państwa wiedzy, że jak będziecie mieć kolizję drogową z nimi, to macie problem. Jak zapłacić mandat, to jest problem. Z panią, jak mamy w stanie wskazującym, to mamy problem. Ale jeżeli ktoś ma w domu i otrzymuje za to pieniądze, to uważam, że powinien te śmieci on oddawać i płacić za te śmieci. Tak, i gdyby to ten pan czy pani te kosze wynosiła, nie mielibyśmy problemu, ale to właśnie te inne panie, idąc do magazynu po żywność, to one przy okazji to zostawiają. Ja podejrzewam, że właściciele, ci co wynajmują Ukraińcom, nawet im chyba każą. Nie, oni umowę mają, tylko wie pan. Żeby nie zostawiać śmieci i wynosić sobie po sobie śmieci, no bo to dla właściciela. A ci osobnicy po prostu idą sobie no i zostawiają. Mamy jest tam to, jest to koszt też, jak on musi wybrać. Wiemy w którym miejscu, bo to jest przy moście, przy przejściu tutaj do parku, dokładnie, jak się wychodzi, tak? Naprzeciwko wodociągów tego. Może się uporamy. Dobrze. Zobaczymy. Ja mogę tylko obiecać, że spróbujemy to zrobić, tak? Ja jeszcze mam pytanie jedno do pana, bo pan mówił o tym delikwencie, co przystanki niszczył, prawda? Bo też wtedy w tym czasie został zniszczony przystanek na postoju taksji. Czy on się przyznał? To jest ten postoj taksji. To jest ten. Aha. To jest ten, bo to on przy okazji taksji był budynek, elewacja tak, i to. Tak. Tylko mówię, no myśmy wiedzieli, o którym czasie, godzinę, etc., etc., natomiast był problem z wizerunkiem, dlatego że jest wyłączony w nocy. Natomiast identyfikacji z panem z naczelnikiem sekcji dochodzeniówki pomogła nam żabka i na orkana, dlatego że tu wiedzieliśmy kiedy i kto, natomiast tam widzieliśmy już, że tak powiem. Czyli zapłaci za swoje szkody. No, sprawa przecież jest w trakcie, tak? Albo w zależności od szkody pewnie będzie sprawa karna, bo tam to jest powyżej jakiejś tam kwoty. Czy ktoś z państwa jeszcze ma jakieś pytania? Nie widzę, to jeszcze ja się zapytam o czerwonego Forda Escorta przy Potoku Lubońskim. A to jest teren, wiem o co chodzi, już tam rozmawialiśmy na ten temat, już z dzielnicowym, on tam prowadzi. Ten Ford czarny, że tak powiem, został zatrzymany, z tego co ja wiem, został zatrzymany dowód rejestracyjny tej osobie. Ta osoba, że tak powiem, nie wiem czy już nie jest w zakładzie karnym, natomiast była w momencie, kiedy ten samochód został, była pod wpływem narkotyku, pewnie nie była w stanie już prowadzić. Stąd swego czasu mieliśmy z policją tam właśnie ten punkt taki koło tej kapliczki myśliwych, bo tam młodzież, że tak powiem, do południa czy wieczorem spotykała się i rozumie, że oprócz fajki wodnej jeszcze paliła różne inne rzeczy, tak? Póki co te nasze patrole wyeliminowały, został tylko ten czerwony Ford. Nie wiem, czy się zajmie właściciel działki, czy może Lasy Państwowe, ale na razie tam na razie nie ma sygnałów, żeby młodzież... Na razie tak młodzieży nie ma, Ford zarasta. Także. Kolejny punkt, który mamy, nie ma pani Józi, gdyby była, to pewnie, mówiłem o paleniu gumy, jak to mówił klasyk, ale jedyne gumy, którą nam czasem palą na parkingu przy cmentarzu w Zarytym. Tak? Wiemy, że w godzinach nocnych, no tam akurat ksiądz za naszą poradą tabliczkę napisał, że jest teren monitorowany jakąś taką bez kamery i póki co, że tak powiem, to zdaje egzamin. No, zobaczymy, może tego pana, który tam przyjeżdża. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Tym oto sposobem mieliśmy złożone sprawozdania przez pana komendanta JRG, pana komendanta komisariatu policji w Rabce i pana komendanta Straży Miejskiej w Rabce Zdroju. Bardzo panom dziękujemy za rzeczowe, wyjaśniające wszystko sprawozdania. Dziękujemy za współpracę, no i liczymy, że będzie się nam dobrze układała współpraca, a nawet jeszcze lepiej niż do tej pory. Także dziękuję bardzo. Do widzenia.
Punkt 6 porządku obrad 63 sesji. Podjęcie uchwały na wniosek burmistrza Rabki Zdroju w sprawie zmian w budżecie gminy Rabka Zdrój na rok 2023. Tutaj od razu zapytam, ta uchwała była opiniowana, otrzymała opinię? Dziękuję bardzo. Też chcę zaznaczyć, że w obradach bierze udział 13 radnych, także posiadamy kworum, możemy prawomocnie podejmować, głosować i podejmować decyzje. Czy pan burmistrz, czy pani skarbnik przedstawi? Poproszę panią. Panie przewodniczący, szanowni radni. Projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie gminy na 2023 rok po zmianach zakłada zwiększenie dochodów o kwotę 9 080 476 zł. Zakłada zwiększenie wydatków o kwotę 12 131 385 zł i 56 groszy. Zwiększenie deficytu o kwotę 3 050 909 zł i 53 grosze. I ten deficyt planowany jest do spłaty z wolnych środków kwota 2 900 000, z przychodów z Funduszu Pomocy kwota 59 306 zł i 16 groszy i z przychodów dotyczących środków unijnych kwota 91 603 zł i 40 groszy. Zaplanowane zmiany w budżecie w tym projekcie uchwały są następujące. W dochodach wprowadzamy środki dotyczące refundacji wydatków za rok ubiegły. Ta refundacja dotyczy projektu numer alarmowy 112. Jest to kwota 157 069 zł i 53 grosze. Projekt budowa wodnego placu zabaw kwota 210 266 zł i 97 groszy. I projekt cyfrowa gmina 6396 zł. Kolejne zmiany, które są zaplanowane w tym projekcie uchwały, to wprowadzenie dochodów z tytułu odzyskanego podatku VAT. Kwota 160 tysięcy złotych. Zabezpieczenie środków po stronie dochodowej i po stronie wydatkowej na wypłaty dodatków energetycznych. Jest to kwota 229 tysięcy 500 oraz na dodatki w dostarczaniu paliw gazowych. Kwota 29 tysięcy 580. Wprowadzamy do budżetu dofinansowanie w wysokości 8 190 tysięcy na zadanie poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rabka Zdrój. Jest to dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie jest również przewidziane po stronie wydatkowej w planie zadań inwestycyjnych i w planie wydatków. Kwota po stronie wydatków to jest 11 milionów 700. W związku z tym 8 milionów 190 dofinansowanie, a nasz udział 3 miliony 510. Kolejne zmiany, które są zaplanowane w tym projekcie uchwały, to po stronie wydatkowej wprowadzamy środki z ubiegłego roku na realizację projektu Zaangażowana Szkoła i na zadania w oświacie związane z obywatelami Ukrainy. Zwiększamy również środki na zadaniu Modernizacja zaplecza szatniowo-magazynowego i sanitarnego na Stadionie Miejskim w Rabce Zdroju. Jest to kwota 15 tysięcy złotych. Całość zadania na dzień dzisiejszy to 215 tysięcy. Dofinansowanie 120 795 zł, natomiast środki własne 94 205 zł. Kolejna zmiana zaplanowana w tym projekcie uchwały to wprowadzenie zadania inwestycyjnego dotacja inwestycyjna celowa dla Szpitala Miejskiego w Rabce Zdroju na zadanie przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku szpitala. Zaplanowana kwota to 3 miliony złotych. W związku z tym z zabezpieczeniem tych środków zostały zmniejszone środki na zadaniu budowa centrum mieszkalno-senioralnego w Chabówce, kwota 2 miliony 200. Natomiast pozostała kwota pochodzi z wolnych środków oraz zabezpieczonych środków po stronie dochodowej, które były wprowadzone do tego projektu uchwały. Dziękuję. Jak są jakieś pytania, to będę odpowiadać. Dziękuję bardzo. Kto z państwa? Pan Darek. Panie skarbnik, tam jest w budżecie napisane te 8 milionów, chyba 75 tysięcy, dobrze kojarzę tam, ale no, poniatowskiego
i Zakopiańską. Ile to jest, kto ile dostaje z tego? To jest w budżecie 8 500 000. 8 050 000 jest dofinansowania, 450 gdzieś około jest nasze środki własne. Jest przetarg i po przetargu, nie wiem, to pan burmistrz chyba mówił w sprawozdaniu dzisiaj, jak poszedł. Sierantówka, nie wiem, panie burmistrzu, pan tam będzie miał. Czy 1 300 000, czy 1 500 000? Wczoraj dopiero były oba składanie ofert. Czyli prawie 7 milionów idzie na Pilatowskiego, tak? Nie, bo przetarg jest dużo niższy. 5 milionów, 5 milionów, 300 milionów. Pilatowskiego. To dużo. 1 296 000. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z państwa? Pan Marek. Ja mam tutaj pytanie. W WPWF-ie jest zawarta tam inwestycja na autobusy. Tutaj właśnie na tą komunikację. Bardzo bym, ja wiem, ale budżet, tak, WPF jest składową budżetu. Ja zawsze głosuję tak jak i budżet, uchwała główna budżetu i WPF jest jedną ze składowych, prawda? Więc chciałbym uzyskać tutaj informację, czy ta inwestycja jest na stan obecny potrzebna, czy te pieniądze nie mogłyby być wykorzystane w inny sposób. Dziękuję. No, dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, czy omawiać teraz? Właśnie, czy, nie wiem, panie Marku, bo to będzie w... Tak, tylko... Tak jak mówię, budżet jest budżetem. Nie, i budżet ale nie ma jest... tutaj, w budżecie nie mamy, wiesz... No, ja wiem. 23-24, bo umowę mam. Wiem. Umowa ma być podpisana w tym roku z wydatkowaniem środków 2024. 23 jest podpisanie umowy, ale wydatkowanie środków. Tak. No nie wiem, mogę od razu omówić, nie wiem jak pan no przewodniczący tak, chce. I tak. Bardzo bym prosił, bo ja zawsze chcę mieć poskładane to wszystko w jedną całość. Dziękuję. No to druga uchwała, którą mamy w kolejności, to są zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy. Dobrze. Dobra, to jeszcze wrócimy już po wszystkich uwagach do budżetu, wrócimy do WPF-u i potem będziemy głosować budżet i potem WPF, tak? Czyli co, przechodzimy czyli nie, do WPF-u, czy do budżetu. Budżet, do budżetu, tak. Dobrze, dziękuję. Mogę prosić o głos? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja mam tylko takie pytanie, z jakich to jest środków? Chyba z naszych, bo tu jest wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, to są nasze środki, prawda? Tak. I tu jest 300 tysięcy na budowę sieci wodociągowej przy ulicy Nowy Świat, od ulicy Krótkiej w kierunku Kresówki w ramach otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji. Czyli ile to ewentualnie to zadanie będzie kosztować? Bo 300 tysięcy to są nasze środki, z tego rozumiem. Czyli ile to będzie kosztować nas? Pani radna, to 300 tysięcy jest prowadzone ze środków, które otrzymaliśmy jeszcze w 2022 roku, albo pierwszym roku na pierwszym subwencji. Była taka subwencja na zadania i inwestycyjne, kanalizacyjne i wodociągowe. I tam razem ta dotacja, subwencja przyszła około 6 milionów. I to jest z tych środków, tak też tutaj nie ma nic naszych własnych, tylko dlatego to jest tak zadanie nazwane. 300 tysięcy. I to będzie dokumentacja chyba tylko na razie. Dokumentacja, no, tak. I to też, ale to później z naszych, tak? Proszę? Już jest dokumentacja. A, jest dokumentacja, czyli to będzie wykonane. No to wykonanie. 300 tysięcy. No to realizacja robót, jeżeli już była dokumentacja, pan, będzie realizacja. Burmistrz, to duże zadanie. Pan burmistrz jeszcze tutaj. Zadanie. Halo, halo. Pan burmistrz tu jeszcze. Panie przewodniczący, szanowni radni. Jak państwo pamiętacie, jak była przebudowa mostu, na tym odcinku na dole nasz zakład zrobił ten odcinek, tylko kwestia właśnie teraz od tego momentu do góry tutaj właśnie w kierunku Nowego Światu. Właśnie ten odcinek, żeby można było docelowo pospinać to na Nowym Świecie, bo jak państwo pamiętacie, jak przebudowywaliśmy tą część tutaj w kierunku kina, to zostało zrobione. Druga strona to jest właśnie od strony Poniczanki, żeby docelowo można było to spiąć w jedną całość. Ale tu chodzi o kanalizację i wodę. Krótka. Tak, ale tak od tamtej strony. Sieci wodociągowej od ulicy Krótkiej w kierunku Kresówki. Tak, jak najbardziej. Łącznie z położeniem asfaltu nowego, tak? Tam troszkę to inaczej idzie, jak to pierwszy idzie, pamiętasz? To owszem, to
To idzie drogą, wodociąg jest zaprojektowany w drodze, tylko że będziemy to robić metodą bezwykopową, więc nie będziemy ruszać asfaltu. Aha, rozumiem. Dobrze. A jeszcze mam jeszcze pytanie, bo już wiadomo, ile będzie odpisu środków na sołectwa, na przykład jaki będzie fundusz sołecki wysoki, jakie kwoty to będą. W 2023 roku? Roku, tak. Tak, to jest około 50 tysięcy. A tutaj mamy w rozdziale 700005 utwardzenie i wyłożenie kostką brukową terenu wokół OSP Ponica 50 722, wykonanie parkingu obok remizy OSP Rdzawka 50 722 zł. Czyli z tego wychodzi, że z tego funduszu pójdą tak, te pieniążki. Tak. Czyli na ten rok już funduszu nie ma na te sołectwa. Nie, zaplanowane są te zadania z tego funduszu. Tylko, tylko te zadania tak. I to jest koniec jak gdyby pieniędzy z funduszu. Z tego funduszu. Z funduszu sołeckiego. I jeszcze mam pytanie, proszę. Lampy były zakładane w zeszłym roku na rok. Bo to co roku tam jest inne środki są z funduszu. Tak. Ale czy to do tego zadania będziemy coś dopłacać? No na dzień dzisiejszy mamy tylko tyle na razie w budżecie. Aha, czyli praktycznie jest to jak gdyby przyjęte, włożone są te środki z funduszu sołeckiego. Ale jeszcze nie wiadomo, ile to faktycznie będzie kosztować. Tak? No kosztorysów na pewno jeszcze nie ma, no chyba że pan burmistrz tutaj coś wie na ten temat. Ale... No ja pytam po prostu. I mam jeszcze tylko pytanie odnośnie tutaj tych kwot, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, czyli szpital. Bo tu jest 2 miliony, 3 miliony. Te 2 miliony są policzone z tego, co tu cały czas siedzi w naszym budżecie, tak? Tak, z rządowego funduszu. Dodatkowe 3 miliony, czyli 5 milionów jak gdyby jest? Tak. Tak. 3 miliony to jest dotacja, a 2 miliony to jest rządowy fundusz inwestycji lokalnych, czyli razem 5 milionów. Te 5 milionów jest już po prostu w budżecie tak, na szpital, na ten rok, tak. Aha. No dotacja, to chyba tyle. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Pan Jan? Znaczy ja mam tylko taką prośbę. Właściwie to będzie prośba do wszystkich przewodniczących komisji, że w przypadku jakiegokolwiek projektu uchwały, żeby podawali informacje o tym, jak było głosowane na komisjach. Nie, że pozytywnie, negatywnie, tylko konkretnie ilościowo, żeby ta informacja też i do tych, którzy nie byli, bo nie są członkami komisji, żeby też tą informację mieli. To jest tak tylko na przyszłość. Dobrze, dziękuję pani Janie. Czy ktoś do budżetu ma jeszcze pytania? Dobrze, nie widzę. To co, może jeszcze przed głosowaniem w takim razie budżetu wróćmy do tego WPF-u. Dobrze, głosujemy budżet. Dobra. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się? Dziękuję państwu za głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 9 głosów za, 2 głosy przeciw, 2 głosy wstrzymujące się. Projekt uchwały nr 7 w sprawie zmiany w budżecie gminy Rabka-Zdrój na rok 2023 przechodzi do realizacji. I podpunkt drugi punktu 6 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój. I tutaj wracamy do pytania pana Marka. Tak, proszę bardzo. Jest już pan burmistrz, to niech pan burmistrz odpowie. No nie ma znaczenia kto, ja jest tym się akurat znajdę. Gdyby nie było pana burmistrza, to tak, ale pan burmistrz jest, więc w tym momencie proszę bardzo. Proszę bardzo, jeżeli tak. Mogę taką małą dygresję. Od prowadzenia sesji jest pan przewodniczący, udzielił mi głosu i powinnam go zabrać. Dobrze, to już ustalone, pani zabiera głos. Dziękuję. Jeżeli chodzi o te autobusy, o które pan pytał, panie Marku, to był złożony wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska już w roku 2021 i wtedy udało nam się pozyskać te środki na 2 autobusy. To jest 1 850 000 dofinansowania z Narodowego Funduszu. Pozostała kwota jest zaplanowana środków własnych miasta.
Inwestycja do realizacji w związku z trudną sytuacją, jak pan wspomniał, w budżecie została przełożona na rok 2024, ale żeby w ogóle mogła być realizowana, to musi być podpisana najpierw umowa z Narodowym Funduszem, więc żebyśmy mogli ją podpisać, to musimy mieć też te środki zabezpieczone na rok 2024. Podpisanie umowy nastąpiłoby w tym roku, a wydatkowanie ewentualnie w 2024 roku. Dobrze, pan Marek. Dziękuję. Mam kolejne pytanie odnośnie tego. Jeżeli byśmy zainwestowali w te autobusy, gdzie moim zdaniem to troszeczkę, no nie ma sensu, to jest moje zdanie. Kto później będzie utrzymywał te autobusy, bo wiąże się to z dużymi kosztami, tym bardziej, że to są autobusy napędzane elektrycznie, prawda? I z tego, co mi też wiadomo, są z tymi pojazdami problemy. Zaczynają się pojawiać problemy. W mediach można też wyczytać, jak ten sprzęt funkcjonuje i zaczyna funkcjonować. Więc chciałbym uzyskać właśnie informację, kto to utrzymać będzie musiał. Druga sprawa, jaki będzie koszt zwrotu takiej inwestycji. Jak wiemy, no te pojazdy są całkowicie inne do, prawda, serwisowania. Czy będzie nas stać na taką inwestycję właśnie? Dziękuję bardzo. Proszę. Jeżeli już mam głos, więc jeżeli chodzi ogólnie o autobusy elektryczne czy pojazdy elektryczne, to państwo wiecie, że jest to kolejny krok milowy, który powinna spełnić Polska, wchodząc, realizując Krajowy Plan Odbudowy w Unii Europejskiej, więc większość miast już funkcjonuje na autobusach elektrycznych, jakoś nie mają takiego wielkiego problemu z eksploatacją tego autobusu. Ogłoszenie przetargu będzie obejmowało cały zakres specyfikacji od przeglądów poprzez gwarancje i kilka miast, chociażby Andrychów przywołam, bo rozmawialiśmy z burmistrzem Andrychowa, który dzierżawi na przykład firmie zewnętrznej te autobusy i po prostu jest zwrot wydatkowania środków finansowych, czyli po prostu jakby leasing można dać firmie i taki leasing jest prowadzony. Druga rzecz, jak państwo wiecie, to my mamy około wydatek z budżetu prawie 500 tysięcy złotych rocznie na dowozy dzieci do szkół. Więc to nie są też jakieś bagatelne kwoty. Dodatkowo dochodzą wyjazdy na zajęcia pozalekcyjne, czyli na przykład baseny, czy wychodzą to zajęcia na jakieś wycieczki, czy zawody sportowe. Ciągle z tym jest problem. Ponadto kwestia amortyzacji całej reszty to jest na poziomie, tak jak każdy majątek, wydatek majątkowy, czyli około 20%, bo żeśmy sprawdzali, więc to nie są jakieś nie wiadomo kwoty. I tak jak powiedziałam, my będziemy o tym decydować, a myślę, że to już nie my, tylko być może kolejna rada i kolejny burmistrz i tak dalej, bo 24 w kwietniu, jak wiecie państwo, są wybory. Więc chcąc złożyć wniosek i dostać dofinansowanie, to nie jest tak, że my sobie dzisiaj wymyślimy, że jutro składamy wniosek, tylko muszą być określone nabory. Jak wiecie państwo, długość my czekali na taki nabór. Tym bardziej, że nawet pani Ola tutaj zwraca uwagę na to, że powinniśmy mieć w mieście takie jakieś autobusy, które odciążyłyby ruch nawet w obrębie parku. Mówiliście panowie tutaj radni, pan pamiętam, pan Skowron, o zamknięciu ewentualnie jakiejś części ulicy, żeby było miasto ekologiczne. Padało takie pytanie, ja pamiętam, można to przywrócić jeszcze z sesji poprzednich, więc myślę, że gdybyśmy mieli takie autobusy elektryczne, to na pewno mając nawet uchwałę antysmogową, poprawi się jakość powietrza i funkcjonowanie w obrębie parku i nie tylko, i różnych innych atrakcji w mieście. Dziękuję. Dziękuję. Pani burmistrz, nawiązując do pani wypowiedzi, no ale Andrychów, z tego co mi wiadomo, to ma swój PKS, tak? Swoją tą. Nie, dzierżawią wszystko i mają, dzierżawią, tak, bo rozmawialiśmy z panem burmistrzem. Na przykład w Rabce nie mamy, żeby mieliśmy komuś, jak ja to mówię, wiedział, że druga. Możemy wyłonić w przetargu. Ponadto wczoraj pan wojewoda odnośnie tego, co pan pyta, nawet wspomniał Andrychów, jeżeli jest prowadzona komunikacja miejska, to można pozyskać dopłaty z Urzędu Wojewódzkiego. My nie mamy. Tego, co mi jest wiadomo, nie jestem stuprocentowy, ale wiem, że mają swój, no to dobra. No swój polegający na tym, że przekazał realizację zadania firmie zewnętrznej. Jako PKS-u nie mamy. Ale oni też nie mają. Panie Darku, oni nie mają.
A drugi oni mają jest... samochody, autobusy, które pozyskali z budżetu państwa, też z projektu odnośnie... Ale drugi jest problem teraz, gdzie ich będziemy trzymać. To jest jeden plac, muszą być stacje ładowania. Stacje ładowania, jak pan wie, to już mamy przy hulajnodze, więc już jedna funkcjonuje, druga, przepraszam, hulajduszy. Hulajduszy jest stacja, kolejna będzie budowana przy parkingu, tu przy cmentarzu, tylko tam nie ma odpowiedniej mocy prądu, a myślę, że jak będziemy robić ten plac, który jest zaplanowany pod cmentarzem, jest zaplanowane zwiększenie mocy i odpowiednie przygotowanie do takiej stacji ładowania. Moim zdaniem, tak jak pan tutaj kolega powiedział, Marek, na taką Rabkę to nie ma sensu. Mamy tych przewoźników i to jest szkoda pieniędzy, że jest dotacja taka, bo no, moim zdaniem... I jeszcze ostatni argument to jest to, że jak państwo wiecie, jest budowana linia kolejowa, więc nie wszystkie pociągi będą wjeżdżać do Rabki. Ponadto teraz przy Zakopiance jest duży problem z wjechaniem do Rabki, bo nie wszystkie autobusy wjeżdżają, więc gdyby powstał w Chabówce park and drive, to jak najbardziej byłoby to zasadne, żeby z Chabówki do Rabki kursował taki autobus elektryczny i znacznie by rozwiązał sytuację. Moim zdaniem nie ma się patrzeć, co, że jest dotacja 1 800 000, jak musimy dołożyć ten, żebyśmy mieli różne tu dotacje i na tych dotacjach wyszło, jak wyszło. Ale panie Darku, w tym roku pan tego nie dokłada, to jest kwestia przyszłego roku i myślę, że trzeba dać szansę przyszłemu rokowi, żeby ewentualnie podjąć decyzję. Środki finansowe w budżecie zmieniają się jak w kalejdoskopie. Raz pan wojewoda mówi, że nie ma środków, potem państwo dokapitalizuje, można powiedzieć, budżet miasta do środków bieżących, bo ciągle ich brakuje. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan Rafał. Ja też chciałem się odnieść do tych autobusów. A pierwsze taką prośbę mam do pana burmistrza, bo zawsze porównujemy się z jakimiś tam Andrychowami, czy tak samo audytorzy tu porównywali się z jakimiś miastami nas. Porównujemy się przede wszystkim tylko z uzdrowiskami. Jak działają uzdrowiska, komunikacja, jak działa u nas, bo my jesteśmy uzdrowiskiem, a nie, no, chodzi nas Andrychów, czy jak poprzedni audytorzy przedstawiali jakieś tam miasta, gdzie wcześniej audyty robili. To jest jedna kwestia, a druga kwestia jest taka, że pani powiedziała przedtem, że będziemy ze środków własnych mieć te pieniądze. Ja bym chciał zapytać się panią skarbnik, jakie to środki własne będą? Niech mi pani wyjaśni. Mówiłam na komisji, jak jest w wieloletniej prognozie finansowej, że na to jest zaplanowany kredyt w 2024 roku w wysokości 1 568 200. I jeszcze jakie odsetki będą? No to też już tu liczyłam na komisji, rocznie wychodzi gdzieś około 120 tysięcy za pierwszy rok, a później tam jest do 2026 chyba kredyt zaplanowany. Od 2026 do 2031 jest kredyt zaplanowany. Ale nie na autobusy. Na autobusy 1 568 200. Czyli około, więc może być około 400 na całości, no nie wiem. No, czyli około 2 milionów kredytu. No to na to wygląda, że nam w sumie są niepotrzebne te autobusy. Czyli to, czyli tak, teraz ten kredyt, cały czas tu jest mówione, że poprzednicy zadłużyli Rabkę, zadłużali Rabkę, no i my musimy teraz się z tym borykać. Przyjdą następni i powiedzą na nas, poprzednicy zadłużyli Rabkę i będziemy się borykać, bo ten kredyt już, tak jak wcześniej pani powiedziała, będzie spłacać następna rada, następna cała kadencja. Ja uważam, tak jak tu koledzy, że to nie ma sensu i argumenty, że do Fabówce powstaje kolej, mnie nie przekonują, że tam powstaje dworzec, bo 4 linie busowe jeżdżą akurat tamtędy, no to będą zabierać tych ludzi i nie trzeba tam nowej linii żadnej tworzyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze panie Piotrze, chciałem zaznaczyć, że opinia była negatywna. Negatywna, przepraszam. W stosunku. Proszę. Jaki był wynik? 3 osoby się wstrzymały, 3 były przeciw, 1 była za. Dziękuję. Kto to mogę powiedzieć? Jak, nie, jak to chcecie. Już. Pan burmistrz chciał się odnieść. Pan burmistrz się... Panie przewodniczący, szanowni radni. Jak przyszliście państwo tu do rady, ja też, to mówiliśmy o zadłużeniu. Mówiliśmy właśnie, że gmina jest niebezpiecznie zadłużona i zadeklarowałem państwu wtedy, że nie będziemy zwiększali zadłużenia, że zrobimy wszystko, żeby z tego zadłużenia zejść. Prosiłem o przygotowanie, a nie macie tego słupkowego takiego wykazu? Pokażcie państwo, bo to myślę, że bardziej, a wiem, ale myślę, że to chodzi o to, żebyście państwo zobaczyli te kwoty. Proszę zwrócić uwagę,
że zakładaliśmy również wzięcie kredytu praktycznie każdego roku. Nie praktycznie, każdego roku zakładaliśmy w różnej wysokości. Natomiast w ciągu całego roku robiliśmy wszystko, żeby nie zwiększyć tego kredytu, a żeby z niego zejść. Na tyle, na ile było to możliwe. Jak Państwo widzicie, to o czym Pan Rafał przed chwilą powiedział, w momencie jak objęliście funkcję, ja też, w założeniach było, że koniec roku zamknie się kwotą 26 milionów 300. Zamknął się niższą 5600. Natomiast proszę zobaczyć, zeszliśmy do 20 milionów 300 tysięcy. I dalej uważam też, że należy robić wszystko, żeby z tego zadłużenia zejść. Natomiast to, co zostało tu wcześniej powiedziane, to nie będzie tak, jeżeli chodzi o te autobusy elektryczne, że za rok czy za dwa ktoś będzie chciał na przykład taki autobus i nie będzie opcji, żeby go kupić, bo nie będzie na to naboru. To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz, mówimy o Chabówce, mówimy o wiadukcie, o przystanku. Ja powiem tak, to co powiedział do mnie dyrektor w Krakowie. Proszę pana, my jak zrobimy ten węzeł, czyli skrócimy ten przejazd, to przez rok będziemy monitorowali, ile tam ludzi wysiada. I po roku czasu, jak nie będą ludzie wysiadać, to my go zlikwidujemy. Czy chcecie państwo, żeby przez naszą gminę przejeżdżały pociągi, żeby nie było opcji nawet, żeby tam wysiąść? Jeżeli my się do tego nie przygotujemy teraz, to za rok, jak oni zrobią węzeł, to w ogóle nie będzie o czym dyskutować, bo za dwa lata się tam nie zatrzyma pociąg, no i będzie problem. Druga sprawa, proszę zwrócić uwagę na przystanek, który chcemy, żeby był na Możdżeniówce w Chabówce. Też przez Chabówkę przebiega droga bardzo ważna, natomiast też nie mamy przystanku, żadnego nie mamy w zasadzie w naszej gminie, jeżeli nie zjadą przedsiębiorcy właśnie tutaj na Zabornie. Więc będą przejeżdżali wszyscy przez naszą gminę, ale nikt się nie zatrzyma. Natomiast komunikacja w naszej gminie, żeby ci ludzie mogli dotrzeć do przystanku, a z przystanku do uzdrowiska, to jest nasze zadanie, ale my się do tego musimy przygotować już, bo za 2-3 lata obstawią, że nie będzie o czym rozmawiać. Chcę powiedzieć również, że dzisiaj, kiedy wcześniej nie zrobiono albo, że tak powiem, nie dopilnowano, niezależnie kto, kiedy i w którym roku, ale nie dopilnowano, żeby był przystanek w Rabce albo przynajmniej w Chabówce, bo wszyscy uważali, że przystanek był, to będzie. Jak Państwo widzicie, był i go nie ma. I dzisiaj jest tak, że wysiadają ludzie albo w Nowym Targu, albo ewentualnie w Skomielnej, żeby dotrzeć do naszej gminy. Jeżeli my chcemy być dalej uzdrowiskiem, chcemy, żeby do nas przyjeżdżali, to my musimy zadbać o to, żeby oni tutaj do Rabki dotarli. I uważam, że jedną z tych form, jedną z lepszych tych form, to jest właśnie stworzenie niewielkiej, ale jednak komunikacji, która łączyłaby, bo przecież nam już studenci Politechniki Krakowskiej pokazali, że rynek rabczański nie jest z niczym skomunikowany. Żeby taki autobus mógł jechać przez rynek, żeby mógł wyjechać na Zabornie, bo przecież ogromna ilość osób, przepraszam, a zwłaszcza starszych, mówi, że oni chcieliby tam dotrzeć na cmentarz, bo mają pochowanych kogoś z rodziny. I wtedy byśmy dotarli do Chabówki na jeden i drugi przystanek i zrobilibyśmy taką pętlę, która pozwoliłaby, osobiście tak uważam, nie wiem, czy tak będzie, uważam, że tak będzie, która pozwoliłaby, żeby ci ludzie, którzy dotrą do naszej gminy właśnie w Chabówce albo do Zakopianki, na Możdżeniówkę, albo na stację kolejową, na przystanek, przepraszam, nie stację, przystanek kolejowy na wysokości boiska sportowego, to właśnie my tych ludzi zabierzemy i przywieziemy ich do gminy. Natomiast tutaj to, o czym było mówione, no Świeradów taką komunikację rozwija bezwzględnie i inne gminy uzdrowiskowe. A to już jest do przedyskutowania, panie Robercie, ale jest to zrobione i myślę, że jeżeli my chcemy rozmawiać o tym, żeby ci ludzie do nas przyjechali, nie każdy przyjedzie własnym samochodem. I teraz pytanie, jak z bagażem dotrze do Rabki. Dlatego uważam, że my dzisiaj się musimy do tego już przygotować. Nikt nie mówi, że będzie łatwo. Nikt nie mówi, że... Znaczy łatwo jest podjąć decyzję, jak nie ma problemów finansowych. To jest łatwo podjąć. Natomiast chciałbym, żebyście Państwo, patrząc na ten przykład, zwrócili uwagę, że rozumiem, że te pytania i te wątpliwości są z troską o ten budżet i o tym rozmawiamy po prostu,
ale proszę mi wierzyć, że też daleki jestem od tego, żeby ten budżet zadłużać, natomiast są pewne zadania, które chciałbym, żebyśmy zrealizowali je teraz, albo inaczej, żebyśmy się przynajmniej teraz do tego przygotowali, bo będzie taki moment, że będzie na to za późno i uważam, że teraz jest ten moment. Dlatego proszę Państwa... Dziękuję. Dlatego proszę Państwa, żebyście to zaakceptowali. Czy jest ryzyko? Ryzyko jest jak zawsze, jak się podejmuje takie decyzje, ale uważam, że jest to z korzyścią dla naszej gminy, dla uzdrowiska i dla naszego miasteczka. Dziękuję. No, dziękuję bardzo. Pan Marek. Ja się odniosę do tych autobusów jeszcze, ponieważ wyczytałem w tej chwili tutaj na jednym, no wuje Google jak zwykle wszystko mówi, ale jeden z radnych z Warszawy, nie będę mówił tutaj nazwiska, dzięki jego interpelacji wyszły tutaj na jaw koszty utrzymywania autobusów w Warszawie elektrycznych. I tutaj pozwolę sobie to odczytać. W przeliczeniu na jeden wozokilometr autobusy elektryczne w Warszawie są droższe o ponad 2 zł niż pojazdy z konwencjonalnymi napędami. Żywotność akumulatorów w autobusach elektrycznych pokrywa się z okresem ich użytkowania przez przewoźnika. Pojazdy elektryczne na razie nie są w stanie zastąpić spalinowych ze względu na problemy z zasięgiem, które gwałtownie maleją, jeśli na zewnątrz panuje minusowa temperatura. Teraz porównując klimat, jak już mamy taką tutaj modę porównywania się do innych miejscowości, porównując nasz klimat rabczański, a klimat tu w tym przypadku już nawet warszawski, no to jednak mamy dużą różnicę. Jeżeli tutaj już wychodzą pewne problemy związane z utrzymywaniem takich autobusów i kosztem eksploatacji, to ja bym chciał zadać pytanie, może nie do burmistrza i pani wiceburmistrz, ale tutaj by się należało skłonić do Ministerstwa Ochrony Środowiska, gdzie tak rzekomo nad tym problemem czystości powietrza dbają. Jak to się ma z utylizacją później akumulatorów, które z tego co tutaj czytam wyrównują się z ich żywotnością. To jest pierwsza rzecz i to bardzo ważna rzecz. Już dlatego mówię, może przy obecnej technologii tutaj nie jest to warte. Proszę. To znaczy ja wiem, tylko... Momencik, ja może tu jeszcze skończę. Dobrze, odnośnie tej... niech pan Marek skończy. Tak, odnośnie tej ekologii w tym momencie. Ja dbam tutaj o ten budżet i przyszłość. Tutaj pan burmistrz zasłonił się dotacją, że później może nie być tak dalej. To cofnąłbym się też w przeszłość. Tak samo no, dotacja miała być na ten park wodny, była na park wodny, popłynęliśmy na tym. I boję się z doświadczenia, przepraszam, że to tak akurat porównuję, bo tak mi się w tej chwili to nasunęło, ale boję się jeszcze raz, że wyjdzie to samo z tymi autobusami, ponieważ technologia pojazdów napędzanych tutaj elektrycznie czy hybrydowo cały czas jest w rozwoju. Ja nie chcę tu kwestionować słów pana burmistrza, że może później nie być osiągalna dotacja, ale ja mam nadzieję, że tych dotacji będzie więcej na lepszych zasadach, będzie można pozyskać na lepsze pojazdy, bo tak jak mówię, mam tutaj dane w tej chwili i wyszło to wszystko jak jest. Jest koszt w okresie od, uwaga, 1 listopad 2020 do 21.10.21 z uwzględnieniem zakupu amortyzacji paliwa, napraw i obsługi oraz kosztów stałych spółki wynosi dla pojazdów zasilanych olejem napędowym 9,2 zł, a dla pojazdów elektrycznych 11,86. To spora różnica. A Warszawa ma 160 elektryków w taborze i będzie ich tylko więcej. Czytam dane, czytam fakty, panie burmistrzu, więc ja mówię, można dbać też w inny sposób o ekologię. Tutaj dwa autobusy mogą podgrążyć przyszłych radnych, przyszłą tutaj władzę, która
przejmie tutaj miasto, dokładnie, która przejmie po nas tutaj schedę, żeby nie było zarzutów właśnie tak jak z poprzedniej kadencji. No niestety też się wiele rzeczy sygnalizowało i wyszło jak wyszło. Ja nie chcę tego błędu popełnić i mam nadzieję, że reszta radnych też nie będzie popełniała. Można sobie dosłownie przeczytać interpelację radnych z Warszawy. Pan Witold K. Dzięki niemu w zasadzie wyszło wszystko, no tak jak mówię. Także bardzo bym prosił się nad tym problemem, bo jest, jest, to ja może od razu. Autobusy elektryczne na ulicach polskich miast nie są już rzadkością. Pojazdy tego typu są dobre dla mieszkańców, bo są ciche i wygodne, a miasto pokazuje troskę o planetę. W porządku, ja się z tym zgadzam, bo faktycznie też jechałem takim elektrykiem, jest cichutko. Tylko proszę Państwa, szanowni radni, to my wydajemy te pieniądze na to, ale będziemy podejmować decyzję, ale jest za... Ale halo, pan Marek skończy. I... Tu chodzi o to, że będzie startowała gmina, mam z tego co tutaj słyszę, w tej dotacji. Więc i... No to właśnie. Czyli mając takie fakty, proszę Państwa, bardzo bym prosił się jeszcze tutaj zdoktoryzować nad innymi też miastami, tym bardziej, że mamy teren górzysty, to jest pierwsza rzecz. Mamy niższe temperatury, to jest druga rzecz. Rząd, powiem polski i ekolodzy nakłaniali nas, obywateli Polski, na to, żebyśmy brali dotacje na pompy ciepła, na fotowoltaikę, ale nikt nie wspominał i nie mówił obywatelom Polski, że w tym momencie niestety w pewnych rejonach Polski, czyli górzystych, gdzie niższa jest temperatura, pompy ciepła niestety nie spełniają takich wymogów, jak powinny być, ale ja mówię odnośnie tej ekologii, panie Robercie, żebyśmy się skłonili nad tym wszystkim. Fotowoltaika tak samo. Nikt nie doradzał mieszkańcom, że jak ktoś bierze pompę, że załóżmy do 10 kW się nie opłaca tej inwestycji robić. Teraz nakładają na nas limity, gdzie też się temu będę sprzeciwiał i głośno to mówiłem i dziękuję, że tutaj się wszyscy skłonili i pan burmistrz, że tą intencyjną uchwałę daliśmy z tym zapisem o likwidacji tych limitów, ale niestety chyba to nie zaskutkowało. Więc... Właśnie, więc bardzo bym... Dobrze, panie Robercie, proszę mnie nie popędzać, bo mam prawo tutaj tego głosu. Dbam o to wszystko, o ekologię też dbam, bo nie będę już... No, panie Robercie, byłem jednym z pierwszych tutaj osób, które to wszystko pomontowały. Pompę ciepła mam od 6 prawie lat i wiem, o czym mówię. Więc nie chcę, żeby następne osoby były nabijane w butelkę, tyle powiem. Bo to są poważne tematy, proszę Państwa. A teraz rząd będzie nakładał na nas limity zużywania tu w tym momencie kilowatów. Tylko pytam się, kto to obliczył, panie Robercie? No właśnie. Nie, te limity, bo w tym momencie za każdy jeden kilowat, gdzie ludzie ogrzewają prądem, będą płacić złotówkę. Kogo będzie stać na to? I to jest ta właśnie pseudoekologia, panie Robercie, o której mówię. Nie można w ten sposób podejmować decyzji, bo jest dotacja, to ją bierzemy. Trzeba ją przeanalizować. No to widocznie, panie Robercie, właśnie nie do końca. Ja przedstawiam tu fakty, które wychodzą w tym momencie na jaw. Jestem też zbulwersowany i będę walczył o to. Ale panie Robercie, dlaczego pan przeszkadza koledze, jak się wypowiada? Bo słucham pana tak. No cały czas pan... Panowie, proszę o zachowanie spokoju. Pan Marek kończy swoją wypowiedź. Będę kończył i dlatego też skłaniam się tutaj do tego, bo póki jestem radnym i mamy możliwość jeszcze wyżej głosu, będę walczył o to, żeby właśnie znieść te limity, żeby spojrzeć inaczej na oczy o tą ekologię i tak dalej, bo też nikt nie mówił nam, co z tymi panelami fotowoltaicznymi też będzie później za 30, 40 czy 50 lat. Utylizacja właśnie. Także
Proszę się nad tym zastanowić. Żywotność akumulatorów, klimat rabczański przede wszystkim i infrastruktura dróg. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie Marku. Pan burmistrz chciał się odnieść tutaj do pana wypowiedzi. Jeżeli można. Inne gminy, tak jak ten Świeradów, to też jest gmina górska, gmina uzdrowiskowa, więc to jest na podobnej zasadzie. Tam temperatury też są porównywalne. Podał pan przykład Warszawy. No ja powiem tak, że myślę, że Warszawa to w ogóle nie jest dobrym przykładem, bo u nich jest wszystko najdroższe. Tam wszystko kosztuje tyle, że to w ogóle nawet nie ma co porównywać. Natomiast to, o czym pan mówi, wyrażając troskę, jak najbardziej rozumiem i wiem, nad czym się pan zastanawia i proszę mi wierzyć, że na podobnej zasadzie też się zastanawiałem nad tym i uważam, że jest to kierunek, który powinniśmy podjąć jako gmina. Dziękuję. Pan Robert Skipiała się zgłaszał do głosu wcześniej. Proszę państwa, tu pan Marek powiedział tak, że do nas tu apeluje i tak dalej. A ja apeluję, panie Marku, nie zamykajmy drogi innym. Bo jak my dziś podejmiemy negatywną, to zamkniemy drogę innym, tym, którzy po nas będą. I tak jak pan mówi, w jedną stronę i w drugą stronę. To raz. Odnośnie tego, tu pan już nam, Rafał, powiedział, żeby nie porównywać z dużymi miastami. A pan to porównuje. Nie, nie, ja tylko zwracam uwagę, że najpierw zwracacie nam uwagę, koledzy zwracają, żeby nie porównywać, ale potem pan to słucha i porównuje. Więc albo się trzymajmy jakiejś takiej tezy i tak dalej. To raz. Następnie co? To pan cały czas mówi o ekologii. No przecież ten samochód jest po to tu wprowadzony, żeby tą ekologię jakoś podtrzymać. Z drugiej strony, jak kiedyś radni będą inni, bo nie mówię, że my możemy, mogą zrezygnować z tego, panie Marku. To jeszcze nie jest dziś, że my podejmując uchwałę zmuszamy tamtych radnych do zaakceptowania naszej uchwały. Nie, my tylko ją, jakby powiedzieć, wprowadzamy. A oni dopiero podejmą za nas. Może i pan będzie wtedy, no nie wiem, no daj Boże. No. Dziękuję. Dziękuję. Pan Darek. Panie Robercie, chcę teraz do pana wypowiedzi. Na to, co pani burmistrz mówiła, to już dotacja jest, jak z tego, co dobrze słyszałem, przyznana. To prawda. Tak. Dotacja jest przyznana, ale dopóki nie jest podpisana umowa, to my nie możemy to jest jedno. Tak? I mam pytanie teraz, to co pan Robert, czy pan Rafał, ja przyszła pani burmistrz, bo pani burmistrz się wypowiada. Mam pytanie takie, ile ten uzdrowisk ma już te autobusy elektryczne? Chciałbym wiedzieć, żeby pani mi tu wymieniła, bo na to wygląda, żebyśmy się nie przyrównywali do różnych tych dużych miast, to jest jedno. Drugie, jaki koszt utrzymania miesięcznego jest takiego autobusu? Gdzie go będziemy trzymać? Jakby to doszło do czego? Gdzie będziemy miało to bazę postojową? No i wiadomo, musimy mieć też swoje ładowanie. No chciałbym uzyskać na to odpowiedź. Które miasta uzdrowiskowe mają takie autobusy? Także nie widziałam uzdrowiska, które nie ma takiego autobusu, chociaż jednego. A niech pani przytoczy które miasto? No na przykład ostatnio byliśmy w Świeradowie, Zdroju, Kołobrzeg. Każde jedno miasto, Połczyn, Zdrój, pamiętam, na pewno mają takie autobusy, które jeżdżą. No Świeradów zgadza się. Świeradów, no. Tak. W każdym mieście, gdzie byłam, to są i w różnej formie jest to zlecone. Bo niektóre są dzierżawione, to co panu powiedziałam, prywatnemu przedsiębiorcy, więc on płaci jakby leasing do miasta i to jest po jego stronie, czyli ponoszenie kosztów i cała reszta, utrzymanie i funkcjonowanie. Mają różny kształt, bo są to różnego rodzaju albo ciuchcie, albo jakieś otwarte autobusy. W Polanicy Zdroju też na pewno jechałam takim przejazdem, więc z tych... Polanica raczej chyba nie będzie miała. Na pewno ma, niech sobie pan... Proszę? Zakopane nawet, no oczywiście. Więc sporo jest takich nie mówimy o ciuchciach teraz na autobusach. Nie muszę, gdzie? Ale nie ciuchcie. Ciuchcie tak. Ale nie muszą być ciuchcie. No, różne mają ciuchcia, kształty, nie? Może być. Akurat ciuchcia jest w Polanicy Zdroju, to może sobie pan sprawdzić. W Świeradowie Zdroju mają kształt. No, na to wygląda, że my weźmiemy komuś autobus i zrobimy dobrze, czy ja, bo ja nie rozumiem tego, jak będzie urząd z tego korzystał, bo z tego co pan ale to już mówił mówiłam tu chyba chwilę temu, że możemy uruchomić... Urząd nie zarabia, tak? A dlaczego ma nie zarabiać? Jeżeli VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, nie napiszemy oświadczenia, że odzyskujemy, nie odzyskamy VAT-u i potraktują nam tam 300 tysięcy, tak pani skarbnik, chyba ponad 300 tysięcy więcej, tak, no to wtedy uznajemy, że nie możemy zarabiać. Ale jeżeli koszt kwalifikowany i VAT odzyskujemy sami, to możemy normalnie prowadzić działalność gospodarczą. No to czemu samemu nie ten?
Ale no tak możemy zrobić. Nie mieć autobusów i na komuś dzierżawić? Ale to nic, jedno drugiego nie wyklucza. No, ale państwo cały czas sugerują, że będą dzierżawione. Ale wcale nie, tak nie powiedziałam, że będziemy dzierżawić. Że jest jedna z form, która jest dopuszczalna, to jest albo dzierżawa, albo samemu utrzymania. Pyta pan, gdzie możemy. Mamy zakłady komunalne, mają bazę, mają samochody, więc równie dobrze możemy tam u nich zwik, jeżeli będzie potrzebny postój, zrobić, tak? Mówi sobie, dostajemy dotacje na komunikację wiejską, bo to pani... No dokładnie tak. Możemy się wtedy starać. Ale o dodatkowe, o dofinansowanie komunikacji miejskiej, to jeszcze i bilety dla mieszkańców i cała reszta, to jest zupełnie inne jeszcze dofinansowanie. Ale na dzień dzisiejszy, tak jak mówię, no, jest taka sytuacja. Dobrze, dziękuję. Pani Ola. Ile płacimy za transport do bus dzieci do szkoły? To co powiedziałam, że ponad 500 000. Do samej Rdzawki to jest 118 tysięcy, a reszta mamy ponad 400 tysięcy plus jeszcze koszty dowozu dzieci na baseny, na zawody sportowe, to są oddzielne kwoty. Dobrze. Pani Ola. Dziękuję. Ja mam tylko tak, takie wnioski. Chciałabym po pierwsze powiedzieć coś takiego. Argumenty nie są spójne ani pani, ani pana burmistrza, jeżeli chodzi o tę kwestię. Czyli co innego pan burmistrz nam tu argumentował praktycznie, może nie co innego, ale inne były argumenty odnośnie przekonania nas jednak do zakupu tych autokarów, czyli właśnie przystanek na Chabówce, przyjazd turystów, odwożenie do Rabki i tak dalej, i tak dalej. Pani tutaj mówi z kolei o tym, że dzieci wozimy, że wtedy zaoszczędzimy na tym, że nie będziemy płacić za te środki. Nie ma w tych argumentach takiej jedności, spójności według mnie. Ja mam pytanie. Skoro państwo znacie, bo na pewno musicie doskonale wiedzieć, wchodząc w to, wiedząc na jakich warunkach wchodzicie, jak to ma w ogóle działać, to proszę nam przedstawić radnym, zanim się nas praktycznie w tym momencie zmusza, w pewnym sensie w cudzysłowie, do podjęcia uchwały dotyczącej finansowania, proszę nam przedstawić konkretny wniosek, jaki państwo żeście złożyli o tą inwestycję, o to dofinansowanie. Chcemy wiedzieć, na jakich to będzie zasadach, jak to będzie procedowane, co my z tego będziemy mieć jako miasto, rzeczywiście, czy to jest dobry pomysł dla mieszkańców i nie tylko. Proszę nam przedstawić najpierw wnioski, które państwo musieli złożyć, jak chcecie do tego podejść, jak to chcecie zrealizować, a dopiero później nam mówić, że będziecie brać 1,5 miliona kredytu po to, żeby kupić po prostu autobusy elektryczne. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Bardzo ładne są te tabelki, panie burmistrzu. Ja nie kwestionuję tego absolutnie. Proszę. Nie są prawdziwe. Proszę mnie tak nie pytać, bo to pan przedstawił jako prawdziwe do wiadomości. Nas pan poinformował, że to jest prawdziwe tabelki, prawda? W związku z tym ja tego nie kwestionuję, czy są prawdziwe, czy nieprawdziwe. Pan nam przedstawił jako prawdę o budżecie, tak to rozumiem. W związku z tym proszę mi powiedzieć w takim razie, co ma się, jak się ma w tym roku przez pana tutaj, bo to nawet pani skarbnik też potwierdziła, 9 200 000 kredytu na ten rok. Czy jak teraz dodamy do tych 20 milionów, które mamy niby, to teraz dodamy to 9 200 000 plus te 1,5 na autokary, to proszę mi powiedzieć, ile teraz będzie Rabka zadłużona w 2023 roku. Plus jeszcze proszę mi odpowiedzieć, jak w ogóle my schodzimy. Jak my schodzimy w ogóle z tego, żeby Rabka nie była zadłużona? Jak to jest wykonywane w tym momencie? A myślę właśnie przez to, że bierzemy kredyt za kredytem. W związku z tym proszę mi powiedzieć, czy tak jak mówię, pan powiedział, że to są wiarygodne tabelki, to teraz mi proszę powiedzieć, jak się ma do tego te 9 milionów na przykład kredytu, który jest zaprojektowany, jest w budżecie, jest w obecnym budżecie, 9 milionów jest w budżecie na 2023 rok. Plus jeszcze te 1,5 dodaje do autokarów, czyli to jest ponad 10 milionów kredytu. Dobrze, pan burmistrz, proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni radni, proszę sobie przypomnieć budżet sprzed 2 lat, gdzie było założone, że będzie kredyt 8 400 000. Myślę, że pamiętacie państwo. I to jest tak, wtedy żeśmy założyli, że kredyt będzie 8 400 000, nie wzięliśmy ani złotówki, jeszcze zmniejszyliśmy zadłużenie. W tym roku, i powtarzam od samego początku, że pewne zadania zakładamy, chcemy je zrealizować, chcemy dać szansę sobie i tej gminie, żeby się do pewnych zadań przygotować, ale nie wszystko też uda się zrealizować w całości w danym roku, pewne rzeczy z jakichś tam powodów czasami wypadną lub się przesuną w czasie.
Natomiast uważam, że bezwzględnie powinniśmy zrobić wszystko, żeby w miarę możliwości, tam gdzie to jest możliwe, bo bywa i tak, że jest niemożliwe, ale tam gdzie to jest możliwe, żebyśmy byli przygotowani do realizacji pewnych zadań. Natomiast gdybyśmy zrealizowali to, cośmy założyli przy budżecie, czyli od 2019 roku założenia kredytowe, to powinniśmy byli w 2019 było założone na tym poziomie mniej więcej, co była spłata kredytu, czyli ponad 4 miliony powinniśmy byli wziąć kredyt. W 2020 było podobnie, 2021 to było 8400, a w ubiegłym roku 5,5 miliona. Proszę policzyć i zobaczylibyście Państwo, o ile byśmy zadłużyli gminę. Nie wzięliśmy tych pieniędzy, ale proszę też zobaczyć, ile środków się nam udało pozyskać. I pozyskanie, właśnie widząc, że my nie mamy tych środków w naszym budżecie, naprawdę robimy wszystko, nie przepuszczamy żadnego projektu, gdzie można pozyskać jakiekolwiek środki, żebyśmy te środki pozyskali. Widzę też ostatnie dyskusje na temat ewentualnych pieniędzy, czy to na boisko sportowe na Słonym, czy ewentualnie przy Orliku. Tam, gdzie jest możliwość, żeby te środki pozyskać, naprawdę robimy wszystko, żeby je pozyskać, żebyśmy je nie wydawali jako środki własne, bo ich po prostu nie mamy. Albo inaczej, mamy takie dochody, że nas nie stać na niektóre rzeczy. I stąd między innymi, widząc, że jest taka szansa, że i na te autokary moglibyśmy pozyskać, chcielibyśmy to zrobić. Natomiast co do spójności, powiem tak, zakładamy, że ten jeden autokar jest w stanie tą trasę pokonać. Ale bywają różne rzeczy. Może dojść faktycznie do awarii i trzeba mieć drugi. Druga sprawa, może będzie potrzeba, tak jak tu mówiliśmy, żeby dzieci zawieźć na basen czy na jakieś zawody, to wtedy byśmy korzystali z tego drugiego autokaru. I z tą myślą i po to, żeśmy to zrobili. Nie wiem, czy pani burmistrz jeszcze coś... Dziękuję. Tylko może jedno uzupełnienie. Ja dokończę odnośnie tego, co pan burmistrz powiedział, że nie ma, pani radna powiedziała, spójności, a to dlatego, że nie ma stricte wytycznych, na jaki cel mają być przeznaczone te autobusy. To rada, czy my wspólnie zdecydujemy, czy będzie to dowożenie dzieci, czy to będą komunikacja miejska. To jest w naszej gestii, co my z tymi autobusami zrobimy. My wiemy, że mają być elektryczne i że dostajemy dofinansowanie takiej wysokości. Czy bierzemy coś, czego jeszcze nie wiemy, jak to będzie działać, jak to będziemy realizować, ale wiemy tylko, ile musimy za to zapłacić tak naprawdę, ale tak naprawdę to jeszcze nie wiemy, co z tego będzie i jak to wszystko będzie działać. No to chyba nie jest dobre. No jeszcze jest, chciałam wrócić do pana wypowiedzi, panie burmistrzu, może się przesłyszałam, ale kolega potwierdził, może inni potwierdzą. Czy pan powiedział, że nie mamy środków własnych w swojej wypowiedzi przed chwilą? Dlaczego? To czy nie? Powiedziałem, że nie na wszystko mamy środki własne i stąd, że nie na wszystko nas stać. To jak najbardziej. Dlatego uważam, że bezwzględnie musimy szukać tych pieniędzy poza naszym budżetem. Ale nasz budżet się składa tylko praktycznie z dofinansowań zewnętrznych. Jakiekolwiek zadania to są tylko środki zewnętrzne. A w takim razie proszę mi powiedzieć, panie burmistrzu, to, że dajemy szpitalowi w tej chwili 3 miliony, to całe szczęście, że nie wypaliła, może nieładnie mówię, ale w tym momencie zawieszona jest w tym momencie sprawa domu seniora. I te środki zostały nagle przeniesione po to tylko, żeby szpital mógł dostać 3 miliony, a te 2 miliony 400 na dom seniora skąd wzięliśmy, panie burmistrzu? Te pieniądze żeśmy zabezpieczyli w ubiegłym roku w budżecie, jak państwo pamiętacie. To są nasze. Tak, jak najbardziej. Teraz znowu nasze pieniądze dajemy do szpitala, gdzie praktycznie też to są zamrożone pieniądze, bo tak jak tu było powiedziane na komisji, te pieniądze będą w naszym budżecie do momentu, jeżeli pan premier da dotacje szpitalowi. Czyli 3 miliony mrozimy w budżecie i 3 miliony są nie do wykorzystania. Ale jeżeli wróci projekt, może nie wiem, bo o tym nas pan nie poinformował, czy wróci projekt i będzie realizowany właśnie domu seniora, to co wtedy zrobimy? Skąd weźmiemy następne 2 miliony 400? Znowu kredyt, panie burmistrzu? Z pani wypowiedzi wynika, że ja nic innego nie robię, tylko biorę kredyt. Nie wziąłem ani złotówki. Spłaciliśmy prawie 6 milionów. Postaram się odpowiedzieć. Spłaciliśmy prawie 6 milionów kredytu. Natomiast jeżeli dzisiaj pojawia się szansa,
jeżeli mówię teraz o szpitalu, żeby można było wykonać ten remont, to kiedyś pani Dorota to powiedziała, to czasami lepiej warto z innego zadania zrezygnować, a to zrobić, że ten szpital jest nam potrzebny. I powiem tak, prezes też powiedział, że liczy na to, że te środki nie będą mu potrzebne, ale jeżeli dojdzie do sytuacji takiej, tak jak sam zresztą określił, że trzeba byłoby i do wojewody trzeba pokazać, że część tych środków się posiada, to przyszedł tu do państwa i też o to prosił. I ja też o to prosiłem i tak samo jak w tym przypadku proszę o to, żebyście państwo popatrzyli na te autobusy troszkę inaczej, że to jest z myślą o naszym mieście. Nie wiem, jak to będzie wyglądało docelowo, bo trudno mi mówić o czymś, o czym dzisiaj nawet nie wiem, jaka będzie decyzja. Natomiast zrobiłem wszystko, żeby przygotować pewne rzeczy do tego momentu, żebyśmy te pieniądze, po te pieniądze mogli sięgnąć. To jest jedna sprawa. Druga rzecz, co do domu senioralnego. Liczyłem, że to wyjdzie. Wykonaliśmy ogrom pracy, mówię o pracownikach urzędu, żeby się do tego przygotować i nie wyjdzie. Przynajmniej w tej wersji. Ale jak państwo wiecie, tak samo w domu wielokrotnie jest tyle zabiegów, żeby pewne działania podjąć, żeby pewne zadania zrealizować i czasem też nie wychodzi. Uważam, że bardziej bym żałował, gdybym tej próby nie podjął, niż to, żeśmy podjęli, a w tym kształcie, tak jak dotychczas, że nam to nie wyszło. Natomiast może być sytuacja taka, że wyjdzie nam to w jakimś innym kształcie albo pojawi się, może się pojawić jeszcze lepsza propozycja, nie wiem. Bo działkę mamy, natomiast pewne rzeczy i tak na tej działce chcąc, nie chcąc będziemy musieli uporządkować i do tego się przygotować. I może, gdyby to było wyszło, może w tym roku udałoby się to zadanie zrealizować. No ale życie pokazało zupełnie co innego, ale proszę mi wierzyć, że tego nie żałuję, bo podjęliśmy pewne wyzwanie, wykonaliśmy pewną pracę, rozeznaliśmy. Najczęściej to jest tak, że wszyscy mówią, mówię w kategoriach tutaj, może nie wszyscy, ale część mówi tak, no tak, ale nic z tego nie wyszło. W wielu przypadkach, czy ludzie, którzy zajmują się zarządzaniem mówią, no tak, ale wykonaliśmy pewną pracę, przygotowaliśmy się do tego, ludzie zdobyli doświadczenie, mamy pewne rzeczy już przygotowane, mamy obliczone, przewidziane. To jest wiedza, którą możemy wykorzystać dalej i my tą wiedzę też byśmy chcieli wykorzystać. Proszę mi wierzyć, że tak samo jak prosimy pracowników, że to trzeba przygotować, tamto trzeba przygotować, dla nich też to jest dodatkowe zadanie i nikt nie dyskutuje, tylko oni też to przygotowują, żebyśmy mogli dla tego miasteczka pewne rzeczy zrobić i z tą myślą to robimy. Natomiast to nie jest na zasadzie takiej, że ja mam jakieś chore ambicje, że chcę stworzyć jakąś bazę PKS-ową, bo mi to do niczego nie jest potrzebne, ale komunikacja w naszym mieście uważam, że powinna być zrobiona, ponieważ my mamy bardzo słabo tą gminę skomunikowaną, natomiast wszystkie główne drogi mamy w Chabówce. Proszę o tym pamiętać, nie w Rabce, tylko w Chabówce, bo nawet na Zaborni przesunięto teraz na Skawę. I to też nie jest w Rabce, tylko jest na Skawie, czyli w gminie Raba Wyżna. Ale panie burmistrzu, drogę mamy na razie zamkniętą na Chabówkę, jeszcze będziemy ją już długo zamkniętą, z tego wygląda. Czy ja mogę, panie przewodniczący, jeszcze? Pani Ola. Panie burmistrzu, ja powiem tylko tyle. Ja proszę, jeszcze raz występuję tu, myślę, że inni radni też może się, to ich przekona, o wniosek, który państwo złożyliście z zamiarem kupienia tych autokarów. Proszę nam przedstawić, jakie tam trzeba spełnić warunki, co my musimy ze swojej strony zrobić i wtedy możemy rzeczywiście dyskutować i głosować. I myślę, że tak by było najlepiej. Tak by było najlepiej w tym momencie. W związku z tym proszę nam przedstawić, przynajmniej ja proszę o to, żebym mogła świadomie powiedzieć tak albo nie. I żeby mnie ktoś przekonał na przykład wnioskiem, treścią wniosku i korzyścią, jaką my będziemy robić. Poza tym ja uważam, że jeżeli kupujemy za takie kwoty te autobusy, tak jak tu kolega powiedział. Samo później utrzymanie, czy tam rzeczywiście znowu radni będą decydować, czy to puścimy w dzierżawę, czy sami będziemy utrzymywać. Wszystko radni, radni. Naprawdę ciąży na nas duża odpowiedzialność w tym momencie i też, no właśnie się zastanawiam, bo tu już słyszę głosy inne, jak były na komisji i trochę jestem zaskoczona. W każdym bądź razie myślę, że żeby ten problem rozwiązać i zamknąć, panie burmistrzu, to proszę nam przedstawić tą umowę.
budowę. Proszę nam przedstawić, jak to faktycznie. A wniosek, panie burmistrz, to wniosek. Wniosek był na pewno składany, wniosek. Znaczy, szanowni państwo, no, proszę nam pokazać, jeżeli mieliście też wątpliwości, była komisja i naprawdę, gdybyście państwo powiedzieli, na pewno byśmy to przynieśli. Druga sprawa, proszę zobaczyć, która jest godzina. Pracownicy poszli do domu, pracują do 16. I nie możemy też robić tak, że my wszystkich pracowników urzędu zatrzymujemy w dniu, kiedy jest sesja, po ich godzinach pracy. Dobrze, dziękuję panie burmistrzu. Pan Marek, pan Jan, ktoś jeszcze do głosu się zgłasza? To może na zakończenie jeszcze się zgłoszę. Króciutko, dokładnie. Panie burmistrzu, ja się cieszę, że są dotacje na te boiska, na to wszystko, że są pozyskiwane i udaje nam się tu pozyskiwać. I cieszę się bardzo, bo sami wnioskowaliśmy i o Orlika, i o te wszystkie rzeczy, które są. Ale właśnie to, co pani tutaj radna Ola Koper wspomniała, ja dołożę tutaj jeszcze właśnie do wniosku pani Oli. Czy zostały przeprowadzone analizy, czyli koszty zysku, koszty eksploatacyjne, czyli chciałbym jako radny i chyba wszyscy radni, abyśmy mieli przedstawione całą analizę kosztów z tej inwestycji. Ile po prostu będzie nas to dokładnie kosztowało? Chciałbym też mieć analizę wstępną, ile będzie zwrotu z takiej inwestycji, nawet na bazie tych danych, co tam z innych miast są. I porównanie bym chciał właśnie tutaj z tych naszych miast, czyli czy ma Zakopane, czy ma Nowy Targ, jak tam się to wszystko sprawuje. Tym bardziej, że my mamy te jednak wzniesienia. Tutaj jeżeli byśmy wozili czy dzieci, czy mieszkańców, tak jak tu wspominane, czy Zabornia, czy Chabówka, no jest tam wzniesienie dość duże, więc wzniesienie, na przykład na różnica poziomów, dokładnie, więc troszeczkę też coś jest innego. Bardzo bym prosił o wstępną analizę przed tym głosowaniem, bo naprawdę parę inwestycji mi się tu nie podobało, mówiłem to też oficjalnie. Część się podoba, ale znowu jestem pod murem, bo tak jak powiedziałem, będę się powtarzał. Budżet jest z różnych składowych i naprawdę mnie ciężko teraz głosować, czy za, czy przeciw i tak dalej, bo są inwestycje dobre, są inwestycje złe. Jeżeli ja jako radny chciałbym teraz, żeby na przykład ten punkt był wycofany z tego WPF-u, byłoby fajnie, wiedziałbym jak głosować. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie Marku. Pan Jan? To znaczy ja mam też tylko tak bardzo krótko. Zachowuję się chyba trochę jak osoby, które no, mają pełne kieszenie pieniędzy i gdzie nie włożą rękę, tam pieniądze wylatują. A tak nie jest i to doskonale wszyscy wiemy. To jest po pierwsze. Tu słusznie pan burmistrz zauważył, że tak jak w domu, w budżecie domowym, że pewne rzeczy się analizuje, pewne rzeczy, znaczy analizuje się pod względem kosztowym i uważam, że tak samo i tu się powinno dokonać takiej analizy, bo uważam, że w domu no nie buduje się fontanny nie mając łazienki, więc jak gdyby pewne rzeczy też trzeba brać to tutaj pod uwagę. To jest następna sprawa. Kwestia skomunikowania Rabki z, że tak powiem, z tą resztą. Proszę mnie wyprowadzić z błędu, bo być może, że o czymś nie wiem, czy nie jestem doinformowany. Liczę na to, że taka informacja zostanie mi dostarczona. Linia, która, że tak powiem, powstaje, to jest linia, która ma również i połączyć tutaj Rabkę z Krakowem, tak? Zgadza się? Zgadza się. Czyli praktycznie dojazd, jak gdyby ta stacja kolejowa, która gdzieś tam została wymieniona w Chabówce, ona nie ma jakiegoś tam specjalnie istotnego znaczenia tutaj w tym układzie komunikacyjnym, ponieważ ludzie, którzy gdzieś tam dojeżdżają z północy Polski, dojadą od Krakowa, wysiądą sobie w Rabce i praktycznie tutaj kwestia skomunikowania Chabówki z, że tak powiem, tu z Rabką. Mówię tutaj o cały czas o turystach, nie mówię o stałych mieszkańcach, gdzie mówię te wszystkie trasy busowe, one funkcjonują. I następna rzecz, o tym, czy ktoś wysiądzie
że tak powiem, na jakimś dworcu nie decyduje, czy tam są busy, czy nie, tylko decyduje o tym, jak gdyby co ta miejscowość ma do zaoferowania konkretnie tutaj, jeżeli on przyjedzie i jeżeli on tutaj będzie zamierzał spędzić tydzień, dwa tygodnie, czy trochę więcej. Więc na to powinniśmy jak gdyby znajdować pieniądze i na to powinniśmy zabezpieczać środki. Jeżeli zabezpieczymy i uatrakcyjnimy miejscowość, przyjadą nie wiadomo czym, nawet na nogach przyjdą, podejrzewam. Więc ja po prostu uważam, że trzeba naprawdę tego typu inwestycje trzeba dobrze rozważyć i dobrze się nad tym zastanowić, zanim wyda się te pieniądze w sposób być może bezsensowny, a być może, nie wiem, ja też na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Dziękuję bardzo. To teraz ja. Mam takie w sumie krótkie pytanie, bo tak, na dzień dzisiejszy czy ponieśliśmy z tego tytułu jakieś koszty? Nie. Koszty będą ponoszone w momencie podpisywania umowy, tak? Nie. Koszty będą ponoszone w momencie, kiedy będzie rok 2024, kiedy ogłosimy przetarg. I to jest kluczowy moment, kiedy będą ponoszone koszty. A propos analiz, to też dla Państwa wiadomości, w wniosku zawierało się tylko autobus jeden, zaplanowaliśmy większy, drugi mniejszy. Nie ma tam żadnych innych analiz odnośnie kosztów, obsługi i tak dalej. Bo i wszystkie analizy, ograniczeń użytkowania też nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o inne analizy, to będą robione i przygotowane w momencie, kiedy będzie ogłaszany przetarg do specyfikacji przetargowej, bo to my mamy prawo określić, jakie to ma być autobus, jakie sobie życzymy gwarancje i cała reszta, która będzie możliwa dopiero po podpisaniu umowy, więc przeciąganie to w takiej formie, co jest w tym wniosku, no to wyraźnie mówimy, wniosek jest jasno napisany, tak jak ogłoszone było w konkursie, czyli autobusy elektryczne dla naszej gminy, dwa, jeden większy, drugi mniejszy i no i tyle mamy. I wiemy, jaką mamy kwotę dofinansowania. Czyli na chwilę obecną, gdy teoretycznie przegłosujemy ten wniosek w WPF-ie, dalej żadnych kosztów nie ponosimy. Tak naprawdę sprawa się będzie rozwijała dopiero w 2024. Kiedy ogłosimy przetarg, określimy parametry, wielkość autobusów i ewentualnie kosztów. Wtedy będziemy też mogli zapisać, jakie ma być trwałość akumulatorów, jakie ma być zużycie energii i całej reszty. Nie jesteśmy w stanie zrobić tego na tym etapie. I rozumiem, że w tym momencie też nie jesteśmy już do niczego zobowiązani, że musimy pod groźbą kary finansowej dalej, na przykład gdy okaże się w 2024 roku, że jednak to nie jest dla nas droga rozwoju, ani ten pomysł jednak nie podoba się radnym, nie będziemy żadnych. Dopóki nie mamy podpisanej umowy, nie mamy żadnych zobowiązań. W momencie podpisania umowy dopiero, więc kwestia, bo jej nie mamy, dopóki nie ma uchwały. Umowa będzie w tym roku prawdopodobnie podpisana. Tak, bo to po to głosujemy, żeby umowę podpisać w tym roku, a realizację zadania 24. Czyli inaczej. Nie, panie Darku, dopóki nie będziemy się wywiązywać z umowy, w umowie zawarte będą terminy realizacji, czas i całą resztę. No nie możemy taką uchwałę podejmować, nie wiadomo ile, bo już przesuwamy o rok. Dali nam ostateczny termin, że albo się na coś decydujemy, albo wyłaniają innego operatora, czyli kogoś z listy rezerwowej, czy z jakichś innych, czy w ogóle rezygnują z tego zadania, więc albo się decydujemy na podpisanie umowy, z którą się ewentualnie, znaczy na pewno się wtedy zapoznamy, jak będzie decyzja na tak. I też możemy pan burmistrz odmówić podpisania umowy, mając zielone światło od państwa, bo uznamy, że któryś z zapisów nie jest dla nas korzystny. Ale panie burmistrzu, pani woli ścisłości. Pan Darek, pani Ola kończy. Nie posiada autobusów elektrycznych, bo sprawdziłem na internecie. W zamiarach, no niestety wprowadziłem. Dobrze, pani Aleksandra. Ja chciałam tylko powiedzieć, panie przewodniczący, że w WPF-ie mamy na końcu WPF-u mamy poprawę jakości powietrza w gminie Rabka Zdrój poprzez zakup dwóch zeroemisyjnych autobusów wykorzystywanych do transportu zbiorowego. Poprawa jakości powietrza. Okres realizacji 2023 do 2024. I teraz jeszcze mam jedno pytanie. Czy w związku z tym, to co pani tutaj mówi i to co pan burmistrz ten nam tłumaczył, czy nie łatwiej by było i prościej przedstawić nam wniosek, jaki państwo złożyliście,
o te autokary i mielibyśmy naprawdę jasność sytuacji. Naprawdę by była jasność sytuacji. Nie wiem, dlaczego jest taki problem, żeby radni nie mogli się z tym zapoznać. Poza tym, czy nas stać na to, żebyśmy brali 1,5 miliona, gdzie umowa prawdopodobnie będzie w tym roku, realizacja będzie w przyszłym roku. Czy nas na to stać naprawdę, żeby znowu zamrozić pieniądze i czekać, co będzie w następnym roku, gdzie widzimy, że rok naprawdę nie jest łatwy i prosty. Nie wiem. Niech koledzy to osądzą i niech sobie to przemyślą w tym momencie. Dziękuję. Ale podpisujemy, jeżeli podpiszemy. A możemy odstąpić? A możemy odstąpić później? To proszę mi pokazać warunki, warunki, jakie są zawarte we wniosku. Dziękuję. Panie Boże, już nie ma nic gorszego, ale żeby Pani pokazała wniosek. Może Pani przyjść zobaczyć. Nie, bo dzisiaj jest sesja i gdyby była dobra wola z Pani strony, to mogłaby Pani powiedzieć, słuchajcie, Panie Burmistrzu, może wycofajmy ten punkt dzisiaj, zastanówmy się, co dalej, przełóżmy to na przyszłą sesję. Proszę bardzo i wtedy niech radni mają świadomość, jak głosują. Dziękuję. Dobrze, ja mam jeszcze takie pytanie, a czemu to tak jest na siłę z tymi autobusami? Bo tak się wygląda, że tak jest na siłę, że my chcemy wziąć jako miasto. Ale nic nie macie Państwo na siłę. Na siłę to myśmy składali wniosek i chodziliśmy za tym, żeby te pieniądze były przyznane. Skoro są pieniądze przyznane, jest nie, nigdy nie zdarzyło nam się coś takiego, żeby chodzić za wnioskiem, ile kosztuje przygotowanie czasu, mówię, wniosku pracowników, ile walki o to, żebyśmy dostali. Ile jest dotacji, do których są składane wnioski i ile miast i gmin tego nie dostaje. Tak powstają listy rezerwowe. To nie jest tak, że my coś próbujemy na siłę przeforsować. A czemu na przykład nowy targ nie ma? No bo nie złożył wniosku. To niech złożą, to będą próbować, albo nie dostali. No to ja z taką polemiką to nie mam. Dobrze, dziękuję bardzo za dyskusję. Czy pani burmistrz jeszcze chciała zabrać? Nie, dziękuję. Wobec tego dziękuję Państwu za dyskusję. Przechodzimy do głosowania. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka Zdrój. Opinia komisji była odczytana. Dziękuję Państwu za głosowanie. W głosowaniu wziął udział 13 radnych, 6 głosów za, 6 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się. A wobec tego nie przechodzi, tak? Nie przechodzi. Projekt wieloletniej prognozy finansowej nie przechodzi. Dziękuję bardzo. Punkt 7 porządku obrad 63 sesji. Podjęcie uchwał na wniosek Komisji Skargi, Wniosków i Petycji. I pani Ola odczyta już? Tak. Dziękuję bardzo. Tak, dziękuję. Odczytam. Uchwała pierwsza dotyczy rozpatrzenia skargi z 13 grudnia 2002 roku, data wpływu na burmistrza miasta Rabki Zdroju w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za pośrednictwem usług danych przestrzennych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa opatrzonej numerem Urzędu Miejskiego w Rabce Zdroju ORG.1510.3.2021. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu skargi z 13 grudnia 2022, data wpływu opatrzony tak jak wyżej, w Rabce Zdroju z niewykonaniem przez pana burmistrza czynności nakazanych prawem, komisja po otrzymaniu tej skargi zwróciła się pismem do pana burmistrza z prośbą o wyjaśnienie tematu, ponieważ tam były uwagi dotyczące przede wszystkim przepisów prowadzących do ograniczenia jak gdyby dostępu do tych informacji dla każdego mieszkańca miasta. Pan burmistrz zwrócił się również do sieci obsługującej jak gdyby stronę urzędu odnośnie tego procederu i dostaliśmy bardzo obszerne pismo z wyjaśnieniem, które udowadnia, to są naprawdę 6 stron, więc myślę, że Państwo mieliście to na swoich mailach do zapoznania się. W związku z tym nie będę odczytywać całości.
Tylko powiem tyle, że komisja, mając na uwadze pismo, które dostaliśmy od pana burmistrza, wyjaśniające całą procedurę, że tak powiem, informacyjną związaną z tym tematem, komisja występuje do Rady Miejskiej w Rawcy-Zdroju o uznanie skargi za bezzasadną. W związku z tym proszę o przegłosowanie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania skargi. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę państwa, jeszcze wracając. Bo trwa głosowanie. Ma sprawę, to mogę przeczytać. Mogę przeczytać. Nie bardzo. Chyba najważniejsze, żeby zasadnić. Coś się przytkało. To co? No tak, dwie minuty trzeba. Akcja by była do prokuratury. Chciał sobie zagłosować. No, Michał, aha, czekamy na Michała. Co się pani zarejestrować do głosowania dla pana? Nie, bo ja byłem na tej komisji, wiem, co jest. Dziękuję państwu za oddane głosy. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, 11 głosów za, 0 przeciw, 2 głosy wstrzymujące się. Uchwała przechodzi do realizacji. I podpunkt drugi w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 grudnia 2022. Pani Ola. Tak, skarga wpłynęła z 14 grudnia 2022 roku na działalność burmistrza Rawcy-Zdroju dotycząca niewłaściwego odśnieżenia ulic w Rawcy-Zdroju opatrzonej numerem Urzędu Miejskiego w Rawcy-Zdroju ORG.1510.4.2022. I po rozpatrzeniu skargi opatrzonej numerami urzędu na działalność burmistrza Rawcy-Zdroju dotyczącą niewłaściwego odśnieżania ulic w Rawcy-Zdroju uznaje skargę komisja za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu niniejszej uchwały. I tu przeczytam uzasadnienie. Proponowane uzasadnienie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rawcy-Zdroju. 14 grudnia 2022 roku, data wpływu, wpłynęło pismo od wojewody małopolskiego dotyczące skargi mieszkanki Rawcy-Zdroju na działalność burmistrza Rawcy-Zdroju odnośnie niewłaściwego odśnieżania ulicy Nowy Świat w Rawcy-Zdroju opatrzonej numerem Urzędu Miejskiego w Rawcy-Zdroju ORG.1510.4.2022. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rawcy-Zdroju na pierwszym posiedzeniu komisji 12 stycznia 2023 roku wyżej wymienioną rozpatrywała skargę, do której dołączone były zdjęcia obrazujące stan faktyczny ulicy w momencie przyjechania pułku, jak również widoczna jest jakość wykonanej usługi, co zarzucone jest skardze przez skarżącą. Na komisji obecny był pan burmistrz Rawcy-Zdroju wraz z pracownikiem Wydziału IRG, który odniósł się do zarzutu skarżącej, informując komisję, że zwrócono uwagę firmy odśnieżającej na ten teren i na jakość wykonanej usługi. Pracownik Wydziału IRG zobowiązał się do kontrolowania firmy w zakresie odśnieżania tej ulicy oraz odniósł się również do naprawy uszkodzonej studzienki, deklarując jej naprawę na wiosnę w 2023 roku. Na następnym posiedzeniu komisji 15 lutego 2023 po zasięgnięciu opinii radcy prawnego komisja uznała o bezzasadności skargi ze względu na szybką i skuteczną reakcję Urzędu Miejskiego oraz służb porządkowych. Komisja nie posiada bowiem informacji o wcześniejszym zgłaszaniu przedmiotowego problemu, a organowi wykonawczemu gminy nie można przypisać odpowiedzialności za działania wykonawcy usługi odśnieżania, lecz za nadzór nad jakością świadczenia tej usługi. W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w Rawcy-Zdroju występuje do Rady Miejskiej w Rawcy-Zdroju o uznaniu skargi za bezzasadną. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Robert Skipia chciał zabrać. Proszę bardzo. Bo tu mamy odśnieżania ulic. Czy to chodzi o konkretną ulicę? Tak. Tak.
Nowy Świat. Nowy Świat, nie to chodziło o Nowy Świat. Ulica Nowy Świat. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś jest z Państwa? Jest napisane, tak, jest napisane. To wszystko, Panie Robercie. Dziękuję. Wobec powyższego proszę o głosowanie skargi z dnia 14 grudnia 2022. Projekt uchwały nr 10 w sprawie rozpatrzenia skargi z 14 grudnia 2022 na działalność burmistrza Rabki Zdroju dotyczącą niewłaściwego odśnieżania ulic w Rabce Zdroju opatrzonej w numer Urzędu Miejskiego w Rabce Zdroju RG.15.10.4.20.22. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, 13 głosów za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję kolego. Dziękuję. Punkt 8 porządku obrad 63 sesji. Podjęcie uchwały na wniosek radnych Rady Miejskiej w Rabce Zdroju w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej poparcia apelu o pozostawienie Muzeum Orderu Uśmiechu w Rabce Zdroju. To jest projekt uchwały nr 11. Ja tak, odczytam projekt uchwały, odczytam również apel o pozostawienie Muzeum Orderu i stanowisko Kawalerów Orderu Uśmiechu w sprawie Muzeum Orderu Uśmiechu. Dobrze? Uchwała Rady Miejskiej w Rabce Zdroju w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej poparcia apelu o pozostawienie Muzeum Orderu Uśmiechu w Rabce Zdroju. Paragraf pierwszy. Rada Miejska w Rabce Zdroju przyjmuje rezolucję w sprawie poparcia apelu społecznej Rady Muzeum Orderu Uśmiechu stosowanego do kanclerza Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu o pozostawienie Muzeum Orderu Uśmiechu w Rabce Zdroju, którego treść Rada Miejska podziela w całości i który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rabce Zdroju, zobowiązując go do przesłania niniejszej uchwały do kanclerza Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I Rada Miejska w Rabce Zdroju przyjmuje rezolucję w sprawie poparcia apelu społecznej Rady Muzeum Orderu Uśmiechu wystosowanego do kanclerza Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu o pozostawienie Muzeum Orderu Uśmiechu w Rabce Zdroju o następującej treści. Apel o pozostawienie Muzeum Orderu Uśmiechu w Rabce Zdroju. Rada Muzeum Orderu Uśmiechu apeluje do Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu o podjęcie pozytywnej decyzji co do pozostawienia w Rabce Zdroju Muzeum Orderu Uśmiechu. Władze miasta Rabka Zdrój postanowiły przekazać na siedzibę muzeum zabytkową willę pod Aniołem w pięknym parku zdrojowym, której oddanie po generalnym remoncie zaplanowano na październik bieżącego roku. Tymczasowo na zbiory przeznaczono lokale w pustej szkole sanatoryjnej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. Muzeum Orderu Uśmiechu mogłoby otrzymać osobowość prawną, a władze miasta otrzymałyby szansę opieki nad nim. Muzeum to prawdziwa wizytówka Rabki Zdrój, miasta dzieci świata. My, członkowie społecznej Rady Muzeum Orderu Uśmiechu, kierujemy do kapituły nasze ogromne zaniepokojenie, że o planach i decyzji o przeniesieniu Muzeum z Rabki Zdrój do Głuchołaz dowiedzieliśmy się tydzień temu z mediów społecznościowych, z postu kanclerza na Facebooku. A przecież nasza aktywność społeczna na rzecz muzeum i na rzecz szerzenia idei Orderu Uśmiechu wynika ze współpracy z Międzynarodową Kapitułą Orderu Uśmiechu. Rada Muzeum Orderu Uśmiechu została powołana przez Międzynarodową Kapitułę Orderu Uśmiechu w 1996 roku podczas pierwszego zlotu kawalerów Orderu Uśmiechu w Rabce Zdroju i przy otwarciu muzeum z inicjatywy ówczesnego kanclerza. Najpierw otwarcie nastąpiło w obiektach sanatoryjnych, a za rok przy okazji drugiego zlotu kawalerów Orderu Uśmiechu w Szkole Podstawowej nr 2 w Rabce. W 2003 roku muzeum otrzymało siedzibę w Rabkolandzie, w dalsze od rodziny Wiechów. Przewodniczącą Rady Muzeum Orderu Uśmiechu została oficjalnie MW Kawaler Orderu Uśmiechu. Minęło 26 lat działalności Rady. Rada Muzeum Orderu Uśmiechu w swoich zadaniach społecznych ma szerzenie idei Orderu Uśmiechu w bardzo szerokim aspekcie edukacyjnym, organizacji i współorganizacji imprez, ceremonii wręczenia Orderu Uśmiechu
to jest 11 kawalerów Orderu Uśmiechu, jest związanych z Rabką. Obchodów jubileuszy, zlotów współpracy z włodarzami miasta przy różnych wydarzeniach i uroczystościach w mieście i w regionie. Do społecznych zadań członków Rady Kawalerów należą także spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach, sanatoriach, na koloniach i obozach oraz z gośćmi Rabki z różnych stron świata. Rada zajmuje się także organizacją konkursów na temat orderu. Bardzo ważnym zadaniem jest ekspozycja i opieka nad pamiątkami powierzonymi muzeum przez licznych kawalerów Orderu Uśmiechu. Każda impreza związana z orderem odbywa się we współpracy Rady ze szkołami, często sanatoryjnymi, gdzie przebywają dzieci z różnych stron Polski i często instytucjami kultury naszego miasta. Przy wszystkich wydarzeniach w mieście Rada korzysta z dofinansowania z miejskiego budżetu. Imprezy dotyczące orderu mają rangę szczególnego wydarzenia uroczystego z zaangażowaniem społeczności wielu środowisk naszego miasta. Miasto Rabka-Zdrój otrzymało za zasługi dla Orderu Uśmiechu tytuł Miasto Dzieci Świata. Ostatnie znaczące wydarzenie to obchody jubileuszu 50-lecia Orderu Uśmiechu w 2018 roku przy wielkim zaangażowaniu organizacyjnym i finansowym władz miasta, instytucji kultury, zespołu szkół sanatoryjnych, PPU, pracowni muzycznej Triolki, zespołów góralskich Majeranki, Robcusie i wszystkich członków Rady Muzeum Orderu Uśmiechu oraz innych instytucji. W ramach obchodów jubileuszowych 50-lecia Orderu Uśmiechu odbyły się uroczysta sesja Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, jubileuszowa msza święta w intencji wszystkich kawalerów, nadanie im kawalerów Orderu Uśmiechu, imienia kawalerów Orderu Uśmiechu Szkole Podstawowej Zespołu Szkół PPU, wiele koncertów dla mieszkańców i gości Rabki Zdroju, spotkania przyjaciół, zabawy dzieci w Rabkolandzie połączone ze zwiedzaniem Muzeum Orderu Uśmiechu. Muzeum Orderu Uśmiechu zawsze jest najważniejszym miejscem zwiedzania przy różnych wydarzeniach i uroczystościach miejskich. Jest zaszczytną wizytówką miasta. Z okazji jubileuszu Orderu Uśmiechu w 2018 roku miasto Rabka-Zdrój zostało odznaczone przez kanclerza medalem Rzecznika Praw Dziecka. Oznaczenie otrzymał także rodzinny park rozrywki Rabkoland, a w nim muzeum. Z Rabką Zdrój jest związanych 12 kawalerów Orderu Uśmiechu, którzy tu w obecności dzieci, młodzieży i społeczeństwa odbierali to najbardziej szlachetne z odznaczeń. W czerwcu bieżącego roku odbędzie się kolejna ceremonia lekarza doktora AP. My, kawalerowie Orderu Uśmiechu, stoimy na straży bezstronności tego jedynego tak szlachetnego odznaczenia na świecie, przyznawanego dorosłym przez dzieci. W imię dotychczasowych, bardzo dobrze układającej się współpracy Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu z Radą Muzeum Orderu Uśmiechu, oczekujemy konsultacji Międzynarodowej Kapituły dokładnie z władzami Rabki Zdroju, z Radą Muzeum Orderu Uśmiechu i z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta Rabka Zdrój w wyżej wymienionej sprawie. Społeczna Rada Orderu Uśmiechu, i tutaj mamy inicjały: przewodnicząca kawaler Orderu Uśmiechu, członek Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, wiceprzewodnicząca kawaler Orderu Uśmiechu, sekretarz kawaler Orderu Uśmiechu, członek kawaler Orderu Uśmiechu i członek dyrektor Zespołu Szkół imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu i również podpisy radnych pod projektem uchwały. Uzasadnienie. Niniejsza rezolucja została przygotowana w związku z pismem przesłanym przez reprezentantów kawalerów Orderu Uśmiechu z Rabki Zdroju i regionu oraz przedstawicielami dzieci i młodzieży współdziałającymi w Radzie Muzeum Orderu Uśmiechu w Rabce Zdroju, które zostało dołączone do niniejszego uzasadnienia. I to jest to samo. I jeszcze mamy tutaj stanowisko kawalerów Orderu Uśmiechu w sprawie Muzeum Orderu Uśmiechu do pana kanclerza Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Kawalerowie Orderu Uśmiechu z terenu Rabki Zdroju, Miasta Dzieci Świata, zgłaszają stanowczy protest przeciwko likwidacji Muzeum Orderu Uśmiechu w Rabce Zdroju i przeniesienie go do Głuchołaz.
O tym zamiarze dowiedzieliśmy się z mediów społecznościowych w dniu 8 lutego 2023 roku. Z listu otwartego do władz miasta Rabka-Zdrój opublikowanego przez dyrektora Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce-Zdroju. Muzeum Orderu Uśmiechu funkcjonuje w Rabce od 1996 roku i powstało z inicjatywy ówczesnego kanclerza kapituły Cezarego Leżańskiego. Przy dużym wsparciu i zaangażowaniu kawalerów Orderu Uśmiechu i władz miasta Rabka-Zdrój. Z inicjatywy kanclerza Cezarego Leżańskiego powstał także budynek muzeum oraz pomnik świętego Mikołaja. Muzeum opiekuje się Rada Muzeum Orderu Uśmiechu pod przewodnictwem kawalera Orderu Uśmiechu pani Marioli Burca, która nie została poinformowana o zamiarze przeniesienia muzeum poza teren naszego miasta. O tym fakcie nie zostało również poinformowane społeczeństwo Rabki, jak i kawalerowie z terenu Rabki Zdroju, dla których muzeum stanowi ważny element tożsamości. Na jesienno-zimową kapitułę w 2022 roku, na której zapadła decyzja o przeniesieniu muzeum, nie został zaproszony jej członek, pan Józef, jak również nie został o tym fakcie powiadomiony. Burmistrz miasta Rabki-Zdrój w rozmowie z obecnym właścicielem obiektu, w którym muzeum funkcjonuje od 2003 roku, panem Piotrem Wiechą, wyraził gotowość przeniesienia muzeum do remontowanego budynku Willa pod Aniołem, stanowiącego własność miasta. Do czasu zakończenia remontu zaszła konieczność umieszczenia ekspozycji zbiorów muzeum w miejscu zastępczym, dostępnym przez cały rok. Pisma burmistrza z dnia 8 lutego 2023 roku. I tutaj w imieniu kawalerów Orderu Uśmiechu, członek Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. I czy ktoś, pan Michał jeszcze chciał w tej sprawie? Szanowni radni, wpłynęło jeszcze pismo od Młodzieżowej Rady Miasta w Rabce-Zdroju i przewodniczący komisji zobowiązał mnie raczej albo prosił o to, abyście państwo wysłuchali stanowisko Młodzieżowej Rady. Szanowny pan Marek Michalak, kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Szanowni członkowie Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Stanowisko Młodzieżowej Rady Miasta w Rabce-Zdroju w sprawie przeniesienia Muzeum Orderu Uśmiechu. Jako Młodzieżowa Rada Miasta w Rabce-Zdroju, której członkami są osoby od urodzenia związane z Rabką, pragniemy przedstawić szanownemu państwu nasze stanowisko w sprawie przeniesienia Muzeum Orderu Uśmiechu z Rabki-Zdroju do Głuchołaz. Rada Młodzieżowa wyraża sprzeciw w sprawie przeniesienia muzeum. Nasze miasto jest znane w Polsce jako uzdrowisko dziecięce oraz miasto dzieci świata. Zaszczytny tytuł przyznany przez kawalerów Orderu Uśmiechu. Rabka-Zdrój szczyci się tym, że wśród mieszkańców znalazło się 11 kawalerów Orderu Uśmiechu, a kolejny dołączy do nich niebawem. Większość kawalerów związana była i jest z lecznictwem sanatoryjnym, sanatoryjno-uzdrowiskowym. Obecnie Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Uzdrowiskowych w Rabce-Zdroju nosi imię kawalerów Orderu Uśmiechu, a ideę patronów, troska o zdrowie i dobro dzieci stały się jednym z głównych priorytetów szkoły. Młodzieżowa Rada Miasta w Rabce-Zdroju cały czas podejmuje działania dla dobra dzieci i młodzieży, zarówno mieszkających na stale oraz tych, którzy przyjeżdżają tutaj po zdrowie lub zwyczajnie odpocząć. Zachęcamy najmłodszych do integracji z mieszkańcami Rabki-Zdroju, a przede wszystkim do powtórnych odwiedzin naszego miasta. Nie wyobrażamy sobie, by muzeum przestało istnieć w Rabce. Serce naszej kochanej miejscowości chce zostać nam zabrane. Nie chodzi tu o budynek czy witryny, chodzi przede wszystkim o symbol i tradycję, która od wielu, wielu lat jest w Rabce kultywowana. Nie wyobrażamy sobie, by miasto z takimi zasługami dla dzieci i młodzieży zostało pozbawione tak ważnego miejsca integracji edukacji. Zgodnie ze słowami przyrzeczenia składanego przez każdego kawalera, przyrzekam być pogodnym i dzieciom radość przynosić. Uważamy, że niestety decyzja o przeniesieniu muzeum przyniesie smutek rabczańskim i oraz przyjeżdżającym do naszego miasta dzieciom. Po długiej dyskusji Młodzieżowa Rada Miasta w Rabce-Zdroju, będąca głosem dzieci i młodzieży, zwraca się z prośbą o nieprzenoszenie muzeum z Rabki do Głuchołaz.
Posiadamy informację, że burmistrz Żabki Zdroju poczynił działania, aby znaleźć dla muzeum godne miejsce, by mogło ono pełnić całoroczną i otwartą działalność propagującą dokonanie kawalerów Orderu Uśmiechu. I dowiadomości Rada Miejska, Leszek Świder, burmistrz, dyrektor Szkoły Kawalerów Ośmiechu, przewodniczący Rady Muzeum Ośmiechu oraz Miałoskową Radny Rabki Strój. Proszę Państwa, to jest odezwa. Jest z nami jeszcze dyrektor jedynego obiektu, który jest nazwany imieniem Orderu Uśmiechu. Jeżeli Państwo zgodzicie się na to, żeby mógł przeczytać swoją odezwę do pana Leszka Świdra, to bardzo... Do mnie? Tak. Szanowny pan Leszek Świder, mąż Rabki Zdroju, szanowna Rada Miasta w Rabki Zdroju. Proszę bardzo, zgadzacie się Państwo, żeby pan dyrektor czytał? Proszę. Czy ktoś ma przeciw? Czy ktoś jest przeciw? Nie. Za długo czekał. No, panie Michale, to tak, żebyśmy nie robili wyjątku. Dobrze, niech pan odczyta, to ja odczytam bardzo szybko. Słońce zachodzi nad miastem Dzieci Świata. List otwarty do władz Rabki Zdroju. Szanowny pan Leszek Świder, burmistrz Rabki Zdroju, szanowna Rado Miasta Rabki Zdroju. Zachody słońca bywają piękne i mało się je ogląda. Na fotografiach przypominają na o mile spędzonym w danym miejscu czasie, wywołują wspomnienie i nostalgię. Są jednak kojarzone z czymś, co się właśnie kończy i bezpowrotnie przemija. Bardzo poruszyła mnie wiadomość, którą zakomunikował pan Marek Michalak, kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu na spotkaniu online z dyrektorami szkół noszących imię kawalerów Orderu Uśmiechu w dniu 6 lutego 2023 roku, że Muzeum Orderu Uśmiechu, które znajduje się w rodzinnym parku rozrywki Rabkolan w Rabce Zdroju, zostanie przeniesione do Głuchoła z mieści Orderu Uśmiechu. O tym fakcie informowałem opinię publiczną na stronie Facebooka Rabka Moje Miasto, a wcześniej na gorąco w godzinach przedpołudniowych rozmowy telefonicznej burmistrza Rabki Zdroju pana Leszka Świdra. Zwróciłem się do niego z apelem o interwencję i pomoc w ratowaniu tak identyfikowanego z Rabką Zdroju symbolu. Muzeum, które funkcjonuje od 1996 roku, będące pod opieką prywatnych osób. Pani Wandy Wiechy, kawaler do uśmiechu i jej syna Piotra Wiechy, jest jedyną atrakcją wskazanych przez stronę informacji turystycznej miasta. I tu jest podany link. Świadczy to zatem o tym, że Biuro Promocji dba o dobry wizerunek miasta i traktuje tradycję Orderu Uśmiechu jako istotny element identyfikacji Rabki Zdroju. Trudno w takim razie zrozumieć fakt, że władze miasta ignorowały prowadzone od kilku lat rozmowy dotyczące zmiany lokalizacji muzeum. Należy zauważyć, że ulokowanie muzeum na terenie Rabkolandu jest niefortunne, dostępne tylko dla osób korzystających z innych atrakcji i to tylko w sezonie od późnej wiosny do jesieni. Propozycja przeniesienia ekspozycji do willi Pandaneo jest bardzo atrakcyjna, ale obecnie trwają tam prace remontowe i odbudowa po pożarze, tak więc czasu nie ma i pomysłu na obecną chwilę brak. Jako dyrektor Zespołu Szkół Zdrowiskowych w Rabce, z którego skład wchodzi Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, jestem opisywanym faktem bardzo zasmucony. Muzeum pełni bardzo ważną rolę edukacyjną, kulturalną. Proponuje uniwersalne wartości i prezentuje godne do naśladowania postawy społeczne reprezentowane przez wyróżnione przez dzieci osoby. Jest symbolem wartości pedagogicznych wypływających z dorobku wybitnego Janusza Korczaka. Jest też symbolem Miasta Dzieci Świata, który to został tytuł w Rabce Zdroju zgodnie z przyznanym przez Kapitułę Orderu Uśmiechu UNESCO.
wojewodem nowosądeckiego w dniu 1 czerwca 1996 roku jako dowód uznania za pracę na rzecz dzieci podczas pierwszego światowego zlotu kawalerów Doru Śmiechu. W bieżącym roku w czerwcu nasza szkoła obchodzi będzie pięciolecie nadanie imienia kawalerów Doru Śmiechu, a muzeum ma być jednym z istotnych miejsc spotkań i prezentacji podczas obchodów jubileuszu. Apeluję o poczynienie wszelkich działań mających na celu utrzymanie w naszym mieście tak istotnej wizerunkowo placówki. Wszystko jest jeszcze możliwe, choć eksponaty są już podobno gotowe do transportu. Jeśli nie widzą Państwo rozwiązania tej trudnej sytuacji, to proponuję, aby tymczasowo do czasu ukończenia remontu willi pod Aniołem przenieść muzeum do innej lokalizacji i widzę tu następujące rozwiązania. Zaproponować parafii świętej Marii ma użyczenie lokalu dawnego teatru Rae Grabcio lub zaproponować użyczenie pustego budynku szkoły przy oddziale terenowym Instytutu Gruźlicy Choropów z Rabce. Nasze liceum zostało z tego budynku w czerwcu 22 przeniesione na ulicę Słowackiego lub w przypadku, gdyby nie udało się uratować naszego muzeum, pomyślę o stworzeniu nowej ekspozycji ukazującej sylwetki i dorobek rabczańskich kawalerów uśmiechu. Jestem przekonany, że mój apel jest także głosem wszystkich mających na celu dobro naszego miasta Rabczan. Jestem także pewien wiary, że nad miastem Dzieci Świata zawsze będzie świecić słońce, jak w naszym pięknym herbie, a nie zachodzić. Z poważaniem Krystian Mordawski, dyrektor Zespołu Szkół Zdrowiskowych w Rabce, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Kawalerów Orderu Uśmiechu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chce jeszcze w tej sprawie zabrać głos? Pan burmistrz. Panie dyrektorze, list otwarty, w którym pan napisał, że władze Rabki ignorowały informacje, uważam za pomówienie. Dlatego, że jak dowiedziałem się od pana Wiechy, powiedział mi to raz, to zadeklarowałem miejsce, gdzie może to być. Natomiast jeżeli pan wiedział wcześniej, to jest pan dyrektorem szkoły imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu, co pan zrobił w tej materii. Druga sprawa, kawalerowie Orderu Uśmiechu napisali, że dowiedzieli się z mediów społecznościowych i z postu kanclerza na Facebooku. Jeżeli pan miał wcześniej wiedzę, to list otwarty nie da nic. Natomiast jeżeli była informacja jeszcze jakaś inna, to może była okazja też jakieś działanie wcześniej podjąć. Natomiast dzisiaj, jeżeli państwo przyjmiecie tą rezolucję, miejmy nadzieję, że ona pomoże. Miejmy nadzieję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa? Tak, tak. Czy ze strony naszej miasta jest jakaś możliwość przeniesienia teraz tego muzeum, zanim ten anioł zostanie skończony? A nie możemy, tak? No. No, ale anioł jest zaproponowany. Ale no, anioł jeszcze jest nieczynny. Ale tutaj już propozycja tymczasowej jest. No tymczasowa właśnie, o to no, chodzi. Czy jest ze strony miasta jakaś propozycja? Tak, ale tutaj już też była. To dobrze. No. Dobrze, czy jeszcze coś? Pan Marek? Ja bym tutaj tylko się chciał wtrącić z tego, co tutaj widzę na profilach społecznościowych. No, panie burmistrzu, tutaj pan Krystian Mordarski wyraźnie pisze, no i niestety Rabka pozbywa się Muzeum Orderu Uśmiechu. Gdy o tym fakcie dzisiaj rano dowiedziałem się z konferencji online dla dyrektorów szkół noszących imię Kawalerów Orderu Uśmiechu i tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj pan Krystian Mordarski wyraźnie nam mówi i informuje nas, że dowiedział się którego 6 dokładnie z konferencji online dla dyrektorów, więc chciałbym takie lutego, przepraszam, tak, chciałbym właśnie tutaj teraz no, takie sprostowania, czy to z jednej, czy z drugiej strony, bo to są poważne w tym momencie dokładnie, więc nie wiem jak to jest, bo też
śledzę te wydarzenia, bo też byłem sam zbulwersowany, bo też były oskarżenia i do nas, do radnych, żeśmy też nic nie robili i tak dalej. No tu pan dyrektor szkoły, widzę, też się dowiedział z online, a tu ze strony pana burmistrza padły no, oskarżenia, że to są pomówienia, czy to z jednej strony, czy z drugiej strony, prawda? Więc no, ja jako radny też bym chciał wiedzieć coś na ten temat więcej. Wiadomo, że jest bardzo ważna, pilna sprawa i trzeba tu działać, tylko no szkoda, że tutaj powstaje jakieś spięcie, prawda? Chciałbym po prostu zażegnać od razu takim rzeczom. Chyba, że tak, jak tu pan radny Jan Kwatyra mówi, że może padło tutaj stwierdzenie jako błąd somatyczny, tak? No właśnie, niewłaściwy, dokładnie, nie wiem. Proszę się odnieść do tego, bo no właśnie, ale tutaj pana dyrektora teraz, no właśnie, w takim świetle troszeczkę przedstawiamy. No tak, tylko tutaj teraz pana dyrektora stawia w złym świetle, więc bardzo bym prosił o sprostowanie tych rzeczy. Dziękuję bardzo. Ale w piśmie jest zawarte, że władze Rabki ignorowały tą informację. Ja jej nie ignorowałem. Ja usłyszałem to raz od pana Wiechy, który powiedział, że nie ma na to miejsca na przyszłość. Ja powiedziałem wtedy na tym spotkaniu z panem Piotrem Wiechą, że my jako miasto rozpoczęliśmy inwestycje tutaj i mam nadzieję, że jak ją dokończymy, tam jest to miejsce, tam będzie fajne, właściwe miejsce i tyle. Dlatego ja się nie zgadzam ze stwierdzeniem, że władze Rabki ignorowały, bo ja tego nie ignorowałem, zadeklarowałem od razu miejsce. No, dziękuję bardzo. 6 była wypowiedź pana dyrektora, a kiedy pan się wypowiadał w tej kwestii? Dużo wcześniej, tak? Dużo wcześniej. No ale w tym momencie pan dyrektor może nie wiedział o tym, że pan już jakieś kroki poczynił. Może tu by zabrakło komunikacji między panem a panem dyrektorem. Tak. Szanowni Państwo, myślę, że i pan dyrektor mógłby powiedzieć, bo przyszedł wcześniej, że ma jubileusz szkoły i chciał, żebyśmy też jako miasto, żebyśmy wsparli. Zadeklarowałem daleko idącą gotowość, ale na pewno nie zgadzam się z tym, że coś ignorowałem w tej sprawie, że coś odpuściłem, bo uważam, że to, co mogłem ja zrobić, starałem się zrobić. Natomiast nie wiem, no może pan dyrektor nie wiedział, no może, nie wiem. Dobrze, dziękuję pan Michał. Proszę państwa. Pan Michał, przepraszam, że zabieram ponownie głos, ale czuję się upoważniony do tego, że byłem jednym z pierwszych też ludzi, którzy między innymi w tym czasie przyczynili choćby ziarko do powstania tego muzeum. Natomiast zmierzam do czego? Zaraz po informacji, że trzeba natychmiast znaleźć lokum, doktor Buchwald natychmiast zwrócił się do mnie z prośbą, ażebym przekazał burmistrzowi, że on podejmuje się natychmiast, czyli już na następny dzień, by rozmówić z panem dyrektor na to, żeby zgodziła się na przeniesienie eksponatów. I rzeczywiście w tym samym dniu poinformowałem burmistrza, że rozmawiał doktor Buchwald i na następny dzień rzeczywiście telefon jest zgoda na przeniesienie. I teraz tylko ja sugerowałem panu burmistrzowi nieformalnie i nieeleganckie załatwienie sprawy. To się przyznaję. Bo ja sugerowałem burmistrzowi, panie burmistrzu, weźmy samochód, przewieźmy te eksponaty dokładnie do instytutu. No niestety, no trudno, no to ja, to nie ma ryzyko nie, i ten, i wtedy po prostu postawimy wszystko pod ścianą, czyli eksponaty będą miały zabezpieczenie, a we wrześniu czy w październiku mamy utworzoną normalnie salę wystawową, ekspozycję. No i to wszystko, ale niepotrzebne te niedomówienia i pani Dorota. Było uzasadnione tylko brakiem lokum. To były tylko powody, bo przecież jako radni, czy urząd nie jesteśmy
to było na terenie prywatnego przedsiębiorcy, który mógł, ale nie musiał wyrazić zgody. Czyli tutaj jaki był prawdziwy powód nie chcą, aby to muzeum, czy to były jakieś ambicjonalne powody, czy to może się Nie, brak roku, to nie było głównym powodem na to, żeby to muzeum zwiększyli, bo nikt nie Pozwólcie pani Dorocie skończyć. Pani Doroto, mikrofon. Ani dzieci, ani młodzież, ani starsi nie wyrażają aprobaty do przeniesienia tego muzeum. I tak czy inaczej, na pewno ani, wydaje mi się, że ani złą wolą pana burmistrza, ani nasz, ani pana dyrektora, nie jest to, żeby tego muzeum w Rabce nie było. I taki lokal, czy tak na pewno by się znalazł. Czyli gdzie jest ten powód, bo to jest przecież, my możemy powiedzieć dzisiaj i myślę, że podejmiemy tę rezolucję i to będzie nasze zdanie do wyrażania aprobaty, żeby to muzeum zostało. Bo cóż my możemy więcej? No nie wiem, czy te eksponaty, czyje one są własnością. Może proszę państwa, nie szukajmy winnych pośród siebie tego. Chciałam zaproponować, zakończmy to śledztwo, bo to nie szukajmy tutaj winnych. My jako rada mamy rezolucję i uchwalmy ją po prostu albo tak, albo nie. I zakończmy to śledztwo, bo do niczego to nie doprowadzi. Wszyscy jesteśmy zgodni, że... Przechodzimy, proszę państwa, dziękuję za wypowiedzi. Głosujemy projekt uchwały. Projekt uchwały nr 11, uchwały w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej poparcia apelu o pozostawienie Muzeum Orderu Uśmiechu w Rabce Zdroju. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję państwu za głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, 13 głosów za. Projekt uchwały nr 11 w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej poparcia apelu o pozostawienie Muzeum Orderu Uśmiechu w Rabce przechodzi do realizacji. Dziękuję. Punkt 8 porządku obrad 63 sesji, przepraszam, punkt 9 już. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Ja może tak, odczytam pismo. Szanowny pan Piotr Żółtek, przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Rabka Zdrój, 7 luty 2023. My niżej podpisani radni zwracamy się z wnioskiem do pana przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Żółtka o zajęcie stanowiska dotyczącego wielokrotnych wypowiedzi na temat kompetencji i pracy radnych Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Jeden z przykładów gorce24.pl prezesa Szpitala Miejskiego w Rabce Zdroju, pana Witolda Latuska. Radni proszą o przedstawienie stanowiska przewodniczącego na najbliższej sesji Rady Miejskiej Zdroju z wcześniejszym zapoznaniem wszystkich radnych. Z poważaniem tutaj mam podpisy radnych. Nie zdążyłem wcześniej państwa zapoznać z tym pismem. Dobrze, to proponuję dosłownie 5 minut przerwy, żeby nie przedłużać, żeby każdy sobie spokojnie się mógł zapoznać. Dziękuję. To 5 minut przerwy.
Dobrze, witam Państwa radnych po przerwie. I tutaj odnośnie tego pisma jest odpowiedź i tak, w związku z pismem o zajęcie stanowiska, do którego zobowiązali mnie radni Rady Miejskiej w Rabce Zdroju, dotyczącego wielokrotnych wypowiedzi pana Witolda Latuska jako prezesa Szpitala Miejskiego w Rabce Zdroju na temat kompetencji pracy radnych Rady Miejskiej, apeluję do pana prezesa o powściągliwość w swoich publicznych, emocjonalnych wypowiedziach na temat pracy Rady Miejskiej w Rabce Zdroju, jak i radnych. Jak doskonale pan prezes Szpitala Miejskiego Rabki Zdroju wie, radni są wybierani przez swoich wyborców i przez nich zostaną rozliczeni. Natomiast pana prezesa Szpitala Rabki Zdroju powołuje Rada Nadzorcza i dlatego proszę o panowanie nad emocjami, nad słownictwem używanym w wypowiedziach na łamach różnych portali internetowych. Porównanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce Zdroju do Sądu Kapturowego nie do końca jest zrozumiałe. Chcę zaznaczyć, że słownik języka polskiego PWN podaje dwie definicje Sądu Kapturowego. Sąd szlachecki powoływany w czasie bezkrólewia i druga to sąd działający nieoficjalnie i skrycie wydający zwykle wyroki śmierci. Informuję pana prezesa, że Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem Rady Miejskiej, który działa oficjalnie i jawnie, więc określenie jej sądem kapturowym jest nadużyciem i co najmniej brakiem znajomości znaczenia słów. Obraźliwa wypowiedź pana prezesa Szpitala Miejskiego Witolda Latuska dotycząca wypowiedzi słów z przydługiego bełkotu, jak również cytat, przeczytał coś, co nazwał protokołem kontroli pod adresem kierownika zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej radnego Jana Kwatyry, są nie tylko nie na miejscu, ale godzą w jego dobre imię jako radnego. Jeśli prezes szpitala chciałby się zapoznać z protokołem kontroli, to zawsze może wystąpić z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, co jak wiadomo wielokrotnie czynił. Jeśli chodzi o moje stanowisko zaprezentowane na sesji 25 stycznia 2023 roku o niedopuszczenie do głosu burmistrza i osobę kontrolowaną, to uprzejmie wyjaśniam, że działałem zgodnie z porządkiem obrad sesji, jak również z ustawą o samorządzie gminnym i statutem Rabki Zdroju. Jeszcze raz chciałbym zaapelować, aby nie podważać dobrego imienia Rady Miejskiej jako organu uchwałodawczego gminy Rabka Zdrój oraz o powściągliwość w emocjach i złośliwe wypowiadanie słów względem osób publicznych. Na podsumowanie i rozliczenie niebawem przyjdzie czas w najbliższych wyborach. Nie musimy się lubić, ale powinniśmy wzajemnie się szanować. Dziękuję bardzo. I tak, z pism skierowanych do Rady Miejskiej. Informacja Straży Miejskiej z wykonywanych czynności w roku 2022 do zapoznania w Biurze Rady. Komendanta z Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wnioski służące poprawie funkcjonowania KSRG na terenie powiatu również do zapoznania. I tutaj Młodzieżowa Rada Miejska w Rabce Zdroju, szanowny pan Piotr Żółtek, w imieniu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce Zdroju na podstawie artykułu 5b ustawy 6 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym przedkładam projekt uchwały Rady Miejskiej w Rabce Zdroju w sprawie przyjęcia strategii rozwoju gminy Rabka Zdrój wobec młodzieży na lata 2023-30. To również do zapoznania w Biurze Rady. I tutaj będzie uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Rabce Zdroju w sprawie przyjęcia strategii rozwoju gminy Rabka Zdrój. To jest do tego projektu uchwały Młodzieżowej Rady Miasta. I teraz kolejne pismo do Rady Miasta. Burmistrz Rabka. Dotyczy zaśnieżania prywatnej posesji. Zwracam się z uprzejmą prośbą o interwencję w sprawie zaśnieżania budynku mieszkalnego, posesji i wyjazdu przy ulicy Błotnem Pośniegowym z połowy jezdni chińskiego. I tutaj też to do pana burmistrza, nie wiem, było też skierowane. To przekażę. Dobrze. Do radnych miasta Rabka Zdrój i tutaj wnoszę, aby Urząd Miasta wystąpił do Kolei Małopolskiej i do Urzędu UMWM, aby przedłożono 2-4 pary połączeń w dobie niejako na próbę na trasie Skawina-Chabówka Rabka Zdrój.
To też do wiadomości pana burmistrza będzie. Są drogi to powiatowe. Jest, no a to jest chyba. To my przekażemy dalej. A to jest. Do powiatu nowy. Z kabina to jest. To my to przekażemy. Dobrze. I tym sposobem mamy wszystkie pisma, które zostały skierowane do Rady. Punkt 10 porządku obrad. Interpelacje i zapytania radnych. Pan Darek? Dziękuję ślicznie. Troszkę się uzbierało. Pierwsze będzie w sprawie Bocznej Podhaleńskiej, żeby tam załatać w stronę ośrodka dziurę. To jest jedna dziura na Podhaleńskiej. Ośrodka. Druga jest dziura koło starej szkoły, też na ulicy Potaleńskiej, w stronę skrzyżowania Janośka. I mieszka. Ale to jest Boczna Potaleńska, to jest do nas. Tak. No to bardzo bym prosił. Doszedł mi SMS, chodzi, bo kiedyś było to zgłaszane, ponoć, że pismo nawet trafiło w sprawie tej sierantówki o znak postawienie, bo tam ponoć jeżdżą nadal samochody i błądzą po tej ulicy. Szukają przejazdu. I szukają przejazdu. Ludzie prosili jak najszybciej rozpatrzenie tego. Następne jest. W imieniu mieszkańców zwracam się kolejny raz z prośbą o zamontowanie lampy oświetlonej na ulicy Bocznej Podhaleńskiej przy numerach 35A, 37, 37A, 41, 43, 45, gdyż ulica jest w ogóle nie oświetlona. Następne pismo. W imieniu mieszkańców zwracam się kolejny raz z wnioskiem o zabezpieczenie środków na odwodnienie ulicy Bocznej Podhaleńskiej numer 35A, 37, 37A, 41, gdyż droga nie nadaje się w ogóle do przejścia ani przejazdu na tej drodze Bocznej Podhaleńskiej. W imieniu mieszkańców ulicy Dopocznej Wody o numerze 12, 13, 14, 14A, 14B zwracam się z prośbą o zabezpieczenie środków i wylanie tam asfaltu, na rzecznej asfaltowej, bo jest tragedia. Dziura. Bok. Następne. Zwracam się z zapytaniem dotyczącym drogi bocznej, koło której wstrzymany jest budynek kompanii K. Oraz drogi koło Transmarino do pensjonatu pani Ani, bo tam były ponoć zgłoszone do procesy powodziowej. Na jakim to etapie to jest w ogóle? Bo to jest, zgłaszałem się kiedyś, któryś radny nie dostałem. Na jakim to etapie jest ta droga? Bo to było zgłaszane ponoć z tego, co mówię, do tej promesy powodziowej. I jeszcze jedno. Zwracam się zapytanie, na jakim etapie jest Boczna Zakopiańska osiedle Sierantówka. Na jakim to etapie tam jest w ogóle. Dziękuję. Dobrze, wszystko panie Darku. Pani Aleksandra? Ja mam kilka pytań, prośb. Pierwsze to jest, proszę o kserokopię złożonego wniosku przez burmistrza Rapli Zdrój dotyczącego zakupu elektrycznych autobusów. Drugie, kiedy będą myte ulice i chodniki po zimie i czy to zadanie jest w umowie z zakładami komunalnymi, czy będzie to w ogóle w tym roku procedowane. Czy będą w tym roku też malowane, odnawiane przejścia dla pieszych oraz inne poziome znaki drogowe, które powinny być widoczne, a których na przykład nie ma niestety. Następne pytanie moje chodzi o toalety na Manhattanie, tak zwanym Manhattanie. Czy one są w naszym, my się opiekujemy jako miasto, czy są czynne, kto tam nadzoruje w ogóle, jak one działają. I chodzi mi również o to, żeby pan mi odpowiedział, bo gmina kupiła 400 ton węgla, tak? Czy 700? Nie wiem. Nie pamiętam dokładnie, ile to było ton węgla. Ile myśmy sprzedali tego węgla, ile zostało tego węgla w gminie i co dalej z tym węglem po prostu, no bo to są pieniądze włożone. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak. Dziękuję. Ja w sprawie oświetlenia koło basenu
No, przypominam, czy przypomina się w tym temacie, czy projekt został zrobiony, czy jest tworzony projekt do tego oświetlenia. Tam głównie chodzi o dwie lampy solarne. I kolejny mamy, chodzi tutaj o częściowe dofinansowanie prac związanych z dostosowaniem pomieszczeń tego poddasza dla tego zespołu szafrany. I potrzeba jest no, nieduża kwota pieniędzy na zakup materiału, 6-7 tysięcy takiego materiału jak drewno, gdzie oni mogliby zrobić błazerię i stworzyć taką akustykę i też automatycznie zabezpieczyć te ściany przed niszczeniem. Samo ułożenie, przygotowanie, całą pracę wykonają te osoby, które po prostu są w tym zespole. To wszystko, dziękuję. Dziękuję. Pani Dorota? Tak, ja pierwsze chciałam podziękować wszystkim radnym za przyjęcie tej uchwały zmian w budżecie. Głosowali za. Zdaję sobie doskonale sprawę, że dzięki temu wnioskowi, projektowi, temu modernizacji szkoły możemy liczyć po prostu na remont naszej szkoły i naszego przedszkola w Chabówce. Dlatego na ręce tutaj władz i pracowników za to, że w ogóle napisali ten wniosek, za to, że podjęli ten wniosek, bo zdaję sobie sprawę, że właśnie z naszych środków by to nie było realne. Będę to robić oczywiście po wykonaniu prac i jeszcze raz będę dziękować, ale chciałam w imieniu naszej społeczności docenić te starania i docenić to, że ta szkoła będzie remontowana. Dlatego bardzo serdecznie za to dziękuję. A jeżeli chodzi o wnioski i zapytania, to ja tutaj mam na piśmie. Chodzi przede wszystkim o zorganizowanie tego przejścia dla pieszych na wysokości wyciągu, żeby było bezpiecznie, można było przejść z parkingu na wyciąg, bo tam nie ma pasów, jakby można za pośrednictwem urzędu, bo wiem, że dojdzie do województwa. No a druga prośba to jest to, żeby pomóc w dokończeniu tej naszej szatni dla sportowców, jeżeli byłyby jakieś środki, żeby im pomóc i dokończyć i otworzyć tą szatnię. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Robert? Ja wnoszę o takie uzupełnienie tymczasowe między policyjnym mostem a skrętem na Traczykówkę i tam do góry, bo to już takie dziury, panie burmistrzu, że choćby tylko tymczasowo na razie, bo wiem, że tam będzie do realizacji ten kawałek, ale przynajmniej na dzień dzisiejszy, bo się nie da. Dziękuję. Dziękuję. Pan Michał. Proszę państwa, chodnikiem między Chopina a Orkana chodzi dziennie setki ludzi. Przede wszystkim czasowicze z tych domów czasowych, które tam są. Naprawdę bardzo proszę, po raz kolejny zwracam się z prośbą o opróżnienie koszy. Po prostu pod koszami są już takie kępy śmieci, nie te, a oprócz tego cały chodnik jest różnymi śmieciami zanieczyszczony. Prosiłbym po prostu, żeby choć raz na jakiś czas tam ogarnął ktoś to. Dziękuję. Dziękuję panie Michale. Pan Jan? Ja mam kilka pytań. Może zacznę tak. Czy od pierwsze pytanie, czy dokonano korekty do umowy z zakładami komunalnymi na opróżnianie koszy na mieście, a konkretnie chodzi o zwiększenie częstotliwości opróżniania koszy na terenie dworca busów. Ja już to kiedyś zgłaszałem. Natomiast teraz ostatnio przejeżdżałem parokrotnie, no te kosze były, no nie widać było jakiejś systematyczności w opróżnianiu, bo tam naprawdę pełno tych śmieci było dookoła i też żeby tam ktoś, kto dba o to, jeżeli jest ktoś odpowiedzialny za to, żeby zaglądał od czasu do czasu dosłownie te 5 metrów w gęsią szyjkę, bo tam jest kosz i on no fatalnie się przedstawia. Dalej, następne. Czy sporadyczny odbiór śmieci od mieszkańców stanowi aż tak wielki problem, że pozostawienie mieszkańców ze śmieciami segregowanymi na 1,5 miesiąca jest nie do przeskoczenia, mimo że zostały podniesione opłaty za odbiór śmieci. To już po raz któryś z kolei zdarza się, że no nie do przejścia jest problem tego odbioru, mówię o segregowanych, trzeci raz w miesiącu.
ile razy taki miesiąc się trafi, że trzy razy no, ten odstęp dwutygodniowy jest. No rzadko. Jest to nie do przeskoczenia. I ludzie się, że tak powiem, półtora miesiąca później kiszą jak gdyby z tymi śmieciami nieodebranymi, bo tylko są zbierane, niesegregowane. Więc czy to jest aż tak wielki problem, że jego naprawdę nie można załatwić. Następna sprawa, choć no to będzie, podejrzewam, że problem przez najbliższe, no nie wiem, miesiąc, dwa. Ale uważam, że warto się już w tej chwili zacząć jak gdyby zastanawiać nad tą sprawą. Mianowicie chodzi o pozimowe naprawy dróg. W tej chwili śnieg zniknął. Widzimy doskonale, jak jedziemy przez Rabkę, że zaczynamy poruszać się coraz większym jak gdyby slalomem i takie pytanie, no kiedy ewentualnie zostaną zlecone prace mające na celu likwidację tej uszkodzonej nawierzchni i ewentualnie jaki jest przewidywany zakres naprawy tych uszkodzeń, ponieważ no, nauczony doświadczeniem lat poprzednich, jak gdyby firma, która realizowała naprawę tych dróg, tam gdzie była dziura, zalali asfaltem, koniec, kropka. Natomiast problemem, owszem, te dziury są dużym problemem, nawet bardzo dużym, ale również problemem są te tak zwane pajęczyny w asfalcie, czyli te pęknięcia. One niezałatane, woda zrobi swoje, a jeszcze teraz jak się trafi mróz, no to wywali następne dziury. Więc myślę, że warto by było już się jak gdyby w tej chwili no, nad problemem zacząć zastanawiać. I ostatnia sprawa tutaj, też do mnie został zgłoszony taki problem braku pieniędzy na sterylizację zwierząt. Że ludzie, którzy tym się zajmują, odbijają się od ściany w związku z brakiem środków i czy ewentualnie jakieś zwrócenie się o środki do urzędu, czy te prośby będą uwzględniane, czy jest jak gdyby to przewidywane. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Marek. Ja tylko jedną sprawę poruszę. Panie burmistrzu, mam taką prośbę od mieszkanki Bocznej Kasprowicza drugiej. Pani B bardzo prosiła, bo informowała mnie, że tam zalewa jej posesję. Woda wdziera się tam do piwnicy. Jakby można było sprawdzić, bo ciężko zlokalizować, czy to jest jakieś pęknięcie rury. To się wylewała ta woda już od kilku dni. Także bardzo bym prosił właśnie, czy to jest z gruntów. Nie, tak, ta druga jest, tak. Do samego końca druga boczna Kasprowicza. A propos drogi bocznej Kasprowicza pierwszej, tam gdzie było poprawione i robione odwodnienie, zaczyna się droga niestety w niektórych miejscach zapadać ponownie. Także bym też bardzo prosił o sprawdzenie stanu tej drogi, bo zaczyna się powtórka z rozrywki. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pan Jacek. Dziękuję, pan Rafał. Ja tylko chciałem ponownie zapytać o tą ulicę Paniadowskiego, tam koło szkoły, co ostatnio zgłaszałem, jest parę kostek po prostu się zapadło i wczoraj nawet tam byłem i te... Po prostu tak jakby się puzzle zapadały po prostu i znowu są. Wczoraj byłem tam, wysadzałem ucznia i centralnie przy tych kostkach akurat i też zauważyłem, nie wiem czy to wandale, czy to ci co, tak, czy to ci co odśnieżają, ławka jest po prostu, wrak ławki, jest zniszczona ławka cała tam jest, bo były dwie ławki, jedna jest dobra, a druga jest zniszczona, też właśnie obok tej kostki zaraz tam. I jeszcze by można było się zwrócić do kolei, bo te przejazdy przez Rabkę na Jana Pawła to już to jest taki przejazd, że no w wioskach nawet najmniejszych mają lepszych. Wiadomo, że oni tam mówią, że będą modernizować, ale zanim oni to zmodernizują, to mogliby ten przejazd poprawić. Oni już chcą zamknąć.
Już chcą zamknąć, a my jeździmy już i zawieszenia niszczymy od... To zamknąć. Zawieszenia niszczymy od lat, a oni nic tam nie zrobili. To zamknąć. Dobrze. Coś jeszcze? Jeszcze jedno. Czy po odśnieżaniu danej ulicy ktoś jest na przykład z gminy, kto jedzie sprawdzić po prostu jakość wykonanej tej usługi, czy... Bo nie chcę tam wskazywać na tych, co to odśnieżają, ale w wielu miejscach ta jakość była, no była jaka była. No, no w twojej dzielnicy na przykład, no powyżej basenu to już, nie powyżej basenu, powyżej mechanika kolei pewnego to już po prostu... No tak, ale niech pan powie, jaka jest szeroka droga. Ale nie, tam akurat, gdzie mówię, była szeroka droga, a po prostu były takie kolejne rzeczy. No. I to wszystko. Proszę bardzo. Myślałam po przeczytaniu pisma pana przewodniczącego odnośnie po prostu wypowiedzi się pana prezesa na temat rady. Będzie jakiś odzew kolegów, ale jest cisza. Chciałam podziękować, że pan przewodniczący jednak zajął stanowisko, że w tym momencie pokazał, że jednak powinniśmy być solidarni i powinniśmy działać wspólnie. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, zabrakło mi panie przewodniczący w tym piśmie jednego. Jednak bym tu sugerowała, żeby pan prezes, skoro tak łatwo wypowiada pewne słowa, to może, ja wiem, że to trudno się mówi słowo przepraszam, ale może jednak by przeprosił. Może jednak by przeprosił kolegę, przede wszystkim kwaterę, który praktycznie dostał największe uwagi, niesłuszne w tym momencie, i uważam, że tego słowa mi tu trochę zabrakło. Ale nie wiem, jak inni. Ja taki mam akurat wniosek i myślę, że może inni by też, tylko może nie wypowiadają się na ten temat, na razie jest cisza. Ale dziękuję, że pan w ogóle zajął stanowisko w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Darek? Ja bym chciał koleżankę poprzeć, bo ma rację, także też tak myślę. Dobrze, dziękuję. Pan Jan? Czy może ja tak troszeczkę sprostuję, tu nie... Nie chodzi o przeproszenie mnie, bo mówię, pan prezes nie jeden raz, że tak powiem, w stosunku do mnie użył co najmniej obraźliwych określeń. Ja na to mam dowody, ale to już jest moja sprawa i ona zostaje jak gdyby tu. Natomiast chodzi o Radę jako całość. O Radę jako całość, ponieważ tutaj nie działałem tylko ja, działaliśmy wszyscy. I jak gdyby nawet użycie pewnych określeń. Mówię, być może, że jako mieszkaniec, jako pan mógł to zrobić jak najbardziej. Nikt nikomu przecież nie zabrania krytykować. Natomiast podpisując się jako prezes szpitala miejskiego. To chyba tylko przede wszystkim jak gdyby stawia się już zupełnie w innej pozycji i no to już w tym momencie są pewne granice, poza które no nie powinienem się jak gdyby posuwać. No. Całą... Tutaj chodzi jako całą radę. Myślę, że to pismo takie bardziej do refleksji też powinno być. Ja tak samo uważam, że pismo do refleksji, ale z drugiej strony nie widzę tutaj symetrii. To, co wam mówiłem w czasie przerwy, kiedy byłem przewodniczącym, wielu z was wieszało koty, psy i inne rzeczy. Naprawdę mam skany niecenzuralnych wypowiedzi. I ja nie zajmowałem się ani na Facebooku tym, ani nic. Uważałem, że każdy ma prawo, bo jestem osobą publiczną. Ale każdy się wypowiadał tam jako osoba prywatna chyba. Tak, no, tak. A tutaj pan prezes wypowiadał się jako pan prezes. Ale, i to dlatego ale tylko. Też jeden z radnych, kiedy przez pomyłkę lajkowałem coś, tam jakąś tam wyjść, powiedział, tak, lajkował pan, czyli jest pan przeciw radzie i tak dalej. Nie, proszę państwa. Bądźmy obiektywni. Każdy obywatel ma prawo powiedzieć, czy ja jestem pod nazwiskiem, czy jestem jako członek tego. Panie Michale, jest różnica, jeżeli się pan wypowiada jako osoba prywatna, a jako no, urzędnik, prawda? Dobrze, kończmy ten temat. Pan burmistrz chciał zabrać głos. Panie przewodniczący, bo
Ja tak naprawdę nie wiem, czy ta komisja skończyła pracę. Mówię o komisji rewizyjnej, bo jeżeli ja dostaję pismo, że mam udostępnić komisji rewizyjnej dokumenty poświadczające daty zatrudnienia i tak dalej pana w szkole podstawowej numer 4, to moje pytanie jest, czy to był protokół i zakończyła komisja pracę, czy to trwa dalej? Bo ja odpowiedź oczywiście przygotowałem na to pytanie, ale wynika z tego, że komisja nie skończyła pracy. I druga rzecz, która jest, też dotyczy akurat tej samej szkoły numer 4, gdzie jest również pytanie, w którym chodzi o to, na jakiej podstawie była tam również pani burmistrz. Na to też udzieliłem odpowiedź, ale proszę państwa, regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego mówi, tam mamy, kto się czym zajmuje i tam jest wpisane w tym, i proszę sobie sprawdzić nawet na stronach Urzędu Miasta, że oświata podlega pani burmistrz. I mam jeszcze do pana radnego Krzysztofa jedną sprawę, bo powiedział pan przedtem, że autobusy robimy na siłę. Panie, na siłę to ja chcę zrobić sierantówkę. Chcę ją bardzo zrobić już od pewnego czasu i chcę ją zrobić na siłę, żeby tą drogę zrobić. Dziękuję. Panie burmistrzu, no to zobaczymy. Na razie no to efektu nie widzę. 4 lata walczy o tą sierantówkę i efektu na razie nie ma, bo nawet nie jest w budżecie zapisany. Ale już chyba będzie efekt, także. Okaże się, na razie jak zobaczę. Dobrze. Papier wszystko przyjmie. Pani burmistrz jeszcze chciała zabrać głos. Tak, ja tylko jedno pytanie chciałam zadać. Halo, panie Robercie. Ale słuchamy. Bo uchwała Rady Miasta odnośnie kontroli w szkole numer 4 i urzędu i tak dalej jasno określała termin, czyli ten grudzień. Ja do końca grudnia nie dostałam żadnego protokołu, nie mieliśmy możliwości się ustosunkować, a protokół został odczytany. Ani my, ani pani dyrektor. To, co przeglądałam w sesji, ostatnio pan przewodniczący mówił, że będzie taka możliwość na tej sesji. Niestety ten temat znowu nie został ruszony. Na komisję, którą poszłam łącznie z panią dyrektor, żeby się ustosunkować do pewnych rzeczy, również nie miałam takiej możliwości. I kolejne pismo dostała pani dyrektor w tej samej sprawie. Więc na jakiej podstawie działa komisja rewizyjna, kiedy praktycznie uchwała została jakby wyczerpana? Bardzo proszę o odpowiedź. Powiem tak, komisja była, zajęliśmy się tym tematem, pisma były napisane, zwróciłem się do pana burmistrza i oczekuję odpowiedzi na te moje zapytania na piśmie też. Tak myślę, no i są nagrania z komisji, można sobie pani burmistrz przesłuchać. Myślę, że nie ma tu problemu w urzędzie, żeby otworzyć nagranie, co było na komisji, jak było, co było powiedziane. Pan przecież burmistrz powiedział, że się zdeklaruje do tego. Czytałem fragmenty pism, odniosłem się do tego, pan burmistrz potwierdził. Także ja myślę, że tu nie ma nic i no, trzeba odpisać na to pismo jedno, drugie. No i, na tyle. Mogę, panie przewodniczący? Proszę bardzo. To już tak reasumując, to chciałam zapytać, czy komisja rewizyjna się w tej sprawie spotkała i podjęliście państwo uchwałę, bo pan się podpisał jako przewodniczący komisji, więc nie podpisuje się pan jako sam, tylko członkowie komisji, pan komisję reprezentuje, więc powinna być taka uchwała podjęta na komisji rewizyjnej, a takiej nie widziałam, bo byłam na tej komisji rewizyjnej, gdzie nie udzielono mi niestety głosu ani pani dyrektor szkoły, której to dotyczyło, więc sądziłam, że przychodząc na komisję będziemy mogły zabrać głos i pewne rzeczy wyjaśnić. A protokół, o którym mówimy, kontrolujący zespół, czyli pan przewodniczący, pan Jan Kwatera, odczytał na sesji. Ja uważam, że sprawa powinna być w tym momencie zamknięta, bo nawet uchwała Rady Miasta nie upoważnia pana do podejmowania takich działań. Są one niezgodne z prawem, więc proszę przeczytać statut, regulaminy i jeżeli uchwała wygasła do końca grudnia, to nie ma pan prawa w imieniu komisji się zwracać. Może się pan do mnie zwrócić jako radny i taką odpowiedź pan dostanie, ale jako przewodniczący pan takiej odpowiedzi nie dostanie, bo nie widzę podstawy prawnej. Poproszę pana o podstawę prawną. Dziękuję. Niestety nie musiałem się z uchwałą zwrócić na temat tych pytań, co zadałem, bo nie wiem, to jak to teraz odebrać, co pani powiedziała. Czy nie zostanie mi udzielone odpowiedzi na te moje zadania, które wysłałem do Urzędu Pisma? Tak, dostanie pan oczywiście odpowiedź, ale ja chciałam się też w formie pytania, czy pan dalej prowadzi kontrolę, ja czy pan ją w grudniu zakończy. Ale dla mnie nie ma problemu, bo to jest pani burmistrz, ja się ustosunkuję rady na piśmie do tego i pani nie ma pytania takiej kontroli. Także oczekuję odpowiedź na moje pytania.
Dziękuję. Gdyby pan był przeszkolony, to pan powinien wiedzieć, że każda kontrola, która przychodzi, a często mamy w Urzędzie Miasta różne kontrole, każda określa zakres kontroli, czas kontroli. Następnie jest wyprodukowany protokół, do którego każda osoba kontrolująca ma prawo się odnieść. A tu była kontrolowana pani dyrektor w szkole numer 4 i nie miała prawa zabrania głosu i odniesienia się. Nawet nie otrzymała protokołu dla jasności. Podobna sytuacja dotyczyła Urzędu Miasta. Pani Koper, pan Dariusz jest chyba samodzielny. Potrafi mówić i myśleć samodzielnie, a nie pani mu szepta na ucho. Ja powiem tylko jedno. Naprawdę uważam, że to jest wyciąganie rzeczy, które kolega się tu odniósł spokojnie. Jest też kierownik zespołu kontrolującego. W związku z tym proszę napisać na piśmie pytania dokładnie do rady, a nie krytykować znowu radę. Myślę, znowu że w tym momencie przy pani wypowiedzi pani mi ubliżyła. Ja uważam, że nie mam prawa zadać konkretnych pytań. Czy ktoś mnie słucha tutaj, czy sobie ten? Nie. Tak też mi się wydaje. Pan Dariusz, pani burmistrz, pani, kończymy nie, tą jeszcze mam jedno. Dlatego mówię, pan Dariusz jedno, i pani i kończymy. Powiem tak. Przesłuchując, protokół będzie sporządzony z tego spotkania z komisji. Sama pani wie, można, bo nie wiem, czy to chce pani do publiczności powiedzieć, nie wiadomo na jakiej, co ma pani na myśli, czy na celu. Mówię jasno. Było nagranie i mówiłem z początku nagrania. Spotkanie jest typowo dla rady, która będzie podejmować. Chodziło do protokołu. Do drugiego pisma powiedziałem, że udzielę głosu ten. I powiedziałem wyraźnie, że postronnego słów nie będę udzielał głosu. To nie wiem, czy pani jest, trudno to zrozumieć? Przecież to nie zrobiłem sobie tak, bo to jest nagrane, wszystko może sobie pani, a pani mi teraz wyciąga niewiadomość. Ja nie jestem osobą postronną, jak pan widzi, bo jestem zastępcą burmistrza i regulaminie komisji rewizyjnej. Niestety nie wchodzi pani w komisję rewizyjną. Ale na komisję może przyjść każdy, może zabrać głos i zabierają mieszkańcy na każdych komisjach, bo po to są komisje, panie Darku. I z całym szacunkiem ja oczekuję wysłuchania jednej i drugiej strony i mamy prawo ustosunkowania się do protokołu. Nawet na sesji nie zostały odczytane pisma ani pani dyrektor, ani pana burmistrza. Dzisiaj odczytujemy pisma, które nie przechodzą w ogóle przez dziennik podawczy. No to też jest trochę nie w porządku. Więc nie ma takiej opcji, żebyśmy w ogóle nie mówili nic na temat, co nie jest pochlebne dla Rady. Rada ma statut, tak samo jak i my. Wy też możecie nas krytykować, przyjmujemy krytykę, bo jest to logiczne i jest merytoryczna dyskusja. Więc tak jak powiedziałam, ja oczekuję, kontrola była przez Radę uchwałą podjęta do końca grudnia. I ten etap dla mnie się w tym momencie zakończył, a to trwa dalej. I dalej dostajemy pytania, arkusze organizacyjne i tak dalej. Więc na jakiej podstawie mam udzielić, na przykład pokazać wszystkie arkusze organizacyjne ze wszystkich szkół na rok 2021-2022. I chcę wiedzieć, czy komisja rewizyjna prowadzi jakąś kontrolę, o której nie wiem, bo nie ma takiej uchwały. Tyle na ten temat. Pani burmistrz, nawiązując do tej kontroli, nie wiem jak to nazwać, tą kontrolę w czwórce, no to nie była kontrola, bo to szkoda słów. I powiem pani, do protokołu, nie wiem czym się pan Jan kierował, bo było naprawdę protokół, nie wiem do czego burmistrz się też tam w tym swoim piśmie doczepił, protokół był naprawdę napisany, bo jakby faktycznie ten stan, co tam było napisane, to naprawdę... Krzyczę o pomstę, dobrze, dobrze, to może już zakończmy tę dyskusję. Pani burmistrz odpowie pisemnie, pan tylko, ale pisemnie i dziękuję na zadania. Dobrze, dobrze, dziękuję. Interpelacje, zapytania radnych mamy za sobą. Punkt 11 porządku sesji. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam posiedzenie 63. sesji 8. kadencji